Miałem zaszczyt czytać książkę doktora Moody, Życie po życiu, jeszcze w maszynopisie i jestem niezwykle rada, że ten młody naukowiec miał odwagę przedstawić swoje odkrycia. Dzięki temu nowa dziedzina badań stała się dostępna szerokiemu gronu czytelników. Od blisko 20 lat pracuję z nieuleczalnie chorymi i z upływem czasu zjawisko śmierci jako takie interesowało mnie coraz bardziej. Dużo już wiemy o procesie umierania, ale wiele pytań związanych z momentem śmierci, z przeżyciami naszych pacjentów, kiedy z punktu widzenia medycyny uważa się ich za zmarłych, pozostaje bez odpowiedzi. Tego rodzaju obserwacje, jakie dr Moody przedstawia w swojej książce, oświecą wielu i potwierdzą to, czego uczono nas przez blisko 2000 lat, że istnieje życie po śmierci. Chociaż nie twierdzi on, że badał samo zjawisko śmierci, z jego odkryć wynika jasno, że umierający zachowuje świadomość otoczenia, mimo iż stwierdzono jego kliniczną śmierć. Wiąże się to ściśle z moimi badaniami, w których oparłam się na relacjach pacjentów uznanych za zmarłych i przywróconych życiu całkowicie wbrew naszym oczekiwaniom, a często ku zdumieniu wielce wykształconych, znanych i z pewnością znakomitych lekarzy. Wszyscy ci pacjenci doświadczyli oderwania się od swego ciała fizycznego, co łączyło się z uczuciem wielkiego spokoju i zadowolenia. Większość z nich zdawała sobie sprawę z obecności jakiejś istoty, która dopomagała im w przejściu na inną płaszczyznę egzystencji. Większość z nich też widziała osoby drogie ich sercu, zmarłe dawniej, albo postać, która odgrywała dużą rolę w ich życiu duchowym i była związana z ich wiarą. Lektura książki doktora Moody wiele mi dała, gdyż właśnie teraz wyniki moich spostrzeżeń zamierzam przelać na papier. Doktor Moody musi być przygotowany na to, że spotka się z poważną krytyką, zwłaszcza z dwóch stron. Z pewnością niektórzy duchowni będą oburzeni, że ktoś ośmiela się prowadzić badania w dziedzinie uważanej dotąd za tabu. Zresztą przedstawiciele jednego z kościołów już wyrazili swoje potępienie dla tego rodzaju publikacji. Pewien duchowny określił to jako kupczenie tanią łaską. Inni po prostu są zdania, że problem życia pozagrobowego powinien pozostać domeną ślepej wiary, której nikomu nie wolno podawać wątpliwości. Doktor Moody może też spotkać się z reakcją drugiej grupy ludzi, mianowicie naukowców i lekarzy, którzy tego rodzaju prace uważają za nienaukowe. Sądzę, że nasze społeczeństwo znajduje się obecnie na etapie przejściowym. Musimy mieć odwagę, by otworzyć drzwi nowym badaniom. Musimy mieć odwagę przyznać, że nasze współczesne narzędzia są w tej dziedzinie niewystarczające. Moim zdaniem książka ta otworzy wiele takich drzwi ludziom o rozległych horyzontach i będzie dla nich zachętą i źródłem odwagi. Spowoduje, że należycie ocenią nowe domeny poszukiwań. Wyniki badań doktora Moody potwierdzają moje własne wnioski oraz odkrycia bardzo poważnych naukowców, uczonych i duchownych, którzy nie bali zapuścić się w tę nową dziedzinę, pełni nadziei, że dopomogą tym, którzy chcą raczej wiedzieć niż wierzyć. Książkę tę polecam wszystkim ludziom o otwartych umysłach i gratuluję doktorowi Moody, że zdecydował się swoje odkrycia opublikować. Doktor medycyny Elizabeth Kübler-Ross, Flossmoor, Illinois. Książka ta rzecz jasna odzwierciedla stanowisko, poglądy i zastrzeżenia autora. I choć starałem się zachować jak najdalej idący obiektywizm i rzeczowość, pewne fakty dotyczące mnie mogą być pożyteczne, jeśli idzie o ocenę niezwykłych stwierdzeń niżej przytoczonych. Przede wszystkim nigdy nie otarłem się o śmierć i dlatego nie mogę dać relacji z pierwszej ręki. Równocześnie nie mogę zapewnić swego pełnego obiektywizmu, ponieważ w sprawy te jestem zaangażowany uczuciowo. Po wysłuchaniu tylu relacji dotyczących niezwykłych doznań, jakie składają się na treść tej książki, zacząłem odnosić wrażenie, że to ja sam je przeżyłem. I dlatego mogę jedynie mieć nadzieję, że ta postawa nie umniejszyła mej rzeczowości i rozsądku. Po drugie, nie jestem zbyt oczytany w bogatej literaturze dotyczącej zjawisk paranormalnych i okultystycznych. Nie znaczy to, bym taką literaturę dyskredytował. Jestem pewny, iż lepsza jej znajomość poszerzyłaby moją wiedzę na temat badanych przeze mnie zjawisk. Mam szczery zamiar zapoznać się bliżej z niektórymi pracami, żeby się przekonać, do jakiego stopnia dociekania innych potwierdzają moje spostrzeżenia. Po trzecie, pewnego wyjaśnienia wymaga wychowanie religijne, jakie otrzymałem. Rodzina moja należała do kościoła prezbiteriańskiego, jednak rodzice nam, dzieciom, nigdy nie próbowali narzucić swoich wierzeń czy poglądów religijnych. Starali się w miarę jak dorastałem popierać wszelkie moje własne zainteresowania i stwarzali sprzyjające warunki, żebym je kultywował. Dlatego też wyrosłem, wyznając nie religię ustalonych reguł, lecz zespół duchowych i religijnych doktryn, nauk i problemów. Jestem przekonany, że wielkie religie świata mają nam do przekazania wiele prawd oraz że nikt z nas nie zna wszystkich odpowiedzi na podstawowe prawdy, jakie są tworzywem religii. Jeśli idzie o sprawy organizacyjne, należę do kościoła metodystów. Po czwarte, moje przygotowanie akademickie i zawodowe jest dość urozmaicone. Ktoś by nawet mógł powiedzieć niejednolite. Ukończyłem filozofię na Uniwersytecie Virginia i zrobiłem doktorat w roku 1969. Interesuję się zwłaszcza etyką, logiką i filozofią języka. Po 3 latach wykładania filozofii na Uniwersytecie we Wschodniej i Północnej Karolinie postanowiłem skończyć studia medyczne, specjalizować się w psychiatrii i wykładać filozofię medycyny w uczelniach medycznych. Wszystkie te zainteresowania i doświadczenia wpłynęły z pewnością na mój stosunek do prowadzonych badań.
Mam nadzieję, że książka ta zwróci uwagę na zjawisko, które równocześnie jest powszechnie znane i starannie przemilczane, a przy tym dopomoże stworzyć bardziej przychylny dlań klimat. Jestem bowiem głęboko przekonany, że ma ono doniosłe znaczenie nie tylko dla nauki teoretycznej i praktycznej, zwłaszcza psychologii, psychiatrii, medycyny, filozofii, teologii i duszpasterstwa, ale także ma wpływ na to, jak żyjemy na co dzień. Pragnę podkreślić na samym początku, że opierając się na przesłankach, jakie wyjaśnię znacznie później, nie staram się dowieść, że istnieje życie po śmierci. Nie twierdzę też, że obecnie można to udowodnić. Dlatego między innymi unikałem posługiwania się nazwiskami i zatarłem pewne szczegóły identyfikujące moich rozmówców, nie zmieniając jednak ich relacji. Było to konieczne, by zachować inkognito tych osób, a w wielu wypadkach, by uzyskać od nich zezwolenie na opublikowanie zwierzeń, których byłem pierwszym słuchaczem. Wielu nie uwierzy w przytaczane tu relacje i w pierwszym odruchu odrzuci je. Nie zamierzam nikogo winić, jeśli tak zareaguje. Kilka lat temu ja sam podobnie bym postąpił. Nie żądam, aby ktoś uwierzył w treść tej książki i z nią się zgodził tylko na zasadzie mego autorytetu. Zwłaszcza jako logik nie uznaję mało przekonującego odwoływania się do autorytetu za drogę prowadzącą do poznania i po nikim się tego nie spodziewam. O jedno natomiast proszę osoby, które nie dadzą wiary temu, co tu przeczytają, a mianowicie, żeby same zaczęły szukać. Prośbę tę od pewnego czasu ponawiam ustawicznie. Wśród tych, co ją spełnili, jest wielu, z początku bardzo sceptycznych, którzy zaczęli podzielać moje zdumienie wobec tych zjawisk. Z drugiej strony, nie ma wątpliwości, że znajdzie się wiele osób, które tę książkę przeczytają i z ulgą stwierdzą, że nie są osamotnione, że inni mieli podobne przeżycie. Im zwłaszcza, jeśli, jak większość ludzi, ukrywały swoje doznania przed szerszym gronem, zwierzając je tylko najbliższym, mogę powiedzieć tyle. Mam nadzieję, że książka ta zachęci was do mówienia o swych doświadczeniach swobodniej, gdyż w ten sposób padnie światło na najbardziej tajemny zakątek duszy ludzkiej. Zjawisko śmierci. Jak się umiera? Oto pytanie, jakie stawia sobie ludzkość, od kiedy istnieje. W ciągu ubiegłych paru lat miałem możliwość zadawać je licznym grupom moich słuchaczy, którymi byli nie tylko studenci psychologii, filozofii i socjologii, ale też członkowie organizacji kościelnych, klubów obywatelskich i zawodowych stowarzyszeń medycznych. Na tej podstawie śmiało mogę powiedzieć, że temat ten porusza najgłębsze odczucia ludzi o różnej wrażliwości, przedstawicieli różnych zawodów. A jednak mimo tego zainteresowania, faktem jest, że na ogół tak bardzo trudno jest nam mówić o śmierci. Istnieją co najmniej dwa po temu powody. Jeden to powód przede wszystkim psychologiczny i kulturowy. Temat śmierci jest niejako tabu. Czujemy, może tylko podświadomie, że wszelki kontakt ze śmiercią, nawet niebezpośredni, stawia nas wobec możliwości własnej śmierci. Przybliża ją do nas. Sprawia, że jest bardziej rzeczywista i wyobrażalna. Na przykład większość studentów medycyny, łącznie ze mną samym, przekonała się, że spotkanie nawet z anonimową śmiercią, a dzieje się to podczas pierwszej bytności w prosektorium na początku studiów, może wywołać bardzo silne uczucie niepokoju. Przyczyna takiej reakcji wydaje mi się teraz całkiem oczywista. Kiedy się nad tym obecnie zastanawiam, dochodzę do wniosku, że doświadczyłem wtedy nie tylko współczucia dla zmarłych, których tam zobaczyłem. To, co ujrzałem na stole sekcyjnym, było symbolem mojej własnej śmiertelności. W jakiś sposób, choć może jedynie podświadomy, w moim mózgu musiała zrodzić się myśl: mnie także to czeka. Podobnie z punktu widzenia psychologii, rozmowę o śmierci można uważać za jeszcze jeden sposób podejścia nie wprost do tego zjawiska. Bez wątpienia wiele osób sądzi, że samo już rozmawianie o śmierci przywodzi ją na myśl, przybliża tak, że trzeba stanąć wobec nieuchronności własnego odejścia. I dlatego, żeby uniknąć najmniejszego psychicznego urazu, wolimy po prostu unikać tego tematu. Drugi powód, dla którego trudno nam mówić o śmierci, jest bardziej skomplikowany, gdyż wrośnięty w samą istotę języka. W większości wypadków słowami określamy rzeczy doświadczane poprzez zmysły. Śmierć jednak jest czymś, co leży poza świadomym doświadczeniem większości ludzi, ponieważ większość z nas jej nie doświadczyła. Jeśli więc w ogóle mamy mówić o śmierci, musimy unikać zarówno społecznych tabu, jak i głęboko zakorzenionych dylematów językowych, które wywodzą się z braku naszego doświadczenia. Często rozważania na ten temat kończą się używaniem eufemistycznych sformułowań. Porównujemy śmierć czy umieranie do przyjemniejszych doznań, które dobrze znamy. Zapewne najczęściej spotykaną analogią jest porównanie śmierci do snu. Umieranie, powiadamy, przypomina zapadanie w sen. Ta figura retoryczna występuje bardzo często w zwykłym rozumowaniu i języku potocznym, jak również w literaturze różnych kultur i epok. Była powszechnie stosowana nawet w czasach starożytnych Greków. Na przykład w Iliadzie Homer nazywa sen siostrą śmierci, a Platon w dialogu Obrona Sokratesa następujące słowa wkłada w usta swego nauczyciela, którego sąd ateński właśnie skazał na śmierć. Jeśli jest tylko snem bez marzeń, toż przedziwnym zyskiem byłaby śmierć. Bo zdaje mi się, że gdyby ktoś miał wybierać w myśli taką noc, w której tak twardo zasnął, że nawet mu się nic nie śniło, i inne noce i dni własnego życia miał z nią zestawić, i zastanowiwszy się powiedzieć,
Ile też dni i nocy przeżył lepiej i przyjemniej od tamtej, to myślę, że na palcach policzyć by je można w porównaniu do tamtych innych dni i nocy. Więc jeżeli śmierć jest czymś w tym rodzaju, to ja ją mam za czysty zysk. Toż wtedy cały czas nie wydaje się ani odrobinę dłuższy niż jedna noc. To samo porównanie tkwi w naszym własnym, współczesnym języku, choćby w wyrażeniu uśpić. Jeśli prowadzimy naszego psa do weterynarza i prosimy, żeby go uśpił, z pewnością znaczy to całkiem coś innego niż kiedy mówimy, że anestezjolog uśpił naszą żonę czy męża. W użyciu są też inne podobne zwroty. Śmierć, powiadają niektórzy, jest zapomnieniem. Kiedy się umiera, zapomina się o wszelkich cierpieniach, wszystkie bolesne i przykre wspomnienia przestają istnieć. Choć tego rodzaju określeń jak zaśnięcie czy zapomnienie używamy od dawna i są one bardzo rozpowszechnione, lecz zupełnie nie wystarczają, jeśli idzie o dodanie nam otuchy. Każde z nich na inny sposób mówi to samo. Chociaż podają nam to w formie łatwej do przyjęcia, obydwa oznaczają, że śmierć jest po prostu unicestwieniem na zawsze świadomego przeżywania. A jeśli tak, to w rzeczywistości śmierć nie ma żadnej z tych godnych pożądania cech snu i zapomnienia. Sen jest w życiu zjawiskiem pozytywnym, pożądanym, gdyż następuje po nim przebudzenie. Po dającym wypoczynek śnie nocnym jesteśmy w dobrym nastroju i wydajnie pracujemy. Gdybyśmy się nie obudzili, nie istniałyby też korzyści ze snu. Przecież unicestwienie świadomych przeżyć powoduje nie tylko wymazanie wszystkich bolesnych wspomnień, ale również i tych przyjemnych. I dlatego widzimy, że żadna z omawianych analogii nie jest na tyle precyzyjna, żeby nas naprawdę pocieszyć czy dać nadzieję w obliczu śmierci. Istnieje jednak inny pogląd, który dyskredytuje definicję śmierci jako unicestwienia świadomości. Zgodnie z tą inną, może starszą tradycją, jakiś aspekt ludzkiej istoty żyje nadal, choć ciało fizyczne przestaje funkcjonować i ulega całkowitemu zniszczeniu. Ów aspekt opatrywany bywa rozlicznymi nazwami – psyche, dusza, umysł, duch, jaźń, istota, świadomość. Niezależnie od tego, jak bywa nazywany, przekonanie, że po śmierci fizycznej przechodzi się do innego wymiaru egzystencji, tkwi głęboko w wierzeniach ludzkości. W Turcji odkopano cmentarz sprzed około 100 tysięcy lat. Archeologowie stwierdzili, że tamtejsi Neandertalczycy chowali swych zmarłych na marach pokrytych kwiatami. Może śmierć uważali za okazję do świętowania. Zmarły przechodził z tego świata do drugiego. Na ogół bardzo dawne groby w przeróżnych zakątkach ziemi świadczą o wierze ludzi w przeżycie cielesnej śmierci. Krótko mówiąc, stajemy wobec dwóch przeciwstawnych odpowiedzi na nasze pierwsze pytanie dotyczące istoty śmierci. Obie wywodzą się z bardzo odległych czasów, jednak szeroko są rozpowszechnione jeszcze dzisiaj. Jedni twierdzą, że śmierć jest unicestwieniem świadomości, inni mówią z równym przekonaniem, że śmierć jest przejściem duszy albo umysłu w inny wymiar rzeczywistości. W dalszych rozważaniach nie zamierzam dyskredytować żadnej z tych odpowiedzi. Po prostu pragnę zdać relacje z poszukiwań, w których osobiście wziąłem udział. W ciągu ubiegłych paru lat spotkałem wiele osób, które doświadczyły tego, co będę dalej nazywał przeżyciami z pogranicza śmierci. Zetknąłem się z tymi ludźmi przy różnych okazjach. Po raz pierwszy przypadkowo. Było to w roku 1965, roku, kiedy studiowałem jeszcze filozofię na Uniwersytecie Virginia. Poznałem wówczas profesora psychiatrii klinicznej, wykładowcę Akademii Medycznej. Od samego początku ujęła mnie jego serdeczność, życzliwość i humor. Nieco później, ku memu wielkiemu zdumieniu, dowiedziałem się ciekawego faktu z jego życia, mianowicie, że umarł. I to nie raz, lecz dwa razy w ciągu 10 minut. I że opowiadał wprost niezwykłe rzeczy o tym, co się z nim działo, kiedy nie żył. Ja sam wraz z małym gronem studentów usłyszałem potem jego opowiadanie. Zrobiło to na mnie wtedy duże wrażenie, ponieważ jednak nie miałem odpowiedniego przygotowania, żeby osądzić tego rodzaju przeżycia, utrwaliłem je zarówno w pamięci, jak i na taśmie magnetofonowej. W kilka lat później, po zrobieniu doktoratu z filozofii, wykładałem na uniwersytecie we wschodniej części stanu Północna Karolina. Podczas któregoś seminarium kazałem moim studentom przeczytać dialog Platona Fedon, w którym m.in. toczy się dyskusja na temat nieśmiertelności. W wykładach moich omawiałem inne tezy, które tam przedstawia Platon i nie zatrzymywałem się specjalnie na problemie życia po śmierci. Pewnego dnia po wykładzie zatrzymał mnie jakiś student i spytał, czy moglibyśmy porozmawiać na temat nieśmiertelności. Bardzo się tym interesował, ponieważ jego babka umarła podczas operacji i potem opowiedziała mu niezwykłe rzeczy. Poprosiłem, żeby mi to powtórzył i ku memu zdumieniu usłyszałem prawie to samo, co parę lat temu zrelacjonował ów profesor psychiatrii. Tak więc nieco aktywniej jąłem szukać tego rodzaju przypadków. A do mych wykładów z filozofii zacząłem wprowadzać teksty dotyczące przeżycia przez człowieka śmierci biologicznej. Jednak byłem na tyle ostrożny, że nie wspominałem moim słuchaczom o tych dwóch relacjach. Przyjąłem postawę wyczekującą. Jeśli takie zjawiska są dość powszechne, pomyślałem sobie, usłyszę o nich zapewne więcej. Wystarczy, że poruszę ogólnie temat przyszłego życia w dyskusji filozoficznej i wyrażę swoją przychylną postawę wobec tego zagadnienia.
Ze zdziwieniem przekonałem się, że prawie z każdej grupy, liczącej zwykle około 30 studentów, zgłaszał się potem do mnie co najmniej jeden słuchacz i opowiadał swoje przeżycia z pogranicza śmierci. Od początku, ledwie zacząłem się interesować zagadnieniem, uderzyły mnie wielkie podobieństwa w relacjach. Mimo iż pochodziły od osób wyznających odmienne religie, przedstawicieli różnych środowisk społecznych o różnym stopniu wykształcenia. Kiedy w roku 1972 rozpoczynałem studia medyczne, zebrałem już sporą liczbę tego rodzaju przypadków i zacząłem wspominać o moich nieformalnych badaniach znajomym z grona lekarskiego. W wyniku tego jeden z przyjaciół namówił mnie, żebym wygłosił odczyt w pewnym towarzystwie medycznym, po czym nastąpiły dalsze moje publiczne wystąpienia. I znowu, po każdym odczycie zgłaszał się do mnie ktoś, kto opowiadał o swoich własnych przeżyciach. Z czasem moje zainteresowania stały się bardziej znane. Lekarze zaczęli kierować do mnie reanimowanych przez siebie pacjentów, którzy im się zwierzyli ze swych niezwykłych doznań. Jeszcze inni przesyłali mi pisemne relacje po ukazaniu się w gazetach artykułów o moich badaniach. Obecnie znam około 150 przypadków tego rodzaju zjawisk. Przeżycia, jakie przeanalizowałem, podzielić można na trzy kategorie. Po pierwsze, przeżycia ludzi, którzy zostali pomyślnie reanimowani, mimo iż lekarze uważali ich za klinicznie zmarłych. Po drugie, przeżycia ludzi, którzy z powodu wypadku, ciężkiego uszkodzenia ciała lub choroby byli bardzo bliscy śmierci fizycznej. Po trzecie, przeżycia ludzi, którzy umarli, a następnie opowiedzieli je osobom przy tym obecnym, które z kolei relacje te mnie przekazały. Obszerny materiał, na jaki składało się te 150 przypadków, wymagał oczywiście selekcji. Miała ona określony cel. Na przykład, chociaż przekonałem się, że relacje z trzeciej grupy na ogół uzupełniają dwie pierwsze i nie różnią się od nich, przeważnie nie rozważałem ich dla dwóch powodów. Po pierwsze, ograniczyłem w ten sposób badane przypadki do liczby, którą łatwiej operować, a następnie do wypowiedzi z pierwszej ręki. Dzięki temu przeprowadziłem szczegółowe rozmowy z 50 osobami, których przeżycia mogę przytoczyć. Wśród nich przypadki pierwszej kategorii, to znaczy przeżycie oczywiste śmierci klinicznej, z pewnością są bardziej dramatyczne niż te drugiego rodzaju, przeżycie bliskiego zetknięcia się ze śmiercią. Ilekroć miałem odczyty, przypadki śmierci zawsze wzbudzały większe zainteresowanie. Nawet autorzy artykułów na ten temat czasem tak pisali, jakbym tylko tego rodzaju przypadkami się zajmował. Jednak selekcjonując materiał, który zamierzałem przedstawić w tej książce, nie uległem pokusie, by ograniczyć się tylko do przypadków, w których została stwierdzona śmierć. Gdyż, jak się przekonałem, przeżycia drugiej kategorii nie tylko są odmienne od pierwszej, ale są jakby ich kontynuacją. A chociaż doświadczenia ludzi znajdujących się na progu śmierci są uderzająco podobne, zarówno okoliczności towarzyszące im, jak i osoby opowiadające te doświadczenia różnią się znacznie. I dlatego starałem się podać te przeżycia, które w należyty sposób odzwierciedlają ową odmienność. Pamiętając o tym, przypatrzmy się, co może zdarzyć się wedle tego, co udało mi się odkryć podczas procesu umierania. Przeżycia towarzyszące umieraniu. Pomimo znacznej różnorodności warunków towarzyszących spotkaniu ze śmiercią, pomimo że doświadczyły tego bardzo różne osoby, nie ulega kwestii, iż występuje uderzająca zbieżność w relacjach dotyczących owego zjawiska. W istocie te zbieżności są tak duże, że z łatwością można wyszczególnić 15 elementów, które stale powtarzają się w zebranych przeze mnie wypowiedziach. Na podstawie tych zbieżności pozwolę ustalić krótki, teoretyczny opis idealnego i kompletnego przeżycia, który zawiera wszystkie te wspólne elementy w porządku, w jakim zwykle występują. Człowiek umiera i kiedy znajduje się w momencie największego cierpienia fizycznego, dochodzi do niego głos lekarza oznajmiającego jego śmierć. Wtedy zaczyna słyszeć przykry hałas, głośne dzwonienie albo szum i w tej samej chwili czuje, że bardzo szybko porusza się w długim, ciemnym tunelu. Potem nagle spostrzega, iż znajduje się poza swoim fizycznym ciałem, ale nadal przebywa w fizycznym bezpośrednim otoczeniu i widzi swoje ciało z pewnej odległości, jak widz w teatrze. Oszołomiony, zmieszany, obserwuje nadal zabiegi reanimacyjne. Po chwili odzyskuje panowanie nad sobą i jakby przyzwyczaja się do tej przedziwnej sytuacji. Spostrzega, że nadal ma ciało, ale bardzo różne od dotychczasowego i obdarzone innymi możliwościami niż to fizyczne, które zostawił. Wkrótce zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy. Pojawiają się inni, żeby mu pomóc. Widzi duchy krewnych i przyjaciół, którzy zmarli wcześniej. I pojawia się przed nim pełen miłości, promieniejący ciepłem duch, którego nigdy dotąd nie spotkał. Jakaś świetlista istota. Zwraca się ona do niego bez słów, żeby dokonał oceny swego życia i pomaga mu w tym, ukazując natychmiast panoramę minionych ważniejszych wydarzeń. W pewnej chwili zdaje sobie sprawę, że zbliża się do jakiejś bariery czy granicy. Zapewne granicy pomiędzy życiem ziemskim i przyszłym. A jednak wie, że musi wrócić do doczesności, że czas jego śmierci jeszcze nie nadszedł. Nie chce tego, gdyż pogrążony w uczuciu niezwykle intensywnie przeżywanej radości, miłości i spokoju jest zachwycony tym, co się dzieje. Pomimo to łączy się jakoś ponownie ze swym fizycznym ciałem i żyje nadal.
Później próbuje nawet opowiedzieć o swym przeżyciu innym ludziom, ale napotyka trudności. Po pierwsze, nie znajduje słów odpowiednich, żeby opisać owe doznania. Poza tym często bywa wyśmiany i dlatego przestaje o tym mówić. A jednak to, czego doświadczył, ma głęboki wpływ na jego życie, zwłaszcza na poglądy na śmierć i jej związek z życiem. Musimy pamiętać, że powyższe opowiadanie nie jest streszczeniem niczyjego przeżycia. Jest raczej modelem, zbiorem elementów spotykanych w wielu relacjach. Zamieszczam je tu, żeby dać wstępny, ogólny pogląd na to, czego może doświadczyć osoba umierająca. Ponieważ jest to abstrakcja, a nie realna wypowiedź, w rozdziale niniejszym omówię szczegółowo każdy element, ilustrując go przykładami. Zanim jednak to uczynię, trzeba ustalić kilka faktów po to, by przytoczonym poniżej opisom przeżyć towarzyszących procesowi umierania dać odpowiednie ramy. Po pierwsze, pomimo uderzających podobieństw między różnymi opowiadaniami, nie ma dwóch identycznych, chociaż niektóre są bliskie tego. Po drugie, nie spotkałem osoby, która by przytoczyła wszystkie 15 elementów. Bardzo wiele relacji zawierało większość, to jest 8 albo i więcej, a kilka nawet 12. Po trzecie, nie ma takiego elementu modelowego przeżycia, który by mi przytoczyła każda osoba i który występowałby w każdym opowiadaniu. Mimo to kilka z nich występuje, można by rzec, powszechnie. Po czwarte, nie ma ani jednego składnika mego abstrakcyjnego modelu, który by występował tylko w jednej relacji. Każdy element występował w wielu. Po piąte, kolejność poszczególnych etapów, przez jakie przechodzi osoba umierająca, może być odmienna od tego przytoczonego w moim teoretycznym modelu. Posłużę się tu przykładem. Różne osoby mówiły mi o pojawieniu się świetlistej istoty przed albo w momencie opuszczenia przez nie fizycznego ciała, a nie jak w modelu nieco później. Jednak kolejność, w jakiej występują etapy w modelu, jest bardzo typowa, a większe odchylenia zdarzają się raczej rzadko. Po szóste, do jakiego stopnia hipotetyczne przeżycia stają się udziałem umierającej osoby, zależy chyba od tego, czy przeżyła wtedy oczywistą kliniczną śmierć. A jeśli tak, jak długo przebywała w tym stanie? Na ogół osoby, które zmarły, dają bogatszy, pełniejszy opis swoich doznań niż te, które tylko otarły się o śmierć. Te zaś, które były martwe dłużej, doznały głębszych przeżyć niż te, które były martwe krótko. Po siódme, rozmawiałem z kilkoma osobami uznanymi za zmarłe i reanimowanymi, które nie doznały żadnych w ogóle przeżyć. Mówią one, że nic nie pamiętają. Rzecz jednak interesująca, rozmawiałem też z paroma osobami, które w przeciągu kilku lat były dwukrotnie uznane za klinicznie zmarłe i które za pierwszym razem nie doświadczyły niczego, natomiast za drugim razem tak. Po ósme, trzeba tu podkreślić, że piszę przede wszystkim o relacjach czy opowiadaniach przekazanych mi ustnie. Dlatego też, kiedy robię uwagę, że jakiś element abstrakcyjnego, kompletnego przeżycia nie występuje w danej relacji, nie zakładam bynajmniej, że ta osoba tego nie przeżyła. Znaczy to tylko, że nie powiedziała mi o nim, albo z jej opowiadania nie wynikło, że go doświadczyła. Ustaliwszy te pewne ramy, przejdźmy do etapów i zdarzeń występujących powszechnie w trakcie umierania. Niewyrażalność. Porozumiewamy się za pomocą języka. Jest to metoda powszechnie stosowana, którą prawie wszyscy się posługujemy. Ten prosty fakt stwarza jednak pewien nieoczekiwany problem, który komplikuje wszelkie przekazy na temat doznań, jakie mieli ludzie bliscy śmierci, gdyż owe doznania leżą poza granicą powszechnych doświadczeń. Dlatego zrozumiałe jest, że mogą oni mieć pewne trudności językowe dla wyrażenia tego, co im się wydarzyło. Osoby te, wszystkie bez wyjątku, określają swe przeżycie jako nie do opowiedzenia, jako niewyrażalne. W związku z tym wiele osób mówiło mi, nie znajduję słów, żeby wyrazić to, co chcę powiedzieć. Albo nie znam określeń czy superlatywów, żeby to ująć. Pewna kobieta tak to rzeczowo ujęła. Trudno mi to teraz panu opowiedzieć, gdyż wszystkie słowa, jakie znam, są trójwymiarowe. A kiedy to przeżywałam, cały czas nękała mnie myśl. W szkole na lekcjach geometrii wbijano mi w głowę, że istnieją tylko trzy wymiary i przyjęłam to za pewnik. Ale moi nauczyciele mylili się, jest więcej wymiarów. Oczywiście nasz świat, ten, w którym żyjemy teraz, jest trójwymiarowy, ale tamten świat nie. I dlatego tak trudno mi o tym mówić. Muszę panu opisywać to wszystko w trójwymiarowych słowach, możliwie jak najwierniej, ale one nie są wystarczające. Nie mogą dać pełnego obrazu. Słyszenie. Wiele ludzi mówiło mi o tym, że słyszeli, jak lekarze czy inne obecne osoby stwierdzały ich śmierć. Pewna kobieta tak mi to opowiedziała. Byłam w szpitalu, ale nie wiedzieli, co mi dolega. Dlatego dr James, opiekujący się mną, posłał mnie na dół do rentgena na cholangiografię, żeby się dowiedzieć, co mi jest. Najpierw zrobili mi zastrzyk w rękę z tego lekarstwa, jakie mi miano podać, bo byłam uczulona na wiele środków. Ponieważ nie było reakcji, dali mi je, a wtedy straciłam przytomność. Słyszałam jednak wyraźnie, jak rentgenolog, który się mną zajmował, podszedł do telefonu, nakręcił numer i powiedział: doktorze James, zabiłem pańską pacjentkę, panią Martin. Jednak wiedziałam, że nie jestem martwa. Próbowałam się poruszyć, jakoś dać im znać, że tak nie jest, ale nie mogłam.
Kiedy starali się mnie reanimować, słyszałam, jak mówią, ile centymetrów sześciennych czegoś tam trzeba mi podać, ale nie czułam ukłucia igły. Nic nie czułam, kiedy mnie dotykali. A oto relacja osoby cierpiącej już wcześniej na serce. Dostała ona ataku, w czasie którego omal nie umarła. Nagle poczułam okropny ból w piersi, jakby ktoś szybko, coraz mocniej ściskał mi żelazną obręczą klatkę piersiową. Mój mąż i przyjaciółka usłyszeli, że upadłam i przybiegli, by mi pomóc. Znalazłam się w głębokiej ciemności i poprzez nią słyszałam, że mój mąż jakby z wielkiej odległości powiedział: stało się, tym razem stało się. A ja pomyślałam: tak, stało się. Młody człowiek uznany za martwego w wypadku samochodowym opowiada: usłyszałem, jak jakaś kobieta spytała, czy on nie żyje, a ktoś inny odrzekł: tak, on nie żyje. Relacje tego typu są zgodne całkowicie z tym, co pamiętają lekarze i inne osoby obecne przy wypadku. Na przykład pewien lekarz powiedział mi: u jednej z moich pacjentek zatrzymała się akcja serca tuż przed operacją, jaką miałem jej zrobić z kolegą chirurgiem. Stałem przy niej i zobaczyłem, że źrenice jej rozszerzają się. Przez pewien czas próbowaliśmy ją reanimować, lecz bezskutecznie, więc byłem pewien, że nie żyje. Memu koledze, który mi w tym pomagał, powiedziałem: spróbujmy jeszcze przez pewien czas, a potem damy spokój. Tym razem serce zaczęło bić i chora odzyskała przytomność. Później spytałem ją, jakie ma wspomnienia ze swojej śmierci. Odparła, że niewiele pamięta, tylko te moje słowa: spróbujmy jeszcze przez pewien czas, a potem damy spokój. Uczucie spokoju i ciszy. Wiele osób opisuje niezwykle przyjemne uczucia w pierwszych etapach swych przeżyć. Mężczyzna, który miał ciężkie uszkodzenie głowy i nie dawał oznak życia, tak opowiada: w momencie uderzenia uczułem nagły ból, który natychmiast całkiem zniknął. Miałem uczucie pływania w ciemnej przestrzeni. Dzień był wtedy bardzo zimny, ale w tej ciemności było mi ciepło i wygodnie, jak nigdy dotąd. Pamiętam, że pomyślałem sobie: z pewnością nie żyję. Kobieta, która została reanimowana po ataku serca, zrobiła taką uwagę: zaczęłam doznawać cudownych wprost wrażeń. Nic nie czułam oprócz spokoju, ciszy, odprężenia. Wszystkie moje troski minęły i pomyślałam sobie: jak mi cicho i spokojnie, to wcale nie boli. Pewien mężczyzna wspomina: miałem wspaniałe wrażenie samotności i spokoju. Było cudownie i odczuwałem taki wewnętrzny spokój. A były żołnierz, który umarł na skutek ran odniesionych w Wietnamie, powiada, że kiedy został trafiony, odczuł wielką ulgę. Nic mnie nie bolało i nigdy jeszcze nie byłem tak odprężony. Było mi bardzo dobrze. Hałas. W wielu przypadkach w momencie śmierci czy na jej progu występują niezwykłe wrażenia słuchowe. Czasami są one w najwyższym stopniu dokuczliwe. Mężczyzna, który podczas operacji brzusznej nie żył przez 20 minut, tak mi to opisuje: z wnętrza mojej głowy dobywał się przykry, trudny do zniesienia, brzęczący hałas. Nigdy nie zapomnę tego hałasu. Znowuż inna kobieta wspomina, że w momencie utraty przytomności usłyszała głośne dzwonienie, które można nawet określić jako brzęczenie, a ja byłam całkowicie oszołomiona. Owe przykre wrażenia określano również jako głośny stuk, ryczenie, uderzanie lub jako przenikliwy świst, podobny do świstu wiatru. W innych przypadkach wrażenia słuchowe przybierały przyjemniejszą muzyczną formę. Na przykład mężczyzna, który został przywrócony do życia po tym, jak go uznano za martwego, po przywiezieniu do szpitala opowiada, że podczas swej śmierci słyszał jakby odległe bicie dzwonów niosące się z wiatrem. Przypominało to japońskie dzwoneczki poruszane przez wiatr. To był jedyny odgłos, jaki wtedy słyszałem. Młoda kobieta, która omal nie umarła na skutek wewnętrznego krwotoku spowodowanego brakiem krzepliwości, kiedy straciła przytomność, usłyszała jakąś majestatyczną, naprawdę piękną muzykę. Czarny tunel. Często się zdarza, że wraz z pojawieniem się hałasu ludzie mają uczucie, że są szybko wciągani w jakąś ciemną przestrzeń. Opisywano mi ją na różny sposób, jako pieczarę, studnię, rów, zamknięcie, tunel, lej, próżnię, pustkę, kanał, dolinę i cylinder. Chociaż ludzie ci posługiwali się różnymi określeniami, jasne, że wszyscy starali się wyrazić jedno pojęcie. Przypatrzmy się dwóm relacjom, gdzie wyraźnie występuje tunel. Zdarzyło się to, kiedy byłem małym chłopcem, miałem wtedy 9 lat. Od tej pory minęło 27 lat, ale było to tak niezwykłe przeżycie, że nigdy go nie zapomnę. Któregoś popołudnia ciężko zachorowałem i zawieziono mnie do najbliższego szpitala. Kiedy się tam znalazłem, lekarze doszli do wniosku, że trzeba mnie uśpić. Dlaczego, nie wiem, bo byłem za mały, żeby to zrozumieć. W owych czasach używano jeszcze eteru, nasycając nim gazę, którą przykładano do nosa. I kiedy to zrobiono, jak mi potem opowiedziano, moje serce przestało bić. Wtedy nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. W każdym razie, kiedy to nastąpiło, miałem dziwne przeżycie. Najpierw się zdarzyło, będę to opisywał tak, jak to czułem, a więc najpierw usłyszałem jakby długi dzwonek, taki drrrr, bardzo rytmiczny. A potem znalazłem się i zacząłem poruszać, pan pomyśli, że to całkiem głupie, w jakimś długim, ciemnym miejscu, przypominającym tunel, czy coś w tym stylu. Naprawdę nie potrafię tego opisać. Poruszałem się, obijałem, przez cały czas słysząc ten przeraźliwie dźwięczący dzwonek. Inny mój informator stwierdza:
Zaszkodziło mi lokalne znieczulenie i przestałem oddychać. Najpierw znalazłem się w czarnej próżni, w której poruszałem się z niezwykłą szybkością. Można by ją chyba porównać do tunelu. Miałem wrażenie, jakbym w wesołym miasteczku jechał diabelską kolejką przez tunel z wielką szybkością. Podczas ciężkiej choroby pewien mężczyzna był bliski śmierci. Źrenice mu się rozszerzyły, temperatura ciała zaczęła gwałtownie spadać. Powiedział: byłem w absolutnie ciemnej pustce. To bardzo trudno wyjaśnić, ale miałem uczucie, jakbym się poruszał w próżni, w ciemności. A jednak byłem całkiem przytomny, jakbym się znajdował w cylindrze, w którym nie było powietrza. Miałem uczucie, że znajduję się w otchłani, że jestem w połowie drogi między tym światem a drugim. Człowiek, który umierał kilkakrotnie na skutek ciężkich oparzeń i uszkodzeń spowodowanych upadkiem, mówi: niemal tydzień znajdowałem się w szoku i w tym czasie nagle znalazłem się w czarnej próżni. Miałem wrażenie, że przebywam w niej długi czas, pływając i kołysząc się w przestrzeni. Tak byłem pochłonięty tą próżnią, że o niczym innym nie myślałem. Pewien mężczyzna doznał takiego przeżycia jako chłopiec. Bardzo bał się wtedy ciemności. Jednak kiedy jego serce przestało bić wskutek wewnętrznych obrażeń spowodowanych wypadkiem rowerowym, miałem uczucie, że poruszam się w głębokiej, bardzo ciemnej dolinie. Ta ciemność była tak głęboka i nieprzenikniona, że absolutnie nic nie widziałem, ale było to najcudowniejsze, wolne od zmartwień przeżycie, jakie można sobie wyobrazić. Kobieta, która miała zapalenie otrzewnej, tak opowiada: lekarz wezwał moją siostrę i brata, żeby mnie zobaczyli po raz ostatni. Pielęgniarka zrobiła mi zastrzyk, ponieważ chciała mi ułatwić umieranie. Otaczające mnie rzeczy zaczęły się coraz bardziej oddalać. I kiedy się tak cofały, weszłam głową naprzód w wąski i bardzo, bardzo ciemny korytarz, do którego byłam dobrze dopasowana, i zaczęłam się zsuwać coraz szybciej w dół. Inna osoba, bliska śmierci na skutek wypadku ulicznego, zrobiła porównanie wzięte z widowiska telewizyjnego. Miałam uczucie całkowitego spokoju, żadnego lęku. Znalazłam się w tunelu, tunelu złożonym z koncentrycznych kół. Wkrótce potem oglądałam program telewizyjny pod tytułem Tunel Czasu, gdzie ludzie cofają się w czasie przez taki spiralny tunel. I chyba to jest najlepsze porównanie, jakie przychodzi mi na myśl. Pewien mężczyzna dał odmienne porównanie, wywodzące się z jego wierzeń religijnych. Powiedział: nagle znalazłem się w bardzo ciemnej i bardzo głębokiej dolinie. Wydawało mi się, że przez tę dolinę prowadzi ścieżka, prawie droga, a ja szedłem tą ścieżką. Później, kiedy wyzdrowiałem, pomyślałem: teraz już wiem, co znaczą te słowa w Biblii, dolina cieni śmierci, ponieważ tam byłem. Poza ciałem. Truizmem będzie stwierdzenie, że większość ludzi przeważnie identyfikuje się ze swym fizycznym ciałem. Owszem, przyznajemy, że mamy również umysł, ale jest on dla nas czymś bardziej efemerycznym niż ciało. Umysł ostatecznie może być jedynie wynikiem elektrycznych i chemicznych reakcji, jakie zachodzą w mózgu, który jest częścią fizycznego ciała. Wiele osób nie może wyobrazić sobie własnego istnienia w innej formie niż w ciele fizycznym, które darzą takim przywiązaniem. Osoby, z którymi przeprowadzałem wywiad przed swoimi przeżyciami, nie różniły się pod tym względem od innych. Dlatego też po tym szybkim przejściu przez ciemny tunel umierający doznaje często niezwykłego zdumienia, gdyż w tym momencie się zdarza, iż patrzy na własne ciało z jakiegoś zewnętrznego punktu, jako widz albo trzecia osoba w pokoju, albo jakby oglądał wydarzenie na scenie w teatrze lub w kinie. Spójrzmy teraz na urywki niektórych relacji, gdzie to niezwykłe oderwanie się od ciała zostało opisane. Miałam 17 lat i wraz z bratem pracowaliśmy w wesołym miasteczku. Któregoś popołudnia postanowiliśmy popływać. Wraz z nami poszło sporo młodzieży. Ktoś zaproponował: przepłyńmy jezioro. Robiłam to wiele razy, ale tego dnia nie wiedzieć czemu poszłam na dno na środku jeziora. Wypływałam i szłam pod wodę kilka razy i nagle doznałam uczucia, jakbym znalazła się poza własnym ciałem, poza wszystkimi, sama w przestrzeni. Chociaż byłam w jednym miejscu, na tym samym poziomie, widziałam swoje ciało w wodzie o jakieś 3-4 stopy ode mnie. To wypływające, to niknące pod wodą. Widziałam je od tyłu, bardziej z prawej strony. I nadal czułam całe swoje ciało, choć się znajdowałam poza nim. Miałam cudowne, nie do opisania uczucie. Czułam się jak piórko. Pewna kobieta wspomina: jakiś rok temu zostałam przyjęta do szpitala z powodu choroby serca i następnego dnia, leżąc w łóżku, zaczęłam odczuwać bardzo silny ból w piersi. Nacisnęłam guzik znajdujący się koło łóżka, żeby wezwać pielęgniarki. Przybiegły zaraz i zajęły się mną. Było mi niewygodnie leżeć na plecach, więc się obróciłam. A kiedy to zrobiłam, przestałam oddychać i stanęło mi serce. Wtedy usłyszałam, jak pielęgniarki zawołały: umiera, umiera. W tej samej chwili poczułam, że wychodzę ze swego ciała, że zsuwam się z materaca, pod prętem z boku łóżka, zupełnie jakbym przeniknęła przez ten pręt i ześlizguję się na ziemię. A potem zaczęłam powoli się unosić. Kiedy się to ze mną działo, widziałam, jak do pokoju wbiegają jeszcze inne pielęgniarki. Było ich chyba 100. Mój lekarz akurat miał obchód, więc go wezwałem. Wszedł, a ja pomyślałam: ciekawa jestem, co on teraz zrobi.
Przepłynęłam koło stolika, zobaczyłam go z boku i to bardzo wyraźnie. Uniosłam się pod sufit i zatrzymałam, patrząc w dół. Miałam wrażenie, że jestem papierkiem dmuchniętym do góry. Obserwowałam stamtąd, jak mnie reanimowali. Moje ciało leżało w dole wyciągnięte. Widziałam je wyraźnie, a oni wszyscy stali wokoło. Usłyszałam, jak jedna z pielęgniarek powiedziała: o Boże, ona umarła. Gdy tymczasem inna pochyliła się, żeby mi zrobić oddychanie usta usta. Dokładnie widziałam jej głowę z tyłu. Nigdy nie zapomnę jej włosów, były krótko przycięte. Potem zobaczyłam, że wtaczają do pokoju jakąś maszynę, która powodowała wstrząsy klatki piersiowej. Włączyli ten aparat i zobaczyłam, że moje ciało podskakuje na łóżku. I słyszałam, że każda moja kostka trzeszczy. To było okropne. Kiedy tak patrzyłam, jak ugniatają mi klatkę piersiową i nacierają ręce i nogi, pomyślałam, dlaczego zadają sobie tyle trudu? Przecież jest mi dobrze. Mój młody rozmówca powiedział: było to 2 lata temu. Skończyłem właśnie 19 lat. Odwoziłem do domu przyjaciela moim wozem i kiedy znalazłem się na jednym ze skrzyżowań w centrum, stanąłem i rozejrzałem się w obie strony, ale nic nie nadjeżdżało. Wjechałem więc na skrzyżowanie i w tym momencie usłyszałem przeraźliwy krzyk przyjaciela. Nagle zobaczyłem reflektory samochodu pędzącego wprost na nas. Usłyszałem okropny trzask. Bok mego wozu został zmiażdżony, a ja znalazłem się w ciemności, w zamkniętej przestrzeni. Stało się to bardzo szybko, a potem jakbym się unosił o jakieś 5 jardów nad ulicą, mniej więcej 5 jardów od wozu. Słyszałem cichnący odgłos tego trzasku. Zobaczyłem ludzi nadbiegających i gromadzących się wokół. Mój przyjaciel wyszedł z wozu najwidoczniej w szoku. Widziałem swoje ciało w rozbitym wozie wśród tych obcych ludzi i jak próbowali mnie z niego wyciągnąć. Moje nogi były wykręcone, a wszystko zbryzgane krwią. Jak można sobie łatwo wyobrazić, niezwykłe były myśli i uczucia ludzi, którzy coś takiego przeżywali. Wiele osób przebywanie poza własnym ciałem uważa za rzecz tak niemożliwą, że nawet kiedy tego doświadczają, czują się całkiem oszołomione i przez pewien czas nie wiążą tego ze śmiercią. Są zdumione tym, co się z nimi dzieje. Dlaczego nagle patrzą na siebie jak widzowie? Reakcje emocjonalne na ten dziwny stan bywają różne. Większość ludzi stwierdza, że najpierw czuli rozpaczliwą chęć powrotu do swego ciała, ale nie wiedzieli zupełnie, jak to zrobić. Inni znów byli przerażeni, wprost w panice. Byli też tacy, którzy podchodzili do tego zjawiska z całym spokojem, jak autor poniższej wypowiedzi. Zachorowałem bardzo ciężko i lekarz umieścił mnie w szpitalu. Pewnego ranka zebrała się wokół mnie jakby gęsta, szara mgła i poczułem, że opuszczam swoje ciało. Wydawało mi się, że szybuję. Obejrzałem się i zobaczyłem siebie leżącego na łóżku. Nie bałem się wcale. Miałem wrażenie wielkiego spokoju i ukojenia. Nie byłem ani przerażony, ani wzburzony. Po prostu doświadczałem miłego uczucia uspokojenia. Niczego się nie bałem. Miałem świadomość, że chyba umieram i byłem przekonany, że jeśli nie wrócę do swego ciała, umrę, odejdę. Odmienna także bywa postawa poszczególnych osób wobec własnego ciała, od którego się oderwały. Na ogół niepokoją się o nie. Pewna młoda kobieta, która w momencie tego przeżycia była słuchaczką szkoły pielęgniarskiej, wyraża zrozumiały w jej sytuacji lęk. W szkole pielęgniarskiej starano się nas nakłonić, żebyśmy po śmierci oddały nasze ciała na potrzeby nauki. To było śmieszne, ale kiedy patrzyłam, jak starają się przywrócić mi oddech, myślałam: nie chcę, żeby używali mego ciała do badań. Dwie inne osoby wyraziły tę samą obawę, kiedy przekonały się, że są poza ciałem. Co ciekawe, obie reprezentowały medycynę. Byli to lekarz i pielęgniarka. W innym przypadku niepokój o własne ciało przybrał formę żalu. Mężczyzna, u którego w wyniku poważnych obrażeń spowodowanych upadkiem nastąpiło zatrzymanie akcji serca, wspomina: widziałem siebie leżącego na łóżku i jednocześnie lekarza, który mnie ratował. Nie mogłem tego zrozumieć, ale patrzyłem na moje własne ciało leżące na łóżku i poczułem się okropnie, kiedy mu się uważniej przyjrzałem i zobaczyłem, w jak oplakanym jest stanie. Kilka osób powiedziało mi, że czuło obcość wobec własnego ciała. O rany, nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że tak wyglądam. Wie pan, przywykłem oglądać siebie na zdjęciach albo w lustrze i w obu wypadkach jestem płaski. Aż tu nagle widzę siebie, a właściwie moje ciało, z wysokości jakichś 5 stóp. Po dobrej chwili dopiero poznałem, że to jestem ja. W jednej wypowiedzi to uczucie obcości przybrało formę krańcową i wręcz humorystyczną. Pewien lekarz opowiedział mi, jak podczas swojej klinicznej śmierci znajdował się koło łóżka i patrzył na własne poszarzałe ciało. Zrozpaczony i zdumiony zastanawiał się, co robić. Postanowił po prostu odejść, gdyż czuł się zmieszany, niepewny. W dzieciństwie nasłuchał się od dziadka opowieści o duchach i zwierzył mi się. Cóż za paradoks. Nie chciałem być przy ciele, które wyglądało na martwe, choć to było moje własne ciało. Poznałem też odmienną postawę. Niektórzy mówili, że nie doznawali żadnych specjalnych uczuć wobec swoich ciał. Pewna kobieta na przykład, która miała atak serca, wiedziała z pewnością, że umiera. Poczuła, że jest jakby wyrwana w ciemność ze swego ciała i szybko się od niego oddala. Tak to opisała. Nie obejrzałam się nawet na swoje ciało. Owszem, wiedziałam, że tam jest i że mogłabym je zobaczyć, gdybym spojrzała. Ale nie chciałam spojrzeć. Wcale nie. Ponieważ wiedziałam, że zrobiłam w życiu wszystko, co do mnie należało. I teraz całą uwagę skupiłam na tej innej rzeczywistości. Wiedziałam, że gdybym spojrzała na moje ciało, to spojrzałabym równocześnie na moją przeszłość, a tego stanowczo nie chciałam zrobić.
Odcinek trzeci. Podobnie dziewczyna, która przeżyła oderwanie się od ciała na skutek wypadku, w którym odniosła poważne obrażenia, opowiada. Widziałam swoje ciało bardzo powykręcane w samochodzie i ludzi zebranych wokoło, ale wie pan, nic do niego nie czułam. Zupełnie jakby chodziło o kogoś innego, albo może nawet o przedmiot. Wiedziałam, że to moje własne ciało, ale nic do niego nie czułam. Choć przebywanie poza własnym ciałem było doznaniem co najmniej niezwykłym, umierający tak nagle znajdował się w tej sytuacji, że dopiero po chwili zaczynał rozumieć to, co przeżywa. Mógł przebywać przez pewien czas poza ciałem, rozpaczliwie starając się rozeznać w tym wszystkim, co się z nim działo, nim uświadomił sobie, że umiera, albo nawet, że umarł. Kiedy to wreszcie pojął, towarzyszył temu często wielki wstrząs, powodujący dziwne myśli. Pewna kobieta pamięta, że pomyślała: umarłam, jakie to przyjemne. Pewien mężczyzna oświadczył, że pomyślał wtedy: to musi być to, co nazywają śmiercią. Nawet kiedy się już jest świadomym własnej śmierci, może towarzyszyć temu zdumienie, a nawet sprzeciw. Młody chłopak na przykład przypomniał sobie biblijną obietnicę 3 razy po 20 i 10 lat i odczuł bunt, że przeżył dopiero 1/20. Studentka opowiedziała mi w sposób niezwykle wzruszający o swoich przeżyciach. Pomyślałam, że nie żyję i wcale się tym nie zmartwiłam, ale nie mogłam sobie wyobrazić, dokąd powinnam pójść. Moje myśli i świadomość były takie same jak normalnie za życia, ale nie mogłam sobie tego wszystkiego wyobrazić i ciągle myślałam, gdzie mam pójść, co mam robić. I dobry Boże, nie żyję, nie mogę w to uwierzyć, bo chyba nikt naprawdę nie wierzy, że umrze. To coś, co przydarza się zawsze innym i chociaż wie coś się o tym, nigdy nie wierzy się w to naprawdę. No i postanowiłam, że zaczekam, aż cały zamęt minie i zabiorą moje ciało, a wtedy postaram się zastanowić, gdzie mam pójść. W kilku badanych przeze mnie przypadkach umierający, których dusza, umysł, świadomość, czy jak to nazwać, oderwały się od ciała, mówili, że po tym wyzwoleniu nie czuliby w ogóle kiedyś przebywali w ciele. Czuli się tak, jakby byli czystą świadomością. Jeden z nich opowiada. Czułem wtedy, że mogę widzieć wszystko wokół siebie, łącznie z ciałem leżącym na łóżku, nie zajmując wcale miejsca. To znaczy, jakby był punktem świadomości. Inni twierdzili, że po wydostaniu się ze swojej powłoki cielesnej w ogóle nie mogli sobie przypomnieć, czy byli w jakimś ciele, gdyż tak urzekło ich to, co się wokół działo. Niewątpliwie większość moich rozmówców jednak stwierdza, że po uwolnieniu się z fizycznego ciała znaleźli się w jakimś innym, ale tutaj jesteśmy już w sferze doznań, o których niezwykle trudno mówić. To nowe ciało należy do 2, może 3 aspektów przeżyć związanych ze śmiercią, wobec których język ludzki napotyka największe trudności. Prawie każdy, kto mi opowiadał o tym ciele, w pewnym momencie mieszał się, przerywał, wreszcie mówił, nie potrafił tego opisać, albo robił inną uwagę w tym stylu. Tym niemniej opisy tego ciała mają wiele cech podobieństwa. I tak, choć poszczególni ludzie używają odmiennych słów i posługują się odmiennymi porównaniami, owe różne sposoby wyrażania się dotyczą tej samej dziedziny. Poszczególne relacje są też bardzo zgodne co do ogólnych właściwości i cech charakterystycznych nowego ciała. I dlatego, żeby posłużyć się określeniem jakby zbiorczym dla tych wszystkich właściwości, określeniem, którego użyło 2 moich rozmówców, będę to ciało nazywał odtąd ciałem duchowym. Osoby umierające uświadamiają sobie swoje duchowe ciało przede wszystkim z powodu trudności nawiązania kontaktów z ludźmi żywymi. A więc kiedy znajdują się poza swoim fizycznym ciałem, przekonują się, że mimo rozpaczliwych wysiłków nie są w stanie powiedzieć tego, co się z nimi dzieje, gdyż nikt ich nie słyszy. Dobrą tego ilustracją jest fragment relacji kobiety, która przestała oddychać i została przeniesiona na oddział reanimacyjny. Zobaczyłam, że mnie reanimują. Było to bardzo dziwne uczucie. Nie znajdowałam się specjalnie wysoko, jakbym stała na jakimś podium. Mówiłam coś do nich, ale nikt mnie nie słyszał. Nie dość, że osoby znajdującej się w duchowym ciele nikt nie słyszy. Nikt jej również nie widzi. Personel medyczny czy inne osoby zebrane wokół ciała fizycznego mogą patrzeć wprost na człowieka w duchowym ciele i w ogóle go nie dostrzegają. Jego ciało duchowe pozbawione jest również gęstości. Otaczające fizyczne przedmioty przenikają przez nie z łatwością i nie może dotknąć żadnej osoby czy przedmiotu. Lekarze i pielęgniarki uderzali w moją klatkę piersiową, żeby przywrócić mnie do życia. A ja starałem się powiedzieć im, dajcie mi spokój, chcę tylko, żebyście mnie zostawili w spokoju. Przestańcie walić we mnie. Ale oni nie słyszeli tego. Próbowałem więc odsunąć ich ręce od mojego ciała, ale bezskutecznie. Nic nie mogłem zrobić. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale nie mogłem odsunąć ich rąk. Dotykałem ich, próbowałem odsunąć, uderzałem nawet, ale oni na to nie reagowali. Nie wiem, czy moje ręce przechodziły przez ich ręce, nad nimi, czy jak. Nie czułem wcale oporu, kiedy je odpychałem. Albo ze wszystkich stron nadbiegali ludzie, żeby zobaczyć rozbity samochód. Widziałem ich, byłem w środku bardzo wąskiego chodnika. Kiedy oni znaleźli się całkiem blisko, nie zauważyli mnie, szli patrząc przed siebie, a kiedy byli tuż, tuż, starałem się od nich odsunąć, ale oni przeszli przeze mnie. Dalej wszyscy moi rozmówcy stwierdzają, że to duchowe ciało jest również pozbawione ciężaru.
Większość zauważa to w momencie, gdy, jak w cytowanych uprzednio przypadkach, unoszą się pod sufit pokoju albo w powietrze. Wiele osób określa to jako uczucie pływania, uczucie braku ciężaru albo uczucie szybowania. Normalnie przebywając w naszym fizycznym ciele, mamy wiele sposobów postrzegania, które mówią nam, gdzie w danej chwili znajduje się nasze ciało i czy się ono porusza. Oczywiście ważne są tutaj poczucie równowagi i wzrok, ale mamy jeszcze inny związany z tym zmysł. Kinestezja jest naszym odczuciem ruchu poprzez napięcie w ścięgnach, stawach i mięśniach. Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z wrażeń odbieranych przez zmysł kinestezji, ponieważ korzystamy z niego ustawicznie. Podejrzewam jednak, że gdybyśmy nagle zostali go pozbawieni, natychmiast zauważylibyśmy jego brak. I tak kilka osób wspomniało mi o tym, że wtedy, kiedy znajdowały się w ciele duchowym, uświadamiały sobie brak fizycznych doznań związanych z wagą ciała, ruchem i położeniem. Te właściwości ciała duchowego, które najpierw wydają się powodem ograniczeń, równie dobrze mogą być uważane za ich brak. Pomyślmy o tym w sposób następujący. Osoba w duchowym ciele znajduje się w pozycji uprzywilejowanej wobec ludzi w ciele fizycznym. Może ich widzieć i słyszeć, podczas gdy oni nie widzą jej ani nie słyszą. Podobnie, chociaż nie może otworzyć drzwi naciskając klamkę, w istocie nie ma to żadnego znaczenia, gdyż z łatwością może przejść przez drzwi. Podróż w tym stanie jest niezwykle łatwa. Przedmioty fizyczne nie stanowią przeszkody, a poruszanie się z miejsca na miejsce może być niesłychanie szybkie, prawie natychmiastowe. Dalej, pomimo braku kontaktu z ludźmi o ciałach fizycznych, ci wszyscy, którzy doświadczyli ciała duchowego, zgodnie stwierdzają, że jednak jest ono czymś, choć nie da się tego opisać. Panuje zgodne przekonanie, że ciało duchowe ma formę albo kształt, czasem kulistej, a czasem amorficznej chmury. Nieraz też przypomina ciało fizyczne i nawet części, jakby odbicia albo płaszczyzny, analogiczne do rąk, nóg, głowy itd. Nawet kiedy mi określano ten kształt jako okrągły, mówiono na ogół, że był ograniczony. Miał określoną górę i dół, nawet części, o jakich była przed chwilą mowa. To nowe ciało określano różnymi terminami, ale łatwo można zauważyć, że za każdym razem wyrażano tę samą ideę. Słowa i zwroty używane przez różnych ludzi mówiły o mgle, chmurze, jakby dymie, parze, czymś przejrzystym, chmurze kolorów, niejako zespole energii, a te inne określenia wyrażały podobne pojęcia. Wreszcie prawie każdy mówił o bezczasowości tego pozacielesnego stanu. Wiele osób mówiło mi, że chociaż mają określić swój pobyt w duchowym ciele w kategoriach czasu, ponieważ język ludzki jest nim uwarunkowany, czas nie był w istocie elementem ich doznań, tak jak to jest w życiu fizycznym. Oto urywki 5 rozmów, w których te fantastyczne aspekty egzystencji w ciele duchowym zostały podane bezpośrednio. Pierwszy przykład. Na zakręcie straciłem panowanie nad kierownicą i mój wóz wyleciał z szosy. Pamiętam wyraźnie błękit nieba i to, że samochód wpadł do rowu. Powiedziałem sobie, mam wypadek. W tym momencie jakbym stracił poczucie czasu i fizycznej rzeczywistości wobec swojego ciała. Straciłem z nim kontakt. Poczułem, że moja istota, moje ja albo mój duch, wszystko jedno, jak to nazwiemy, wychodzi ze mnie poprzez głowę i nic mnie nie bolało. Po prostu jakby się ono unosiło i było nade mną. Moje ja miało zwartość, ale jakby nie fizyczną. Sam nie wiem, fali lub czegoś w tym rodzaju. Właściwie nic fizycznego. Prawie jakby było czymś nasycone, jeśli tak to można określić. Było małe i czułem, że kuliste, bez określonych konturów. Można by to porównać do chmury. Miałem wrażenie, że było jakby we własnym pokrowcu. Kiedy wyszło z mojego ciała, miałem wrażenie, że najpierw szerszym końcem, a potem węższym. Miałem uczucie naprawdę wielkiej lekkości. Nie czułem związania z fizycznym ciałem. Miałem świadomość całkowitego oddzielenia się. Moje ciało nie miało wagi. Najbardziej niezwykłym przeżyciem była chwila, kiedy moje ja zawisło nad moim czołem. Zupełnie jakby zastanawiało się, czy chce oddalić się, czy pozostać. Miałem wtedy wrażenie, że czas się zatrzymał. Na początku i na końcu wypadku wszystko działo się bardzo szybko, ale w tej właśnie chwili, jakby w antrakcie, kiedy moje ja zawieszone było nade mną, a samochód przelatywał nad obmurowaniem szosy, zdawało mi się, że leci bardzo długo. Wtedy właśnie nie przejmowałem się specjalnie ani samochodem, ani wypadkiem, ani swoim ciałem, tylko moim ja. Moje ja nie miało cech fizycznych, ale muszę opisywać je terminami fizycznymi. Mógłbym uczynić to na wiele sposobów, użyć tu wielu słów, ale żadne z nich nie byłoby dokładne. To tak trudno opisać. Wreszcie samochód uderzył o ziemię i przekoziołkował, a jedynymi obrażeniami, które odniosłem, była otarta stopa oraz wykręcona szyja. Drugie. Kiedy opuściłem moje fizyczne ciało, miałem uczucie, że wyszedłem z ciała i wszedłem w coś innego. To nie była moim zdaniem nicość. To było inne ciało, ale nie normalne ludzkie. Różniło się. Nie było dokładnie takie jak ludzkie ciało. Nie było też jakąś większą kulą materii. Miało formę, ale nie miało koloru. I wiem, że miałem coś, co można by nazwać rękami. Nie potrafię tego opisać. Bardziej byłem zainteresowany wszystkim wokół siebie, tym, że widzę własne ciało i w ogóle nie myślałem więc o tym, jakiego rodzaju ciało mam teraz. Wszystko zresztą działo się tak szybko. Czas nie był istotnym elementem, a mimo to istniał. Po wydostaniu się z ciała, wszystko działo się jakby szybciej. Trzeci przykład. Pamiętam, jak wózek, na którym leżałam, wprowadzono do sali operacyjnej i nastąpiło parę krytycznych godzin.
W tym czasie kilkakrotnie opuszczałam moje fizyczne ciało i wracałam do niego. I mogłam je widzieć z góry. Nadal byłam w ciele, ale nie fizycznym. Tylko w czymś, co najlepiej dałoby się opisać jako jakiś zespół energii. Gdybym miała to opisać słowami, powiedziałabym, że było przejrzyste i duchowe, w przeciwieństwie do bytu materialnego. A jednak z całą pewnością miało jakieś części. Czwarty. Kiedy moje serce przestało bić, poczułem, że jestem jakby okrągłą piłką, jakby małą kulą, literą B, na wewnętrznej ściance tej okrągłej kuli. Po prostu nie potrafię panu tego opisać. Piąty. Byłem poza swoim ciałem i patrzyłem na nie z odległości około 10 jardów, ale nadal myślałem jak w fizycznym życiu. I to, czym myślałem, było na wysokości mojej normalnej głowy. Nie byłem jednak w ciele jako takim. Czułem, że jestem kapsułą lub czymś w tym rodzaju, jakąś jasną formą. Nie mogłem jednak widzieć jej. Była niby przejrzysta, ale nie naprawdę, jakbym się w niej znajdował. Była to może energia, jakby mała kula energii, a ja nie odbierałem żadnych cielesnych wrażeń, temperatury, w ogóle nic takiego. Niektórzy moi rozmówcy wspominali krótko o podobieństwie ich fizycznego kształtu do tego nowego. Pewna kobieta tak mi opisała swoje przebywanie poza ciałem. Nadal czułam kształt mego ciała, ramiona, nogi, wszystko, nawet kiedy byłam pozbawiona ciężaru. Pewna pani, która obserwowała spod sufitu zabiegi reanimacyjne, jakim poddawano jej ciało, mówi: jednak byłam w jakimś ciele. Byłam wyciągnięta tam w górze i patrzyłam w dół. Ruszałam nogami i zauważyłam, że jedna z nich jest cieplejsza od drugiej. W tym duchowym stanie, wspominają niektórzy, podobnie jak zdolność poruszania się, również i myśl nie jest zakłócona. Wielokrotnie powtarzano mi, że z chwilą przyzwyczajenia się do nowej sytuacji, ludzie przeżywający to zaczynali myśleć jaśniej i szybciej niż w fizycznej egzystencji. Na przykład pewien mężczyzna powiedział, że kiedy był martwy, rzeczy, które teraz są niemożliwe, wtedy były możliwe. Mój umysł był niezwykle jasny. Było mi tak przyjemnie. Memu umysłowi nic nie sprawiało trudności. Wszystko od razu było proste. Nie musiałem wracać do tego. Po chwili wszystko, czego doświadczałem, stało się w jakiś sposób dla mnie ważne. Postrzeganie w nowym ciele jest jednocześnie podobne i niepodobne do postrzegania w ciele fizycznym. Pod pewnymi względami forma duchowa jest bardziej ograniczona. Jak już to mówiliśmy, kinestezja jako taka nie istnieje. W dwóch przypadkach moi rozmówcy powiedzieli mi, że nie mieli uczucia temperatury, podczas gdy większość odczuwała miłe ciepło. Żaden z moich interlokutorów nie wspominał o wrażeniach zapachu i smaku, kiedy byli poza fizycznym ciałem. Z drugiej strony zmysły, które odpowiadają fizycznym zmysłom wzroku i słuchu, są w duchowym ciele nienaruszane, a nawet bardziej czułe i doskonalsze niż w życiu fizycznym. Pewien mężczyzna zwierzył mi się, że kiedy był martwy, wzrok jego niezwykle się poprawił. Powiedział: nie mogłem zrozumieć, w jaki sposób widzę tak daleko. Pewna kobieta, wspominając swoje doznania, tak mówiła: miałam wrażenie, że duchowe zmysły są nieograniczone, jakbym mogła widzieć wszystko i wszędzie. To zjawisko opisała bardzo plastycznie kobieta, która była poza ciałem na skutek wypadku. Zaczęło się dużo dziać i ludzie biegali wokół karetki. A ilekroć spojrzałam na kogoś, ciekawa, co sobie myśli, to jakbym patrzyła przez lornetkę, jakbym się poderwała i już przy nim byłam. Wydawało mi się, że jakaś moja cząstka, nazwałabym to umysłem, była o kilka jardów od mego ciała fizycznego. Kiedy chciałam zobaczyć kogoś oddalonego, miałam wrażenie, jakby część mnie, jakby zwiadowca, szedł do tej osoby. I w tym momencie zdawało mi się, że gdyby coś gdzieś wydarzyło się na świecie, ja mogłabym tam być. Słuch w stanie duchowym może być tylko tak nazwany przez analogię. I większość moich rozmówców powiada, że w rzeczywistości nie słyszeli fizycznych głosów czy dźwięków. Raczej jakby wychwytywali myśli osób znajdujących się wokół nich. I jak się przekonamy później, ten sam sposób bezpośredniego przekazywania myśli może odgrywać ważną rolę w późniejszych etapach przeżyć związanych ze śmiercią. Tak to ujęła pewna kobieta. Widziałam ludzi wokoło i mogłam zrozumieć, co mówią. Nie słyszałam ich jednak, tak jak słyszę pana. Raczej wiedziałam, co oni myślą. Dokładnie wiedziałam, ale tylko umysłem, a nie na podstawie ich słów. Mogłam to uchwycić, nim otworzyli usta, żeby to powiedzieć. Wreszcie na podstawie jedynej i bardzo interesującej relacji wydaje się, że nawet poważne uszkodzenia fizycznego ciała w żadnym razie nie wpływają na to duchowe. Pewien mężczyzna stracił nogę w wypadku, który spowodował jego kliniczną śmierć. Wiedział o tym, ponieważ widział z odległości swoje okaleczałe ciało, którym zajmował się lekarz. Czułem moje ciało i było całe. Wiedziałem to. Czułem, że jest całe, że wszystko jest na miejscu, chociaż nie było. W tym bezcielesnym stanie człowiek jest odcięty od innych ludzi. Może widzieć inne osoby i w pełni rozumieć ich myśli, one jednak nie są w stanie ani widzieć go, ani słyszeć. Porozumienie z innymi istotami ludzkimi jest praktycznie biorąc niemożliwe, nawet poprzez zmysł dotyku, ponieważ jego duchowemu ciału brak jest gęstości. Tak więc nic dziwnego, że po pewnym czasie rodzi się uczucie izolacji i osamotnienia. Jeden z moich rozmówców widział swoje otoczenie w szpitalu, lekarzy, pielęgniarki i inne osoby z personelu, wykonujące swoje obowiązki. Mimo to w żaden sposób nie mógł z nimi nawiązać porozumienia i dlatego był tak rozpaczliwie samotny. Wielu innych opisało mi uczucie głębokiego osamotnienia, które ich wtedy ogarnęło.
Moje przeżycia, to wszystko, czego doświadczyłem, było cudowne, choć nie do opisania. Chciałem, żeby inni byli ze mną i również to widzieli. Jednak byłem pewny, że tego, co widzę, nigdy nikomu nie będę mógł opisać. Miałem wrażenie osamotnienia. Tak bardzo chciałem, żeby ktoś był ze mną i żebyśmy razem to przeżywali. Cóż, kiedy wiedziałem, że nikt inny nie może tu być, że w tym momencie jestem w jakimś odosobnionym świecie. I wtedy poczułem wielkie przygnębienie. Albo nie mogłam niczego dotknąć, porozumieć się z nikim w pobliżu. Okropna jest świadomość takiego osamotnienia. Wiedziałam, że jestem zupełnie sama, zdana na siebie. I znowu. Byłam po prostu zdumiona. Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. Wcale nie byłam tym poruszona, ani nie martwiłam się myślami w stylu: o Boże, nie żyję i moi osieroceni rodzice będą rozpaczać, a ja nigdy więcej ich nie zobaczę. Nic takiego nie przyszło mi na myśl. Przez cały czas zdawałam sobie jednak sprawę, że jestem sama, bardzo sama. Prawie jakbym była gościem skądś z daleka. Zupełnie jakby wszelkie kontakty zostały ucięte. Jakby nie było miłości, ani żadnych takich uczuć. Wszystko było takie, powiedzmy, techniczne. Doprawdy tego nie rozumiem. Jednak w miarę jak umierający coraz głębiej pogrąża się w przeżywanie śmierci, uczucie osamotnienia znika, gdyż w pewnym momencie przychodzą do niego inni, żeby mu pomóc w tym przejściowym etapie. Mogą to być duchy zmarłych krewnych albo przyjaciół. W dużej zaś liczbie zbadanych przeze mnie przypadków pojawiała się duchowa istota o zupełnie odmiennym charakterze. W następnych rozdziałach przyjrzyjmy się tym spotkaniom. Spotkania z innymi. Sporo osób powiedziało mi, że kiedy umierały, czasem na początku tego procesu, czasem dopiero po innych wydarzeniach, zdawały sobie sprawę z obecności w pobliżu innych duchowych istot, które najwidoczniej miały ułatwić im wejście w śmierć. Albo, jak w dwóch przypadkach, powiedzieć, że czas ich jeszcze nie nadszedł i że muszą wrócić do swoich fizycznych ciał. Przeżyłam to, kiedy rodziłam dziecko. Poród był trudny i straciłam wiele krwi. Lekarz postawił na mnie krzyżyk i powiedział mojej rodzinie, że jestem umierająca. Jednak przez cały czas miałam pełną świadomość. Kiedy usłyszałam, jak doktor to mówi, poczułam, że coś się ze mną dzieje i zdałam sobie sprawę, że pod sufitem pokoju unosi się mnóstwo ludzi. Wszystkich znałam przedtem, ale oni umarli wcześniej. Rozpoznałam babcię i koleżankę szkolną, wielu krewnych i przyjaciół. Wydaje mi się, że widziałam głównie ich twarze i czułam ich obecność. Sprawiali wrażenie zadowolonych. Było to bardzo miłe spotkanie i wiedziałam, że przyszliby mnie chronić albo prowadzić. Miałam prawie wrażenie, że wróciłam do domu, a oni zebrali się, żeby mnie przywitać. Przez cały czas miałam uczucie jasności i piękna. To były naprawdę cudowne i niezwykłe chwile. Pewien mężczyzna tak wspomina. Kilka tygodni przedtem, nim omal nie umarłem, mój przyjaciel Bob został zabity. I teraz, kiedy wyszedłem ze swego ciała, miałem wrażenie, że Bob stoi tuż obok mnie. Widziałam go jakby w umyśle i czułem jego obecność, ale to było dziwne. Nie widziałam go w fizycznym ciele. Ale mimo to jego wygląd i w ogóle wszystko było bardzo wyraźne. Czy to ma jakiś sens? Był przy mnie, ale nie miał fizycznego ciała. Miał jakby przejrzyste ciało, a ja mogłem wyczuć każdą jego część. Ręce, nogi i tak dalej. Ale nie widziałem go fizycznie. Wtedy nie wydawało mi się to dziwne, ponieważ nie musiałem go widzieć moimi oczami. Przecież nie miałem oczu. Zacząłem go pytać: Bob, gdzie ja teraz pójdę? Co się stało? Czy umarłem, czy jeszcze żyję? A on nie odpowiedział mi ani razu. Nie wymówił ani słowa. Ale często, kiedy leżałem w szpitalu, był przy mnie i znowu go wtedy pytałem, co się stanie. Nigdy jednak nie otrzymałem odpowiedzi. A tego dnia, kiedy lekarz powiedział, że będę żył, Bob odszedł. Nie zobaczyłem go więcej, ani nie czułem jego obecności. Zupełnie jakby czekał, żebym przekroczył tę ostateczną granicę. Wtedy powiedziałby mi dokładnie, co się ze mną stanie. W innych przypadkach spotkane istoty nie były osobami, które umierający znali w fizycznym życiu. Pewna kobieta powiedziała mi, że w czasie przebywania poza ciałem zobaczyła nie tylko własne, przejrzyste, duchowe ciało, ale także inne. Osoby, która zmarła przed chwilą. Nie wiedziała, kim jest ta osoba, ale zrobiła ciekawą uwagę. Nie wiedziałam, w jakim ta osoba, ten duch, jest wieku. Ja sama nie miałam poczucia czasu. W kilku przypadkach moi rozmówcy wierzyli, że spotkane istoty były ich duchami opiekuńczymi. Jednemu z nich taki duch powiedział: pomagałem ci na tym etapie twojej egzystencji, ale teraz przekażę cię innym. Pewna kobieta mówiła, że w chwili, gdy opuszczała swe ciało, zauważyła obecność dwóch innych duchowych istot i że one określiły siebie jako jej duchowych pomocników. Dwie osoby opowiedziały mi swoje bardzo podobne przeżycia. Usłyszały one głos, który oświadczył, że nie umarły jeszcze i że muszą wrócić. Jedna z nich tak to ujęła. Usłyszałam głos, ale nie głos ludzki. Było to coś poza zmysłowym doznaniem, który mi powiedział, co muszę zrobić, że muszę wrócić, a ja nie odczułam żadnego lęku, wracając z powrotem do mego fizycznego ciała. Wreszcie duchowe istoty przybierają czasem trudną do określenia formę. Kiedy byłam martwa w tej próżni, mówiłam do kogoś, jednak nie mogę powiedzieć, czy mówiłam do osób cielesnych, a przecież miałam uczucie, że wokół mnie są ludzie i czułam ich obecność. To, że się poruszają, choć nikogo nie widziałam. Od czasu do czasu rozmawiałam z kimś, ale nie widziałam nikogo.
A ilekroć zastanawiałam się, co się dzieje, otrzymywałam od któregoś z nich myśl, że wszystko jest w porządku, że umieram, ale wszystko będzie dobrze i dlatego mój stan nie budził we mnie lęku. Na każde zadane pytanie natychmiast otrzymywałam odpowiedź. Nie zostawiali mego umysłu pustego. Odcinek czwarty. Świetlista istota. Elementem najczęściej występującym, wprost trudno w to uwierzyć, w zbadanych przeze mnie relacjach, jest spotkanie z bardzo jasnym światłem, które to zjawisko wywarło niezwykle silne wrażenie na każdym z moich rozmówców. Znamienne, że z początku to światło jest słabe, ale szybko nabiera mocy, aż wreszcie staje się nieziemsko olśniewające. Jednak choć zwykle określane jako białe albo jasne, jest ono jasnością nie do opisania. Wiele osób podkreśliło, że nie oślepiało, ani w żaden sposób nie wpływało źle na oczy. Nie uniemożliwiało też widzenia innych rzeczy w pobliżu. Może dlatego, że w tym momencie osoby te nie miały fizycznych oczu. Pomimo niezwykłości tego światła, nikt nie wątpił, że była to istota, świetlista istota. Co więcej, twierdzono, że miała bardzo określoną osobowość. Miłość i ciepło, jakie z niej emanowały, nie dadzą się opowiedzieć. Umierający czuł, że niejako otoczony jest przez tę istotę, wchłonięty przez nią, uspokojony wewnętrznie i zaakceptowany. Światło to wprost magnetycznie i nieodparcie przyciągało. Ciekawe, że o ile powyższy opis świetlistej istoty był zawsze taki sam, identyfikacja jej zależała od poszczególnych osób i była chyba w znacznej mierze funkcją wychowania religijnego, wykształcenia albo wierzeń. I tak większość osób wyrosłych w tradycji chrześcijańskiej czy ludzi wierzących identyfikowała to światło z Chrystusem. Czasem, żeby poprzeć swoją interpretację, odwoływała się do Biblii. Dwoje Żydów określiło to światło jako anioła. Było jednak jasne w obu przypadkach, iż nie zamierzali twierdzić, że ta istota miała skrzydła, grała na harfie albo nawet miała kształt ludzki, czy też z wyglądu przypominała człowieka. Było to tylko światło. Każdy jednak starał się powiedzieć, że uważa tę istotę za wysłannika albo przewodnika. Człowiek, który uprzednio nie miał żadnych przekonań religijnych ani przygotowania religijnego, po prostu określał to, co widział, jako świetlistą istotę. Tego samego określenia użyła pewna chrześcijanka, której to światło wcale się nie kojarzyło z Chrystusem. Wkrótce po ukazaniu się owa istota nawiązuje kontakt z osobą umierającą. Należy podkreślić, że ów kontakt ma charakter tak samo bezpośredni, jak wtedy, kiedy osoba w ciele duchowym odbierała myśli znajdujących się w pobliżu. I w tym wypadku moi rozmówcy twierdzili, że nie słyszeli fizycznego głosu ani dźwięków, ani też nie odpowiadali tej istocie słyszalnymi dźwiękami. Stwierdzali natomiast, że miało miejsce bezpośrednie i swobodne przekazywanie myśli. I to w sposób tak jasny, że nie istniała żadna możliwość, by nie zrozumieć światła albo mu skłamać. Dalej, ta swobodna wymiana nie odbywa się w języku ojczystym umierającego, a jednak rozumie ona wszystko i natychmiast. Nie potrafił nawet przetłumaczyć owej wymiany myśli na język ludzki, którym musi się posługiwać po reanimowaniu. Następny etap owego przeżycia jasno ilustruje trudności tłumaczenia z tego nie dającego się ująć w słowa języka. Owa istota prawie natychmiast kieruje pewną myśl do osoby, której się tak dramatycznie pojawiła. Moi rozmówcy tę myśl próbowali zwykle sformułować jako pytanie, na przykład, czy jesteś gotów umrzeć? Czy jesteś przygotowany do śmierci? Co zrobiłeś w życiu godnego pokazania mi? I czy to, czego dokonałeś w życiu, jest wystarczające? Dwa pierwsze sformułowania, kładące nacisk na przygotowanie, na pierwszy rzut oka mogą różnić się znaczeniem od dwóch następnych, które podkreślają osiągnięcia. Jednak moje przekonanie, że każdy starał się wyrazić tę samą myśl, znajduje uzasadnienie w opowiadaniu pewnej kobiety, która tak to ujęła. Najpierw ta istota spytała mnie, czy jestem gotowa umrzeć i czy zrobiłam coś w życiu, co chciałabym jej pokazać. Dalej, nawet gdy pytanie zostało inaczej sformułowane, po wyjaśnieniu okazuje się, że ma tę samą treść. Na przykład pewien mężczyzna powiedział mi, że w trakcie jego śmierci głos zadał pytanie, jaką ma wartość. Oznaczało to, czy życie, jakie prowadziłem dotychczas, wydaje mi się wartościowe. Teraz, kiedy wiem już to, czego się teraz dowiedziałem. Muszę dodać, że wszyscy moi rozmówcy podkreślali fakt, iż to pytanie, tak zasadnicze, jeśli idzie o jego tonację uczuciową, nie miało w sobie nic potępienia. Istota owa, wszyscy się z tym zgadzają, nie kieruje tego pytania, żeby kogokolwiek oskarżać czy mu grozić. Każdy bez wyjątku czuł wszechogarniającą miłość i życzliwość, emanujące od światła, niezależnie od treści odpowiedzi. Pytanie to zadawane jest chyba raczej w intencji, by umierający zastanowił się nad swoim dotychczasowym życiem, żeby wyjawił, co o nim sądzi. Jest to niejako sokratesowe pytanie, stawiane nie po to, by uzyskać informacje, lecz by ułatwić osobie pytanej samodzielne wkroczenie na drogę prawdy. Przyjrzyjmy się bezpośrednim relacjom o tej zdumiewającej istocie. Pierwsza. Usłyszałem, jak lekarze powiedzieli, że nie żyje i wtedy poczułem, jakbym zapadł w ciemność i w niej płynął. Była ona jednak w jakiś sposób zamknięta. Naprawdę nie znajduję słów, żeby to opisać. Wszystko było bardzo czarne, tylko gdzieś w dali przed sobą widziałem światło. Było niezwykle jasne, ale z początku niezbyt duże. Powiększało się, w miarę jak się do niego zbliżałem.
Starałem się dotrzeć do tego światła, ponieważ byłem przekonany, że to Chrystus. Nie czułem wcale strachu. Było mi właściwie przyjemnie, gdyż jako chrześcijanin natychmiast to światło skojarzyłem z Chrystusem, który powiedział: Jam jest światłością świata. Pomyślałem, jeśli już mam umrzeć teraz, to wiem, kto czeka na mnie tam, na końcu, w tym świetle. Relacja druga. Stałam i wyszłam na korytarz, żeby się napić wody. I w tym właśnie momencie, jak stwierdzono później, nastąpiło pęknięcie wyrostka robaczkowego. Zrobiło mi się słabo i upadłam. Zdawało mi się, że unoszę się i że moja prawdziwa istota poruszyła się i opuściła ciało. I słyszałam piękną muzykę. Uleciałam korytarzem i przez drzwi na werandę obitą siatką. Tutaj miałam wrażenie, że otacza mnie chmura, różowa mgła. Przeniknęłam przez tę siatkę, jakby jej nie było, poszybowałam w górę i znalazłam się w krystalicznie czystym świetle, oślepiająco białym. Było cudowne, promieniejące, ale nie raziło moich oczu. Nie było to światło, jakie spotkać można na ziemi. Nie widziałam nikogo w tym świetle, a jednak miało ono jakąś osobowość. Byłam tego pewna. Było to światło doskonałego zrozumienia i doskonałej miłości. Mój umysł odebrał pytanie, czy mnie miłujesz? Nie było to ściśle mówiąc pytanie, ale zrozumiałam je tak. Jeśli mnie naprawdę kochasz, wracaj i skończ to, co zaczęłaś w życiu. I przez cały czas miałam uczucie, że otacza mnie wszechogarniająca miłość i zrozumienie. Relacja trzecia. Wiedziałem, że umieram i że nic nie mogę na to poradzić, bo nikt mnie nie słyszał. Znajdowałem się poza swoim ciałem. Nie wątpiłem w to, ponieważ widziałem je na stole operacyjnym. Moja dusza je opuściła. Z początku czułem się okropnie, lecz nagle ujrzałem niezwykle jasne światło. Najpierw było przytłumione, a potem zobaczyłem wielki promień. Była to ogromna ilość światła. Nie taka jak błysk flesza, po prostu wielka światłość. I ogrzewało mnie ono. Czułem jego ciepło. Było jasne, przy tym żółtawo-białe, właściwie bardzo białe i okropnie jasne, wprost nie potrafię tego opisać. Miałem wrażenie, że wszystko zakrywa, a jednak widziałem wokół siebie bardzo wyraźnie salę operacyjną, lekarzy i pielęgniarki, każdy szczegół. Widziałem wszystko doskonale, bo to światło nie oślepiało mnie. Z początku, kiedy zobaczyłem je, nie byłem pewien, co się dzieje, ale wtedy światło spytało, poniekąd zadało pytanie, czy jestem gotów umrzeć. Jakby jakaś osoba ze mną rozmawiała, ale tej osoby nie było. To światło mówiło do mnie, było głosem. A potem ten mówiący do mnie głos chyba zrozumiał, że nie jestem jeszcze gotów umrzeć. Tak jakby chciał mnie tylko sprawdzić. Od chwili, kiedy światło do mnie przemówiło, czułem się wspaniale, bezpieczny i kochany. Ta miłość, która emanowała z niego, jest nie do wyobrażenia, nie do opisania. Jakąż radością było przebywanie z tą istotą. I miała także poczucie humoru, daje słowo. Przegląd życia. Pojawienie się świetlistej istoty i wstępne, bezsłowne pytania poprzedzają zdumiewające doznanie, kiedy to owa jasność ukazuje umierającemu panoramiczny obraz jego życia. Często był on przekonany, że świetlista istota zna całe jego życie i nie potrzebuje żadnych informacji, a jej zamiarem jest wyłącznie skłonienie do refleksji. Ten przegląd określić można jedynie w kategoriach pamięci, gdyż jest temu najbliższy. Ma on jednak specjalne cechy, które stawiają go poza normalnym pamiętaniem. A więc wszystko dzieje się z niezwykłą szybkością. Niektórzy widzieli historię swojego życia w porządku chronologicznym, inni w ogóle nie mieli świadomości porządku czasowego. Wspomnienie było natychmiastowe, wszystko ukazywało się od razu i byli oni w stanie ogarnąć je jednym spojrzeniem. Niezależnie od tego, jak owa retrospekcja była wyrażona, wszyscy moi rozmówcy zgadzają się, że wedle czasu ziemskiego trwała zaledwie chwilę. Jednak mimo szybkości, i to także wszyscy potwierdzają, ten przegląd, prawie zawsze opisywany jako obrazy odbierane wzrokowo, był nad podziw żywy i realny. W niektórych wypadkach mówiono mi, że obrazy były w bardzo żywych kolorach, trójwymiarowe i nawet poruszały się. I mimo, że przebiegały szybko, każdy był zauważalny i rozpoznawalny. Patrzący na nie doznawali znów tych samych uczuć i wrażeń, co on dziś. Niektórzy z moich rozmówców twierdzą, że choć nie potrafią tego wytłumaczyć należycie, widzieli wszystko, co kiedykolwiek zrobili, od rzeczy najmniej znaczących do najważniejszych. Inni z kolei widzieli tylko najważniejsze wydarzenia swojego życia. Byli tacy, którzy przez pewien czas po tym przeżyciu potrafili przypomnieć sobie swą przeszłość bardzo dokładnie. Niektórzy odebrali to jako zabieg wychowawczy ze strony świetlistej istoty. Kiedy patrzyli na ten przegląd, owa istota jakby chciała podkreślać ważność dwóch spraw w życiu, by kochać bliźnich i by stale zdobywać wiedzę. Oto typowy przykład ilustrującej to relacji. Kiedy ujrzałam światło, spytało mnie najpierw, czego dokonałaś w życiu, pokaż mi, albo coś w tym stylu. I wtedy zaczęły się pojawiać obrazy, a ja sobie pomyślałam, co to się dzieje, bo nagle znalazłam się we wczesnym dzieciństwie i od tego momentu jakbym przechodziła od pierwszych lat życia aż po teraźniejszość. Ten początek był zdumiewający, bo widziałam siebie jako małą dziewczynkę bawiącą się nad strumykiem i zobaczyłam inne sceny z tego czasu, różne zdarzenia związane z moją siostrą i ludźmi z sąsiedztwa i miejsca, które znałam. A potem byłam w przedszkolu i przypomniałam sobie tę zabawkę, którą lubiłam najwięcej, a którą niechcący zepsułam i później bardzo długo opłakiwałam. To był naprawdę dla mnie wielki wstrząs.
Obrazy z mego życia przesuwały się. Przypomniałam sobie, jak byłam w harcerstwie, na obozie. Ujrzałam wiele zdarzeń ze szkoły. A kiedy byłam w liceum, spotkał mnie ogromny zaszczyt, ponieważ zostałam wybrana do Towarzystwa Osiągnięć Naukowych i przypomniałam sobie tę wielką radość. I tak widziałam siebie w różnych klasach szkoły i uroczystość otrzymania dyplomu, pierwsze lata koledżu, aż po dzień dzisiejszy. Wszystko to wracało do mnie kolejno, bardzo szybko i bardzo wyraźnie. Te sceny były trójwymiarowe, w kolorach, jakbym wyszła z ich ram i spojrzała na nie z boku. I ruszały się. Na przykład, kiedy zobaczyłam, że zniszczyłam zabawkę, widziałam wszystkie swoje gesty. Nie oglądałam tego z perspektywy czasu, który upłynął. To było tak, jakby ta mała dziewczynka, na którą patrzyłam, była kimś innym, jak w kinie. Jedną wśród wielu innych dzieci, które się bawiły w ogrodzie. A jednak to byłam ja. Widziałam, jak robiłam różne rzeczy jako dziecko. I było to dokładnie to samo, co wtedy robiłam, ponieważ dobrze to pamiętam. A kiedy oglądałam poszczególne sceny, nie widziałam światła. Zniknęło, jak tylko zadało mi pytanie, czego dokonałam i kiedy zaczęły ukazywać się te obrazy. Ale wiedziałam, że ono jest ze mną przez cały czas, że mnie prowadzi przez te obrazy, bo czułam jego obecność. A od czasu do czasu robiło jakąś uwagę. Starało się w każdym takim obrazie coś mi pokazać. Jakby wcale nie chciało zobaczyć, co zrobiłam, to było mu wiadome, ale starało się wybrać pewne sceny z mego życia i ukazać mi je, po to, bym je sobie przypomniała. Przez cały czas powtarzało, jak ważna jest miłość. Zdarzenia z nią związane dotyczyły mojej siostry, gdyż bardzo ją kochałam. Światło pokazało mi takie sytuacje, w których byłam samolubna wobec niej, ale także i takie, kiedy okazałam jej miłość. Dało mi do zrozumienia, że powinnam ze wszystkich sił dobrze czynić innym ludziom. A jednak nie było w tym nic oskarżenia. Ilekroć ukazywało mi te chwile, kiedy byłam samolubna, czyniło to po to, żebym z tego wyciągnęła wnioski. Zdawało się również bardzo interesować wszystkimi sprawami związanymi z wiedzą. Podkreślało ważność nauki i powiedziało mi, że mam nadal się uczyć i że kiedy znów przyjdzie po mnie, ponieważ wtedy już mi powiedziało, że wróci, wtedy też będzie mi potrzebna wiedza. Powiedziało, że stale ją trzeba zdobywać, a ja odniosłam wrażenie, że to trwa również i po śmierci. Myślę, że ukazując mi te obrazy, chciało mnie czegoś nauczyć. Wszystko to było bardzo dziwne. Byłam tam, widziałam te obrazy, poruszałam się wśród nich, a wszystko działo się tak szybko. A jednak na tyle wolno, że mogłam zauważyć każdy szczegół. Jeśli chodzi o nasz czas, to trwało wszystko chyba krótko. Po prostu zobaczyłam to światło i od razu zaczęły przesuwać się te obrazy i światło potem zniknęło. Trwało to chyba mniej niż 5 minut, a zapewne dłużej niż 30 sekund. Ale naprawdę trudno mi dokładnie określić. Tylko raz byłam naprawdę przerażona, kiedy zdałam sobie sprawę, że jeszcze nie będę mogła umrzeć. Ale cieszyłam się, że zobaczyłam te migawkowe obrazy. To było przyjemne. Wielką radość sprawił mi powrót do dzieciństwa, zupełnie jakbym je na nowo przeżyła, cofnęła się, co normalnie jest przecież niemożliwe. Muszę także podkreślić fakt, że mam też takie relacje, w których był przegląd życia, chociaż nie pojawiła się owa świetlista istota. Z reguły, kiedy się ukazywała bezpośrednio, przegląd życia robił znacznie silniejsze wrażenie. W każdym razie określany bywa zwykle jako bardzo wyraźny, szybki i dokładny, niezależnie od tego, czy świetlista istota ukazała się, czy nie, i niezależnie od tego, czy pojawiła się w wyniku śmierci, czy tylko podczas otarcia się o śmierć. Kiedy się wydostałam z tego hałasu i długiego, ciemnego miejsca, na końcu tunelu błysnęło mi moje całe życie, moje myśli dziecięce. Nie były to, dokładnie mówiąc, obrazy, ale chyba raczej coś w formie myśli. Nie potrafię tego panu dokładnie opisać, ale było tam wszystko. I to jednocześnie nie jedna rzecz naraz, migająca, ale wszystko. Wszystko od razu. Pomyślałam o mojej matce, o moich złych uczynkach. A kiedy zobaczyłam te moje złe postępki, które popełniłam w dzieciństwie wobec matki i ojca, jakże tego żałowałam. I zapragnęłam cofnąć się w czasie, by to naprawić. W poniższych dwóch przypadkach, chociaż nie było śmierci klinicznej, miała miejsce zapaść albo uszkodzenie ciała. Wszystko stało się bardzo nagle. Miałem trochę gorączki i od jakichś 2 tygodni kiepsko się czułem. Tego wieczoru nagle poczułem się bardzo chory i bardzo źle. Leżałem w łóżku i pamiętam, że się wychyliłem, by sięgnąć ręką do żony i powiedzieć jej, że jestem bardzo chory. Jednak nie mogłem się ruszyć. Nagle poczułem, że znajduję się w kompletnej próżni i ciemności. I ujrzałem przed sobą całe moje życie. Kiedy miałem 6-7 lat, mego przyjaciela ze szkoły podstawowej, potem zobaczyłem szkołę średnią, szkołę stomatologiczną i swoją praktykę dentystyczną. Wiedziałem, że umieram i pamiętam, jak się zastanawiałem nad zabezpieczeniem rodziny. Byłem zmartwiony, że to już koniec. Żałowałem, że zrobiłem różne rzeczy w moim życiu. Żałowałem też tego, czego nie zdążyłem zrobić. Powiedziałbym, że te obrazy widziałem w wyobraźni, ale były znacznie żywsze niż dziejące się w rzeczywistości. Widziałem tylko ważniejsze zdarzenia, ale odbywało się to bardzo szybko. Patrzyłem na całe moje życie, a działo się to w przeciągu paru sekund. Migało mi jak film, z niezwykłą szybkością, a mimo to byłem w stanie wszystko dokładnie obejrzeć i zrozumieć. Jednak obrazom nie towarzyszyły żadne uczucia, ponieważ nie było na to dość czasu. Nie widziałem nic, tylko ciemność i te obrazy. A jednak przez cały czas czułem obok siebie obecność potężnej, bardzo kochającej istoty. Było to ogromnie interesujące.
Kiedy zaś przyszedłem do siebie, dzięki temu doświadczeniu mógłbym z niezwykłą dokładnością opowiedzieć o każdym etapie z mego życia. To przeżycie było niezwykłe, trudno jednak opisać je słowami, bo działo się tak szybko, choć bardzo wyraźnie. Były żołnierz tak opisuje. Podczas służby wojskowej w Wietnamie zostałem ranny i potem wskutek tego umarłem, ale przez cały czas dokładnie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Dostałem 6 pocisków z karabinu maszynowego, ale wcale się nie przeraziłem. Nawet poczułem ulgę, że zostałem ranny. Byłem zupełnie spokojny i nie było to wcale straszne. I nagle zacząłem przed sobą widzieć całe swoje życie. Zdawało mi się, że mogę wrócić do czasów, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, a potem stopniowo widziałem obrazy z całego życia. Wszystko mogłem sobie przypomnieć, ponieważ wszystko było bardzo żywe, wyraźne. Przesuwało się przede mną od najwcześniejszych wspomnień, jakie zapamiętałem, aż do teraźniejszości, a trwało to bardzo krótko. I nie dostrzegłem w tym nic złego, patrzyłem na to bez żalu, bez wyrzutów sumienia. Jakbym oglądał serię obrazów, powiedzmy przezroczy. To najlepsze porównanie, jakie mi się nasuwa. Zupełnie jakby ktoś wyświetlał mi je bardzo szybko. Wreszcie interesujący przypadek, w którym mój rozmówca przeżył wielkie napięcie uczuciowe, gdyż groziła mu śmierć, choć nie odniósł żadnych obrażeń. Latem po pierwszym roku koledżu pracowałem jako kierowca wielkiej ciężarówki. Niestety często zasypiałem za kierownicą. Któregoś dnia wczesnym rankiem prowadziłem tę ciężarówkę i drzemałem. Czekał mnie długi kurs. Ostatnią rzeczą, jaką zapamiętałem, był znak drogowy i potem zasnąłem na dobre. Nagle usłyszałem okropny huk. Wystrzeliła zewnętrzna prawa opona. Następnie na skutek dużego ładunku i zarzucenia to samo stało się z oponami po lewej stronie. Ciężarówka przewróciła się na bok i zaczęła zsuwać się w stronę mostu. Byłem przerażony tym, co się dzieje, ponieważ wiedziałem, że ciężarówka rozbije się o most. W tym czasie, kiedy ciężarówka podskakiwała, pomyślałem o tym wszystkim, co zrobiłem w życiu. Widziałem tylko niektóre te najważniejsze rzeczy, a były one bardzo realne. Najpierw zobaczyłem, jak mając 2 lata idę z moim ojcem nad morską plażą. Potem nastąpiły dalsze obrazy chronologicznie od najwcześniejszych lat. Przypomniałem sobie, jak zepsułem zabawkę, taki czerwony wóz, który dostałem na gwiazdkę, gdy miałem 5 lat. Pamiętam, jak plakałem, kiedy poszedłem do szkoły, do pierwszej klasy, w żółtym płaszczu przeciwdeszczowym, który kupiła mi matka. Zobaczyłem każdego nauczyciela i trochę różnych zdarzeń z każdego roku. Potem widziałem szkołę średnią i jak pracowałem, roznosząc gazety, i jak poszedłem do pracy w sklepie kolonialnym i to, co teraz robiłem tuż przed rozpoczęciem mojego 2. roku nauki w koledżu. Wszystko to i wiele innych rzeczy przemknęło mi przez głowę, a działo się to bardzo szybko. Może trwało zaledwie ułamek sekundy. A potem nagle się skończyło. Stałem patrząc na ciężarówkę i pomyślałem, że nie żyję, że jestem aniołem. I zacząłem się szczypać, żeby się upewnić, że żyję, czy jestem duchem, czy jak. Ciężarówka była zupełnie rozbita, a ja nie zostałem nawet draśnięty. Widać, udało mi się jakoś wyskoczyć. Kiedy zapanowała cisza, pomyślałem, jakie to dziwne, że to, co przytrafiło mi się w życiu, te rzeczy, które wywarły na mnie trwałe wrażenie, w momencie kryzysu przeleciały mi przez głowę. Pewno mógłbym i teraz o nich wszystkich pomyśleć i wspomnieć je i wyobrazić sobie, ale pewno zajęłoby mi to co najmniej z 15 minut. A to wszystko wydarzyło się natychmiast, automatycznie, w niecałą sekundę. Naprawdę zdumiewające. Granica albo kres. Kilku moich rozmówców, którzy znaleźli się na progu śmierci, miało wrażenie, że zbliżają się do czegoś, co można by nazwać granicą albo pewnego rodzaju kresem. W różnych relacjach przybierało to formę wody, szarej mgły, żywopłotu przecinającego pole albo po prostu linii. Chociaż jest to sprawa bardzo dyskusyjna, można postawić pytanie, czy u źródła tych wszystkich wyobrażeń nie ma jednego podstawowego doświadczenia albo idei. Gdyby to było prawdą, różne wersje reprezentowałyby tylko indywidualne sposoby interpretowania, wyrażania albo wspomnienia tego podstawowego doświadczenia. Zapoznajemy się z kilkoma relacjami, w których granica albo kres odgrywają istotną rolę. Pierwsza relacja. Umarłam z powodu zatrzymania akcji serca. I wtedy nagle znalazłam się na pofalowanym polu. Było piękne, intensywnie zielone, miało barwę niespotykaną na ziemi. Wokół mnie było cudownie, radośnie, jasno. Spojrzałam przed siebie i na końcu tego pola zobaczyłam żywopłot. Zaczęłam iść w tym kierunku. Po drugiej jego stronie zobaczyłam mężczyznę, który szedł naprzeciw mnie, jakby na spotkanie. Chciałam podejść do niego, ale coś mnie nieodwołalnie odciągnęło. Jednocześnie zobaczyłam, że on również odwraca się i odchodzi w przeciwnym kierunku. Oddala się od żywopłotu. Relacja druga. Przeżyłam to podczas narodzin mego 1. dziecka. W 8. miesiącu ciąży miałam toksyczne zatrucie, tak to określił lekarz. I poradził mi, żebym od razu poszła do szpitala, gdzie przyspieszy poród. Zaraz po urodzeniu się dziecka miałam silny krwotok i lekarz nie mógł sobie z nim poradzić. Zdawałam sobie w pełni sprawę z tego, co mi grozi, bo jestem z zawodu pielęgniarką. Kiedy straciłam przytomność, usłyszałam przykry, brzęczący, dzwoniący hałas. Potem zdawało mi się, że znajduję się na małym statku czy żaglówce płynącej na drugą stronę jakiejś dużej wody. Na dalekim brzegu widziałam wszystkich moich kochanych zmarłych, matkę, ojca, siostrę i innych. Widziałam ich.
Byli tacy, jakich znałam na ziemi. Kiwali do mnie, żebym się do nich zbliżyła, a ja cały czas powtarzałam: nie, nie jestem gotowa, żeby z wami być. Nie chcę umierać. Nie jestem jeszcze gotowa, żeby odejść. Odcinek piąty. A co najdziwniejsze, przez cały czas widziałam lekarzy i pielęgniarki, jak się zajmowali moim ciałem. Ale wydawało mi się, że jestem raczej widzem, a nie tą osobą, tym ciałem, które oni ratują. Tak bardzo chciałam powiedzieć mojemu lekarzowi: nie umrę, ale nikt nie mógł mnie usłyszeć. Wszystko to razem, lekarze, pielęgniarki, sala porodowa, statek, woda i daleki brzeg mieszało się ze sobą. Wszystko było razem, jakby jedna scena nakładała się na drugą. Wreszcie statek znalazł się blisko tego odległego brzegu, ale zanim dobił, zawrócił i zaczął płynąć z powrotem. Wreszcie udało mi się powiedzieć do mojego lekarza: nie umrę. I chyba w tej chwili odzyskałam przytomność, a lekarz wyjaśnił mi, co się stało, że miałam poporodowy krwotok i że omal nie umarłam, ale że teraz wszystko będzie dobrze. Relacja trzecia. Leżałem w szpitalu z powodu ciężkiej choroby nerek i byłem w stanie śpiączki od blisko tygodnia. Opiekujący się mną lekarze nie wiedzieli, czy będę żyć. W czasie, kiedy byłem nieprzytomny, miałem uczucie, jakbym się unosił, jakbym wcale nie miał fizycznego ciała. I zobaczyłem jasne, białe światło. Tak jasne, że nie mogłem przez nie nic zobaczyć. Ale przebywanie w jego zasięgu było cudowne. Dawało ukojenie. Żadnego przeżycia na ziemi nie można z tym porównać. W obecności tego światła odebrałem takie myśli czy słowa: czy chcesz umrzeć? I odpowiedziałem, że nie wiem, bo nic mi nie wiadomo o śmierci. Wtedy białe światło powiedziało: przejdź przez tę linię, a dowiesz się. Byłem pewien, że ta linia jest przede mną, choć jej nie widziałem. A kiedy ją przekroczyłem, ogarnęło mnie cudowne uczucie spokoju, ciszy. Zniknęły wszystkie troski. Relacja czwarta. Miałam atak serca. Znalazłam się w czarnej pustce i czułam, że zostawiłam za sobą swoje fizyczne ciało. Wiedziałam, że umieram i pomyślałam: Boże, zawsze starałam się wszystko robić jak najlepiej. Proszę, pomóż mi. Natychmiast znalazłam się poza ciemnością. Było szaro, a ja poruszałam się, ślizgałam szybko. I przed sobą w dali zobaczyłam szarą mgłę, do której się zbliżałam. Miałam uczucie, że poruszam się zbyt wolno. Chciałam jak najszybciej tam się znaleźć. Wreszcie mogłam spojrzeć przez tę mgłę. Widziałam za nią ludzi i wyglądali oni tak jak na ziemi. I widziałam także coś, co można by uważać za budowlę. Wszystko to przenikało wspaniałe, niezwykłe światło. Żyjący, złocisto-żółty blask o jasnym odcieniu, jakiego nie znamy na ziemi. Kiedy się zbliżyłam, byłam pewna, że przejdę przez tę mgłę. Przenikała mnie cudowna radość. Nie ma w języku ludzkim słów, żeby to opisać. A jednak nie nadszedł jeszcze mój czas, bowiem natychmiast z drugiej strony ukazał się mój wuj Karl, który umarł wiele lat temu. Zagrodził mi przejście, mówiąc: wracaj, jeszcze nie skończyłaś swej pracy na ziemi. Teraz wracaj. Nie chciałam wracać, ale nie miałam wyboru i natychmiast znalazłam się z powrotem w moim ciele. Poczułam okropny ból w piersi i usłyszałam, jak mój synek płacze i woła: o Boże, wróć mi moją mamę. Relacja piąta. Wzięli mnie do szpitala, bo byłem w krytycznym stanie i tam stwierdzili, że mam zapalenie, a lekarz powiedział, że się z tego nie wygrzebie. Wezwał moją rodzinę, ponieważ jego zdaniem mój koniec był bliski. Przyszli i zebrali się wokół mego łóżka, a kiedy doktor myślał, że umieram, wydawało mi się, że to moi krewni oddalają się coraz bardziej ode mnie. Jakby to oni odchodzili, a nie ja. Było coraz ciemniej i ciemniej, ale ich widziałem. Straciłem przytomność i nie wiem, co się działo w moim pokoju szpitalnym, ale ja byłem w wąskim korytarzu w kształcie litery V, jakby w rowie, mającym szerokość krzesła. Akurat pasowało do mego ciała, a ręce trzymałem wzdłuż boków. Poruszałem się głową naprzód i było ciemno, okropnie ciemno. Posuwałem się tak w dół, kiedy spojrzawszy w górę, zobaczyłem piękne, lśniące drzwi bez klamki. W szparach tych drzwi widziałem wspaniałe światło z promieniami i wszyscy tam byli szczęśliwi i przechadzali się. Miałem wrażenie, że tam jest bardzo duży ruch. Popatrzyłem w górę i powiedziałem: o Boże, jestem tu. Jeśli chcesz, zabierz mnie. Człowieku, odesłał mnie tak szybko, że omal tchu nie straciłem. Powrót. Najwidoczniej osoby, z którymi rozmawiałem, musiały wrócić w jakimś momencie swego przeżycia. Zwykle jednak wtedy zachodziła ciekawa zmiana w ich postawie. Proszę pamiętać, że na ogół wszyscy stwierdzali, iż w pierwszych chwilach po śmierci pragnęli wrócić do swych ciał i odczuwali wielki żal z powodu zgonu. Jednak jeśli osoba umierająca osiągnęła pewien etap swego przeżycia, nie chciała wracać do ciała, nawet opierała się temu. Zwłaszcza miało to miejsce w przypadku tych, którzy znaleźli się tak daleko, że zetknęli się ze świetlistą istotą. Pewien mężczyzna powiedział z przejęciem: wcale nie chciałem rozstać się z tą istotą. Wyjątki od tego uogólnienia są często pozorne, a nie rzeczywiste. Kilka kobiet, w owym czasie matek małych dzieci, wyznało mi, że one same wolałyby zostać tam, gdzie się znalazły, ale czuły się w obowiązku uczynić próbę powrotu, żeby wychować dzieci. Zastanawiałam się, czy powinnam tam zostać, ale wtedy przypomniałam sobie moją rodzinę, troje dzieci i męża. Ciężko mi to wyjaśnić. Było mi tak cudownie w obecności tego światła, że naprawdę nie chciałam wrócić.
ale zawsze podchodziłam bardzo poważnie do moich obowiązków i wiedziałam, że jestem potrzebna rodzinie, więc postanowiłam spróbować wrócić. W kilku innych przypadkach moi rozmówcy mówili, że choć czuli się dobrze i bezpiecznie w tej nowej, bezcielesnej egzystencji i nawet się nią cieszyli, byli zadowoleni, że mogą wrócić do fizycznego ciała, gdyż zostawili jakieś ważne, niespełnione zadanie. W kilku wypadkach chodziło o ukończenie studiów. Miałem za sobą 3 lata college'u i został mi jeszcze tylko rok. Kołatała mi się myśl, nie chcę teraz umrzeć. Ale czułem, że jeśli to potrwa jeszcze kilka minut, jeśli jeszcze chwilę dłużej pobędę w obecności tego światła, zapomnę o nauce i ulegnę temu, co przeżywam. W zebranych przeze mnie relacjach występuje duża różnorodność, jeśli idzie o sposób i przyczyny powrotu do ciała fizycznego. Większość po prostu odpowiedziała, że nie wie, jak czy też dlaczego wróciła. Inni, że mogą się tylko domyślać. Kilka osób bardzo wyraźnie czuło, że to ich własna decyzja sprawiła, że wrócili do ciała i do ziemskiego życia. Znalazłem się poza swoim ciałem i uświadomiłem sobie, że muszę powziąć decyzję. Wiedziałem, że nie mogę pozostawać poza moim fizycznym ciałem przez dłuższy czas. Dla innych ludzi może to jest trudne do zrozumienia, ale dla mnie było to wtedy całkowicie jasne. Czułem, że to ja muszę zdecydować, czy mam iść dalej naprzód, czy wracać. Po drugiej stronie było cudownie i chciałem nawet zostać, ale świadomość, że muszę zrobić na ziemi coś dobrego, też była w jakiś sposób cudowna. Myślałem więc sobie, tak, muszę wracać i żyć. I wróciłem do mego fizycznego ciała. Miałem wprost uczucie, jakbym sam powstrzymywał krwawienie. W każdym razie zacząłem po tym wracać do zdrowia. Inni są przekonani, że to Bóg pozwolił im żyć, czy też świetlista istota, w odpowiedzi na ich własną prośbę. Zwykle ta prośba była altruistyczna, albo dlatego, że Bóg czy ta istota mieli najwidoczniej zamiar powierzyć im jakąś misję. Unosiłam się ponad stołem i widziałam wszystko, co robili. Z całą pewnością wiedziałam, że umieram, a jednak martwiłam się o moje dzieci, o to, kto się nimi zaopiekuje. Nie byłam jeszcze gotowa, żeby odejść. Bóg pozwolił mi żyć. Pewien mężczyzna wspomina. Bóg okazał mi dobroć. Umarłem, a On pozwolił lekarzom przywrócić mi życie, ponieważ miał w tym swój cel. Tym celem, jak sądzę, była pomoc mojej żonie, która popadła w alkoholizm. I wiedziałam, że beze mnie nie wyciągnie się z tego. Teraz jest z nią lepiej i naprawdę myślę, że przyczyniło się do tego to, co przeżyłem. Młoda matka mówi, Bóg odesłał mnie na ziemię, ale nie wiem dlaczego. Z całą pewnością czułam tam Jego obecność i wiedziałam, że poznał mnie, że wiedział, kim jestem, a jednak nie uważał, że jestem już gotowa do nieba. Czemu? Nie wiem. Wiele razy o tym myślałam i sądzę, że to dlatego, iż mam 2 małych dzieci do wychowania, albo że ja sama nie byłam jeszcze gotowa, by się tam znaleźć. Nadal szukam na to odpowiedzi. Kilku moich rozmówców jest przekonanych, że miłość albo modlitwy osób bliskich cofnęły je od progu śmierci wbrew ich pragnieniom. Byłam przy mojej ciotce staruszce podczas jej ostatniej choroby, która trwała bardzo długo. Pomagałam ją pielęgnować. Przez ten czas cała rodzina modliła się, żeby odzyskała zdrowie. Kilkakrotnie przestawała oddychać, ale te modlitwy przywracały ją znowu do życia. Wreszcie któregoś dnia spojrzała na mnie i powiedziała: John, ja już tam byłam. Tam jest bardzo pięknie. Chciałam zostać, ale nie mogę, dopóki się za mnie modlicie, żebym została z wami. Wasze modlitwy zatrzymują mnie. Proszę, nie módlcie się więcej. Spełniliśmy jej prośbę i wkrótce potem moja ciotka umarła. Pewna kobieta opowiedziała mi. Lekarz stwierdził, że umarłam, ale ja wróciłam. Jednak to, czego doświadczyłam, było tak radosne, że wcale się nie bałam. Kiedy otworzyłam znów oczy, zobaczyli to moja siostra i mąż. Widziałam ich radość, aż im łzy popłynęły z oczu. Tak się ucieszyli, że wyżyłam. A ja miałam uczucie, jakbym nie zawróciła, po prostu jak magnes, miłość mojej siostry i męża. Od tej pory wierzę, że to jest możliwe. W kilku przypadkach ludzie wspominali, że prędko wracali z tego ciemnego tunelu, w którym się znaleźli w początkowej fazie swego przeżycia. Pewien mężczyzna opowiada, że szybko się poruszał przez ciemną dolinę. Zbliżał się do jej końca, kiedy usłyszał, że za plecami ktoś go woła po imieniu. I wtedy poczuł, że tą samą drogą został wyciągnięty z tej ciemności. Tylko kilka osób pamięta powrót do swego fizycznego ciała. Większość stwierdza, że pod koniec zasnęli albo stracili przytomność, by później obudzić się w swej cielesnej powłoce. Nie pamiętam, jak wróciłam do swego ciała. Najpierw miałam uczucie oddalania się od niego, potem, że zasypiam, a kiedy nagle się obudziłam, leżałam w łóżku. Zebrani w pokoju byli na tych samych miejscach, co wtedy, kiedy znalazłam się poza swoim ciałem. Inni znów pamiętają, że szybko znaleźli się w swym fizycznym ciele, często gwałtownie. Byłem pod sufitem, obserwując, co ze mną robią. Kiedy przyłożyli mi elektrody do klatki piersiowej i moje ciało podskoczyło, wróciłem gwałtownie do niego, jakbym bezwładnie spadł. A potem już wiedziałem, że znów jestem w swoim ciele. Albo postanowiłem, że wrócę i w tym momencie jakbym wskoczył we własne ciało. Jednocześnie poczułem, że wróciłem do życia. W kilku przypadkach, kiedy to zdarzenie opisano bardzo szczegółowo, powrót odbył się przez głowę. Wydawało mi się, że moje ja jedno zakończenie ma podłużne, a drugie rozszerzone.
Pod koniec wypadku, kiedy było zawieszone nad moją głową, wróciło do niej. Kiedy opuszczało ciało, najpierw wyszedł szerszy koniec, wracał jednak węższy. Inna osoba tak opowiada. Kiedy zobaczyłam, że wyciągają moje ciało spod kierownicy, usłyszałam hałas i miałam uczucie, że zostałam wciągnięta w ciasny jakby lej. Było tam całkiem ciemno i poruszałam się przezeń szybko z powrotem do mego ciała. A kiedy zostałam z powrotem wessana, miałam uczucie, że to się zaczęło od głowy, jakbym w nią wchodziła. Nie miałam ani chwili czasu, żeby się nad tym zastanowić. Byłam po prostu o kilka jardów od mego ciała i wszystko stało się tak nagle. Nie miałam nawet czasu pomyśleć, zostałam wessana w moje ciało. Rzecz charakterystyczna, nastroje i uczucia związane z przeżyciami tu opisywanymi trwają jeszcze przez pewien czas, nawet gdy krytyczny z punktu widzenia medycyny stan minął. Kiedy wróciłam do swego ciała, płakałam potem przez cały tydzień, bo musiałam żyć na tym świecie, a widziałam już tamten. Nie chciałam wracać. Kiedy wróciłem, przeżywałem jeszcze te cudowne uczucia, których tam doznawałem. Trwało to kilka dni. Czasem nawet teraz je czuję. To uczucie jest nie do opisania. Jakoś we mnie pozostało. Nigdy go nie zapomnę. Bardzo często o nim myślę. Zwierzenia innym ludziom. Należy podkreślić, że ktoś, kto przeżył tego rodzaju doświadczenie, nie wątpi w jego prawdziwość i doniosłość. Przeprowadzając rozmowy, często spotykałem się z uwagami na ten temat. Na przykład, kiedy przebywałem poza ciałem, byłem zdumiony tym, co się ze mną dzieje. Nie mogłem tego zrozumieć, ale to było rzeczywiste. Widziałem swoje ciało bardzo wyraźnie i z daleka. Mój umysł był w takim stanie, że nie miałem żadnych życzeń, ani nie podejmowałem decyzji. W ogóle nie myślałem. Po prostu umysł mój nie pracował. Albo to nie była halucynacja. Przeżywałam takie stany kiedyś, kiedy mi w szpitalu dawano kodeinę, ale to było dawno przed tym wypadkiem, w którym omal nie zginęłam, a to przeżycie nie miało w sobie nic z halucynacji. Takie uwagi pochodzą od osób, które dobrze potrafią odróżnić marzenie senne i fantazje od rzeczywistości. Ci, z którymi przeprowadzałem wywiady, są rozsądnymi, zrównoważonymi ludźmi. O tym, co przeżyli, nie opowiadają jak o snach, ale jak o realnych wydarzeniach, które im się przytrafiły. Pomimo wiary w rzeczywistość i ważność tego, co było ich udziałem, w pełni zdają sobie sprawę, że nasze współczesne społeczeństwo przyjmie tego rodzaju relacje wrogo i nie zrozumie ich. Bardzo często moi interlokutorzy mówili mi, iż od początku byli pewni, że zostaną uznani za nienormalnych, jeśli zaczną opowiadać o swoich przeżyciach. I dlatego postanowili milczeć albo zwierzyć się tylko najbliższym. To było niezwykle interesujące, ale ja nie chcę nikomu o tym opowiadać. Ludzie pomyśleliby, że zwariowałem. Ktoś inny przypomina sobie. Nikomu o tym nie mówiłem przez długi, długi czas. Nie pisnąłem ani słówka. To śmieszne, ale bałem się, że nikt mi nie uwierzy i będą mówili, och, wymyśliłeś sobie to wszystko. Ale któregoś dnia postanowiłem, zobaczymy, jak na to zareaguje moja rodzina. I opowiedziałem im, ale nigdy nikomu więcej. Myślę, że moja rodzina uwierzyła, że ja byłem aż tak daleko. Byli tacy, którzy próbowali z początku opowiadać innym, ale spotkali się z drwiną, więc postanowili milczeć. Tylko matce próbowałem o tym opowiedzieć, ale byłem wtedy małym chłopcem i ona nie zwróciła na to uwagi. I dlatego nigdy więcej nikomu się już nie zwierzałem. Próbowałem o tym opowiedzieć mojemu pastorowi, ale on mnie ofuknął, że miałem halucynację, więc dałem spokój. Byłam bardzo lubiana w niższych klasach szkoły i wyższych też, ale zawsze robiłam to, co większość. Byłam tą, co idzie za, a nie na czele. Próbowałam opowiedzieć kolegom i koleżankom moje przeżycia, ale oni od razu orzekli, że jestem kopnięta. Starałam się o tym opowiadać, nawet słuchano mnie z zainteresowaniem. Potem jednak dowiedziałam się, że obgadywali mnie za plecami. Ona naprawdę ma bzika. Kiedy się przekonałam, że uważają to za dobry dowcip, przestałam o tym wspominać. Nie próbowałam już więcej mówić im, wyobraźcie sobie, przydarzyło mi się coś naprawdę niezwykłego. Za to starałam się im mówić, że powinniśmy wiedzieć znacznie więcej o życiu, niż mi się dotąd zdawało, a o czym, jestem pewna, oni nie mieli zielonego pojęcia. Jak się obudziłam, próbowałam opowiedzieć moim pielęgniarkom, co się ze mną działo, ale one na mnie nakrzyczały, zabroniły o tym mówić, bo uważały, że to wszystko sobie wyobraziłam. Tak więc, mówiąc słowami pewnej osoby, człowiek dowiaduje się bardzo szybko, że ludzie nie wierzą w to tak łatwo, jakby się chciało. Nie można wskoczyć na mównicę i publicznie opowiedzieć, co się przeżyło. Ciekawe, że tylko w jednym przypadku z tych, które badałem, lekarz okazał życzliwe zrozumienie dla przeżyć z pogranicza śmierci. Pewna dziewczyna, która opuściła swe ciało, opowiedziała mi. Ja i moja rodzina spytaliśmy lekarza, co mi się przytrafiło, a on odparł, że kiedy pacjent ma duże bóle albo odniósł poważne obrażenia, zdarza się często, że dusza opuszcza ciało. Zważywszy na sceptycyzm i brak zrozumienia, z jakimi spotyka się osoba, która chce mówić o tego typu doznaniach, nic dziwnego, że prawie wszyscy w tej sytuacji uważają swoje przeżycia za unikalne. Na przykład pewien mężczyzna powiedział mi, byłem tam, gdzie nikt jeszcze nie był. Często, gdy ktoś po pierwszej wyczerpującej rozmowie na temat swoich doświadczeń dowiedział się ode mnie, że inni ludzie również przeżywali podobne stany, dawał wyraz swej głębokiej ulgi.
To ciekawe, że inni ludzie przeżywali to samo, bo ja nie wiedziałem o tym dotąd. Jestem bardzo rad słyszeć, że ktoś inny to samo czuł. Teraz już wiem, że nie jestem wariatem. Dla mnie to było coś bardzo realnego, ale nikomu o tym nie mówiłem, ponieważ bałem się, że spojrzą na mnie i pomyślą: kiedy serce przestało ci bić, twój mózg także przestał działać. Przypuszczałem, że może inni ludzie mieli takie same przeżycia, ale że pewno nikogo nie spotkam, kto by znał taką osobę, bo ludzie nie lubią mówić o tego rodzaju rzeczach. Gdyby ktoś do mnie przyszedł i opowiedział o tym, nim tam byłem, pewno spojrzałbym na niego i pomyślał, że chce mnie nabrać, bo takie jest teraz nasze społeczeństwo. Jest jeszcze inny powód, dla którego ludzie tak są powściągliwi w opowiadaniu swych przeżyć. Czują mianowicie, że ich doświadczenia są tak nieprzekazywalne, tak przekraczają możliwość ludzkiego języka, ludzkiej percepcji i egzystencji, że wszelkie próby są bezcelowe. Wpływ na życie. Dla przyczyn już wyjaśnionych powyżej, nikt z moich rozmówców nie zbudował sobie przenośnej kazalnicy i nie poświęcił się bez reszty głoszeniu swoich przeżyć. Nikt nie uważał się za powołanego do nawracania ludzi. Nie próbował przekonywać innych o realności własnych doświadczeń. Odkryłem nawet, że trudność polega na czymś wręcz przeciwnym. Ludzie z natury swej są bardzo powściągliwi w opowiadaniu tego, co im się przytrafiło. Wpływ tych doświadczeń na dalsze życie przybrał formy bardziej subtelne, spokojniejsze. Wiele osób mówiło mi, że ich życie niejako poszerzyło się i pogłębiło, że stali się bardziej skłonni do rozmyślań i bardziej zaczęli się interesować filozofią dotyczącą rzeczy ostatecznych. W tym czasie, to było tuż przed moim pójściem do koledżu, dorastałem w małym miasteczku wśród ludzi o bardzo ciasnych horyzontach, z którymi jednak byłem zżyty. Byłem typowym chłopakiem ze szkoły średniej. Trzeba było należeć do jakiejś paczki, żeby być fajnym kumplem. Ale po tym, co mi się przytrafiło, chciałem wiedzieć więcej. W owym czasie jednak nie myślałem, że znajdę kogoś, kto by mi w tym dopomógł, ponieważ nigdy nie przebywałem poza tym moim malutkim światem. Nie miałem pojęcia o psychologii ani o tego rodzaju rzeczach. Czułem tylko, że się postarzałem w jedną noc po tym wydarzeniu, ponieważ otworzyło mi ono całkiem nowy świat, którego istnienia nigdy nie podejrzewałem. Ciągle sobie powtarzałem w duchu: jest tyle rzeczy, o których muszę się dowiedzieć. Innymi słowy, że istnieje w życiu coś więcej niż piątkowe kino i mecze piłki nożnej. Więcej niż kiedykolwiek przypuszczałem. I wtedy zacząłem myśleć, jakie są granice człowieka i jego umysłu. To mi otworzyło całkiem nowy, wielki świat. Inny rozmówca stwierdza: od tej pory stale rozmyślałem nad tym, co zrobiłem z moim życiem i co zrobię z nim w przyszłości. Jestem zadowolony z mojej przeszłości. Nie uważam, by świat był mi coś winien, ponieważ naprawdę zrobiłem wszystko, co chciałem i zrobiłem to tak, jak chciałem. A teraz nadal żyję i mogę zrobić więcej. Ale od kiedy nagle umarłem, zacząłem się zastanawiać, czy zrobiłem pewne rzeczy dlatego, że były dobre, czy dlatego, że były dobre dla mnie. Przedtem działałem pod wpływem impulsu, a teraz najpierw wszystko muszę powoli i dokładnie przemyśleć, przetrawić. Staram się robić rzeczy ważniejsze, które wzbogacają mój umysł i duszę. Nie chcę być ani przez nikogo inspirowany, ani też sądzić innych. Chcę robić wiele dobrego, ale nie to, co jest dobre dla mnie. I wydaje mi się, że teraz, dzięki temu, co przeżyłem, gdzie byłem i co widziałem, wszystko znacznie lepiej rozumiem. Inni zmienili swe podejście, stosunek do życia fizycznego, do którego wrócili. Pewna kobieta mówi na przykład całkiem prosto: życie stało się dla mnie znacznie bardziej cenne. Inna osoba opowiada: to było jakby błogosławieństwo, ponieważ przed tym atakiem serca zbyt czynnie zajmowałam się przyszłością moich dzieci i zbytnio troszczyłam się o wczoraj, a przez to traciłam radości dnia dzisiejszego. Teraz moja postawa uległa całkowitej przemianie. Kilka osób mówi o przemianie postawy duchowej i o względnej wartości ciała fizycznego wobec umysłu. Zwłaszcza dobrze ilustrują to słowa kobiety, która bliska śmierci znalazła się poza ciałem. Zdawałam sobie wtedy sprawę bardziej z umysłu niż z ciała fizycznego. Umysł był najważniejszy, a nie stan ciała. A przedtem przez całe moje życie było na odwrót. Ciało mnie interesowało najwięcej, a to, co się działo w umyśle, to się działo. Ale po tym, co przeżyłam, umysł stał się najważniejszy, a ciało było czymś drugorzędnym, jakby pokrowcem dla umysłu. Nie zwracałam uwagi na to, czy mam ciało, czy nie. Najważniejszy był umysł. Zaledwie kilka osób powiedziało, że po swoich doświadczeniach zauważyły w sobie rozwój zdolności intuicyjnych. Po tym przeżyciu miałam wrażenie, że przeniknął mnie nowy duch. Odtąd wiele osób mówiło mi, że mam na nie wpływ uspokajający, kiedy są zdenerwowane. I wydaje mi się, że jestem teraz z ludźmi w większej zgodzie, że łatwiej ich rozumiem. Po tej mojej śmierci otrzymałam pewien dar, mianowicie potrafię wyczuć potrzeby innych. Na przykład często, kiedy jadę windą w budynku, w którym pracuję, mam wrażenie, że potrafię czytać z ludzkich twarzy, powiedzieć, kto jakiej potrzebuje pomocy. Wiele razy odzywałem się do ludzi zmartwionych i zapraszałem do mego pokoju na rozmowę, żeby im jakoś pomóc. Od kiedy miałam ten wypadek, czułam, że odbieram myśli ludzkie i wibracje, że potrafię wyczuć niechęć do mnie. Często umiałam odgadnąć, co ludzie powiedzą, nim otworzyli usta. Mało kto by mi uwierzył, ale miałam potem różne dziwne przeżycia.
Pewnego razu byłam na przyjęciu i odgadywałam myśli innych osób. Kilka z nich, ci, którzy mnie nie znali, po prostu wyszli. Bali się, że jestem czarownicą albo czymś w tym rodzaju. Może to jest coś, czego nabrałam, kiedy nie żyłam. A może to we mnie drzemało nieużywane, dopóki się to nie przydarzyło. Odcinek szósty. Panuje godna podziwu jednomyślność co do tej lekcji wyniesionej z owych spotkań ze śmiercią. Prawie wszyscy moi rozmówcy podkreślili doniosłość kultywowania w życiu doczesnym miłości do bliźnich, miłości wyjątkowej i głębokiej. Pewien mężczyzna, który widział świetlistą postać, poczuł się otoczony miłością i zaakceptowany, mimo iż owa istota widziała panoramę jego życia. Czuł, że pytanie, jakie mu zadała, brzmiało: czy potrafisz w ten sam sposób kochać innych? Uważa, że jest teraz jego posłannictwem na ziemi nauczyć się takiej miłości. Poza tym wiele innych osób podkreśliło, jak ważne jest poszukiwanie wiedzy. W trakcie swych doświadczeń zostało im przekazane, że nabywanie wiedzy trwa nawet po życiu na ziemi. Pewna kobieta na przykład skorzystała z możliwości nauki, jaką miała po swej śmierci. Pewien mężczyzna udziela rady. Niezależnie od tego, ile kto ma lat, powinien się stale uczyć. To jest bowiem proces, który trwa po wieczność. Nikt z moich rozmówców nie żywił przekonania po swoim doświadczeniu, że jest moralnie oczyszczony albo doskonały. Nikt nie miał ochoty wywyższać się nad innych. Przeciwnie, większość podkreślała, że ciągle próbują być lepsi, że się starają. Ich wizja ukazała im nowe cele, nowe zasady moralne. Postanowili żyć w zgodzie z nimi. Wiedzieli jednak, że nie są już zbawieni czy moralnie doskonali. Nowy pogląd na śmierć. Jak można było oczekiwać, te przeżycia wywarły głęboki wpływ na postawę człowieka wobec fizycznej śmierci, zwłaszcza na poglądy tych, którzy przedtem spodziewali się, że po śmierci nic nie ma. W takiej czy innej formie prawie wszyscy wyrazili myśl, że nie boją się już śmierci. To jednak wymaga wyjaśnienia. Po pierwsze, pewne formy śmierci są oczywiście niepożądane. Po drugie, żadna z tych osób nie szuka świadomie śmierci. Są przekonani, że dopóki żyją fizycznie, muszą wypełniać swoje zadania i zgodziliby się zapewne ze słowami pewnego mężczyzny, który mi powiedział: muszę dokonać wielu zmian, zanim odejdę z tego świata. Podobnie wszyscy oni potępiają samobójstwo jako sposób powrotu do krainy, którą tylko na krótko ujrzeli. Po prostu stan śmierci nie jest dla nich przerażający. Oto kilka relacji wyjaśniających tego rodzaju postawę. Sądzę, że to doświadczenie ukształtowało jakoś moje życie. Byłem zaledwie 10-letnim dzieckiem, kiedy się to zdarzyło. Ale teraz, kiedy może dobiegam kresu, jestem całkowicie przekonany, że istnieje życie po śmierci. I wcale nie boję się umrzeć. Naprawdę. Niektórzy ludzie tak bardzo się lękają. Uśmiecham się zawsze do siebie, kiedy inni wyrażają wątpliwość, czy istnieje przyszłe życie. Albo mówią: kiedy człowiek umrze, nie ma go. A ja sobie wtedy myślę: oni nic nie wiedzą. Wiele mi się w życiu przytrafiło. Kiedy prowadziłem swój interes, wycelowano we mnie pistolet i przyłożono do skroni. Wcale się tym specjalnie nie przeraziłem, bo pomyślałem: jeśli naprawdę umrę, jeśli naprawdę mnie zabiją, wiem, że będę nadal żyć. Kiedy byłem małym chłopcem, bałem się śmierci. Często w nocy budziłem się z płaczem w ataku strachu. Ojciec i mama przybiegali do mnie, pytając, co się stało. Mówiłem im wtedy, że nie chcę umrzeć, choć wiem, że muszę. I pytałem, czy mogą coś na to poradzić. Matka wtedy tłumaczyła: nic nie mogę poradzić, tak już jest. Wszyscy musimy umrzeć i wszyscy musimy się z tym pogodzić. Mówiła też, że każdy musi przejść przez to sam i że kiedy nadejdzie czas, wszystko pójdzie dobrze. Umarła wiele lat potem i czasem rozmawiałem o śmierci z żoną. Nadal się bałem, ale od tego przeżycia nie boję się śmierci. To uczucie lęku całkiem zniknęło. Nie martwię się na pogrzebach. Nawet w jakiś sposób cieszę się, ponieważ wiem, co jest udziałem zmarłego. Pan Bóg chyba dlatego zesłał mi to doświadczenie, że tak bardzo bałem się śmierci. Oczywiście rodzice mnie pocieszali, ale Bóg pokazał, a oni tego nie mogli zrobić. Nigdy nie mówię o tym wszystkim, jednak wiem i jestem całkowicie spokojny. Teraz już nie boję się umrzeć. Nie to, żebym pragnął śmierci albo chciał zaraz umrzeć. Nie chcę żyć tam na drugiej stronie, ponieważ na razie mam żyć tutaj. A nie boję się dlatego, że wiem, dokąd stąd pójdę, ponieważ już tam byłem. Na ostatek, zanim wróciłem do mego ciała, do życia, światło powiedziało mi, że, no krótko mówiąc, że ono wróci. Powiedziało mi, że tym razem będę żyć nadal, ale nadejdzie chwila, kiedy się znowu spotkamy i wtedy umrę naprawdę. Tak więc wiem, że to światło i ten głos wróci, ale kiedy, nie wiem. Myślę, że będzie to bardzo podobne przeżycie, ale chyba lepsze, bo teraz, skoro wiem, czego się spodziewać, nie będę taki zagubiony. Nie chcę jednak wracać tam wkrótce. Mam tutaj do zrobienia różne rzeczy. Przyczyna, dla której śmierć nie jest już dłużej zjawiskiem przerażającym, o czym mówią wszystkie powyższe relacje, jest następująca. Po tych doznaniach nikt nie żywi wątpliwości co do przeżycia śmierci cielesnej. To nie jest już tylko abstrakcyjna możliwość, ale fakt doświadczony osobiście. Proszę przypomnieć sobie, że wcześniej omawiałem koncepcję unicestwienia, która jako model śmierci przyjmuje zapomnienie i sen. Osoby, które umarły, odrzucają taki model i uważają śmierć za przejście z jednego stanu w drugi, za przejście do wyższego stanu świadomości czy istnienia.
Pewna kobieta, którą zmarli krewni powitali po śmierci, porównywała ją do powrotu do domu, inni do pozytywnych psychicznie stanów, na przykład do przebudzenia, otrzymania dyplomu czy ucieczki z więzienia. Niektórzy powiadają, że nie wymawiamy słowa śmierć, ponieważ staramy się od niego uciec. W moim przypadku nie jest to prawdą. Jak się raz przeżyło coś takiego, człowiek w głębi serca wie, że śmierć nie istnieje. Po prostu przechodzimy z jednego stanu w drugi, tak jak ze szkoły podstawowej do liceum, jak po maturze z liceum na uczelnię. Życie przypomina więzienie. W tym stanie nie potrafimy zrozumieć, jakim strasznym więzieniem jest ciało. Śmierć jest takim uwolnieniem jak ucieczka z więzienia. To najlepsze porównanie, jakie mi przychodzi na myśl. Nawet ci, którzy przedtem mieli tradycyjne przekonania co do istoty przyszłego świata, odeszli w pewnym stopniu od nich, idąc za tym, co sami przeżyli w zetknięciu ze śmiercią. W rzeczywistości we wszystkich relacjach, jakie zebrałem, nikt nie opisał mitologicznego obrazu tego, co jest tam. Nikt nie opisał mi tak często oglądanych na różnych ilustracjach wspaniałych bram, złocistych ulic i uskrzydlonych, grających na harfach aniołów, ani płonącego piekła, gdzie się krzątają diabły z widłami. Tak więc w większości przypadków model przyszłego życia, oparty na zasadzie nagroda-kara, został zdyskredytowany nawet przez tych, którzy przywykli myśleć w takich kategoriach. Ku swemu zdumieniu przekonują się, że kiedy świetlista istota widzi ich, nawet najbardziej odrażające i grzeszne czyny, reaguje nie gniewem czy złością, lecz wyrozumiałością, a nawet humorem. Pewna kobieta, która tak właśnie ujrzała swoje życie, a w nim przykładu braku miłości, egoizmu, powiedziała mi: kiedy znaleźliśmy się przy tych scenach, świetlista istota, mimo to dała mi do zrozumienia, że nawet wtedy czegoś się nauczyłam. Wiele osób powróciło z nową koncepcją i nowym zrozumieniem przyszłego świata, wizją, która ukazuje nie jednostronny osąd, lecz raczej wszechstronny rozwój, mający jako ostateczny cel samorealizację. Wedle tego nowego poglądu rozwój duszy, zwłaszcza w dziedzinie miłości i wiedzy, nie kończy się wraz ze śmiercią. Wręcz przeciwnie, trwa dalej po drugiej stronie, jeśli nie wiecznie, to z pewnością przez pewien czas i to na skalę, którą możemy ledwie dostrzec, kiedy jesteśmy w fizycznych ciałach, gdyż patrzymy przez ciemną szybę. Poparcie dowodami. Oczywiście powstaje pytanie, czy niezależnie od opisów samych przeżyć, można zdobyć jakieś potwierdzenie realności doświadczeń towarzyszących przebywaniu na pograniczu śmierci. Wiele osób ocenia, że znajdowało się poza ciałem przez dłuższy czas i było świadkami wielu zdarzeń w fizycznym świecie podczas tego interludium. Czy którąś z tych relacji można potwierdzić świadectwami innych osób, które jak wiadomo były przy tym obecne, albo późniejszymi wydarzeniami i w ten sposób zyskać potwierdzenie? Tylko w kilku przypadkach nieco zaskakująca odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Dalej opis wydarzeń, których te osoby były świadkami, przebywając poza ciałem, bywa zgodny z rzeczywistością. Na przykład kilku lekarzy powiedziało mi, że zdumieli się bardzo, kiedy pacjenci nie mający wiedzy medycznej potrafili dokładnie opisać i ściśle zabiegi podczas reanimacji. I to mające miejsce wtedy, kiedy lekarze byli przekonani, że owi pacjenci nie żyją. Kilku rozmówców opowiedziało mi, jak zadziwili lekarzy lub inne osoby, którzy usłyszeli ich relacje ze zdarzeń, jakie obserwowali przebywając poza ciałem. Pewna umierająca dziewczyna, na przykład opuściwszy swe ciało, znalazła się w innym pokoju szpitalnym, gdzie zobaczyła swoją płaczącą siostrę, która mówiła: o, Katie, proszę cię, nie umieraj. Starsza siostra była zupełnie zaskoczona, kiedy później Katie dokładnie opisała jej, gdzie się znajdowała i co wtedy mówiła. W dwóch poniższych przypadkach zostały opisane podobne wydarzenia. Kiedy było po wszystkim, lekarz powiedział mi, że ze mną naprawdę było źle, a ja na to: tak, wiem o tym. A on spytał: skąd pan o tym wie? Mogę opowiedzieć wszystko, co się działo, odparłem. Nie wierzył mi, więc mu wszystko opisałem, od chwili, kiedy przestałem oddychać, aż do momentu, kiedy zacząłem wracać do siebie. Był zaskoczony, że wiedziałem o wszystkim, co się działo. Nie umiał znaleźć odpowiedzi, ale kilka razy do mnie zachodził, żeby się pytać o różne szczegóły. Kiedy odzyskałam przytomność po wypadku i był przy mnie mój ojciec, ja nawet nie chciałam się dowiedzieć, w jakim jestem stanie i co myślą o mnie lekarze. Chciałam tylko powiedzieć o tym, co przeżyłam. Opowiedziałam ojcu, kto mnie wyciągnął z tego domu. Opisałam nawet kolor ubrania tego człowieka i jak to się odbyło. Nawet przytoczyłam rozmowę, jaka miała miejsce zaraz potem. A mój ojciec powiedział: tak, to wszystko prawda. Ja przez ten cały czas byłam nieprzytomna i nie mogłam w żaden sposób tego zobaczyć ani usłyszeć, nie będąc poza ciałem. Wreszcie w kilku przypadkach udało mi się zdobyć oświadczenie innych osób, potwierdzające relacje moich rozmówców. Jednak kiedy zastanawiam się nad wartością dowodową tych niezależnych od siebie oświadczeń, widzę kilka faktów komplikujących sprawę. Po pierwsze, w większości wypadków o wydarzeniu potwierdzającym mówi tylko osoba umierająca i najwyżej dwie osoby z bliskich przyjaciół czy znajomych. Po drugie, w tych wyjątkowych, dobrze potwierdzonych przypadkach, które udało mi się zebrać, obiecałem nie zdradzać prawdziwych nazwisk. Gdybym jednak mógł to nawet uczynić, nie sądzę, by takie relacje, zebrane przecież po fakcie, mogły stanowić dowód, a to dla przyczyn, które wyjaśnię w rozdziale ostatnim. Doszliśmy do końca naszego przeglądu różnych najczęściej relacjonowanych etapów i wydarzeń związanych z umieraniem.
Zamykając ten rozdział, pragnę przytoczyć obszerniejszy urywek z dość wyjątkowej wypowiedzi, w której zawarta jest znaczna ilość elementów, jakie przytoczyłem. Poza tym zawiera on wyjątkowy element, motyw niespotykany przedtem. Świetlista istota najpierw uprzedza człowieka o grożącej mu śmierci, a następnie postanawia zostawić go przy życiu. Kiedy to się stało, chorowałem. Zresztą nadal choruję na ciężką astmę oskrzelową i rozedmę płuc. Pewnego dnia miałem atak kaszlu, wskutek czego wypadł mi chyba dysk w dolnej części kręgosłupa. Przez 2 miesiące odwiedzałem różnych lekarzy, skarżąc się na okropne bóle, aż wreszcie jeden z nich poradził mi, żebym poszedł do neurochirurga, doktora White'a. Ten mnie zbadał i powiedział, żebym jak najszybciej zgłosił się do szpitala. Posłuchałem go i natychmiast wzięto mnie na wyciąg. Doktor White wiedział, że cierpię na schorzenia układu oddechowego. Wezwał więc specjalistę chorób płuc, który stwierdził, że gdyby chciano mnie uśpić, trzeba zasięgnąć rady anestezjologa, doktora Colemana. Specjalista od płuc leczył mnie przez 3 tygodnie, aż wreszcie w poniedziałek przekazał doktorowi Colemanowi, który jednak nie był zachwycony moim stanem. Operacja została wyznaczona na piątek. W poniedziałek wieczorem zasnąłem i spałem bardzo dobrze do rana dnia następnego, kiedy to obudziłem się z silnymi bólami. Obróciłem się, żeby się wygodniej ułożyć, ale w tym momencie w kącie pokoju, tuż pod sufitem, ukazało się światło. Była to świetlna kula, prawie globus. Niezbyt duża, miała średnicę jakieś 12 do 15 cali, a kiedy się ukazała, ogarnęło mnie miłe uczucie. Nie powiem, żeby cudowne, bo tak nie było, ale czułem całkowity spokój i odprężenie. Widziałem rękę wyciągającą się do mnie z tego światła, które powiedziało: chodź ze mną, chcę ci coś pokazać. A ja natychmiast, bez chwili wahania, chwyciłem tę rękę. I wtedy poczułem, że zostałem szarpnięty w górę, że opuszczam ciało. Obejrzałem się i zobaczyłem siebie leżącego na łóżku, podczas gdy ja unosiłem się pod sufitem. W tej samej chwili, kiedy opuściłem ciało, przybrałem taką formę jak to światło. Miałem uczucie, i muszę używać własnych słów na to, ponieważ nigdy nie słyszałem, żeby ktoś opowiadał coś takiego, że ta forma była z pewnością duchem. To nie było ciało, po prostu smuga dymu albo pary. Wyglądało jak chmura dymu papierosowego, którą się widzi, unoszącą wokół zapalonej lampy. Forma, jaką przybrałem, miała jednak kolory pomarańczowy, żółty i kolor dla mnie bardzo niewyraźny, jakby indygo o błękitnym odcieniu. Ta duchowa forma nie miała kształtu ciała. Była mniej więcej okrągła, ale miała coś, co nazwałbym ręką. Wiem to, bo kiedy światło sięgnęło do mnie, wyciągnąłem do niego moją rękę, ale moje ramię i dłoń pozostały na miejscu. Widziałem je leżące na łóżku przy moim ciele, gdy ja wznosiłem się do światła. Kiedy jednak nie używałem tej mojej duchowej ręki, duch znowu wrócił do kulistej formy. Tak więc zostałem przyciągnięty do światła i zaczęliśmy się poruszać, mijając sufit i ściany pokoju szpitalnego. Znaleźliśmy się na korytarzu, potem chyba aż na najniższym piętrze szpitala. Nie mieliśmy żadnych trudności z przenikaniem drzwi czy ścian. Po prostu ustępowały przed nami, kiedyśmy się do nich zbliżali. Wiedziałem, że się poruszamy, ale nie miałem uczucia szybkości. W jednej chwili, prawie nagle, zrozumiałem, że znajdujemy się w sali reanimacyjnej. Nawet nie miałem pojęcia, gdzie taka sala się mieści, ale myśmy się tam znaleźli i znowu byliśmy w rogu tej sali, blisko sufitu, ponad wszystkim. Zobaczyłem lekarzy i pielęgniarki, jak się poruszali w zielonych fartuchach i zobaczyłem rozstawione tam łóżka. Wtedy ta istota powiedziała mi, właściwie pokazała, oto co będzie z tobą, kiedy zabiorą cię ze stołu operacyjnego, położą cię na tym łóżku, ale nigdy się po tym nie obudzisz. O niczym nie będziesz wiedzieć, odkąd się znajdziesz na sali operacyjnej, dopóki ja nie przyjdę i nie zabiorę ciebie. To nie było wypowiedziane słowami ani słyszalnym głosem, bo inaczej ci inni w tej sali usłyszeliby, a tak się nie stało. Było to raczej jakby wrażenie, które odebrałem. Jednak w tak wyraźnej formie, że nie mógłbym powiedzieć, że nie słyszałem albo że nie odebrałem. Wyraźnie to odebrałem. Kiedy byłem w tej duchowej formie, wszystko co widziałem, o ileż było łatwiejsze do rozpoznania. Raz przemknęła mi myśl, co takiego ono chce mi pokazać. A potem wiedziałem od razu, co to było, o co chodziło. Nie było wątpliwości. To łóżko. Łóżko po prawej stronie, jak się wchodziło z korytarza. Na nim będę leżeć. A ono przyprowadziło mnie tu specjalnie. I potem powiedziało mi dlaczego. Światło w obawie, żebym się nie lękał, kiedy przyjdzie pora i mój duch opuści ciało, pragnęło, żebym wiedział, jakie to będzie uczucie. Chciało mi dodać otuchy, żebym się nie bał. Powiedziało, że nie od razu będzie ze mną, że najpierw będę musiał przeżyć różne rzeczy, ale że ono będzie czuwać nad wszystkim i na koniec czekać tu na mnie. A kiedy przyłączyłem się do niego, żeby odbyć tę wycieczkę do sali reanimacyjnej, stałem się sam duchem i w jakiś sposób połączyliśmy się w jedno, będąc oczywiście przy tym dwoma oddzielnymi istotami. Jednak to ono sprawowało kontrolę nad wszystkim, co mnie dotyczyło. I nawet kiedy przenikaliśmy ściany i sufity i tak dalej, wydawało mi się, że jestem tak z nim zjednoczony, że o nic się nie martwiłem. I znowu to uczucie spokoju, ciszy i radości, jakich nigdy dotąd nie doświadczyłem. Kiedy mi to powiedziało, zabrało mnie z powrotem do mego pokoju szpitalnego.
Gdy wróciliśmy tam, zobaczyłem znowu moje ciało, ciągle leżące w tej samej pozycji, w jakiej je zostawiliśmy. I nagle znalazłem się w nim znowu. Przypuszczam, że byłem poza ciałem 5 albo 10 minut, ale upływ czasu nie miał wtedy żadnego znaczenia. Nie pamiętam nawet, czy pomyślałem w ogóle o jakimś określonym czasie. Całe to zdarzenie zaskoczyło mnie, zdumiało. Było tak żywe i wyraźne, bardziej niż zwykłe przeżycie. A następnego ranka nie bałem się wcale. Kiedy się goliłem, zauważyłem, że moja ręka wcale nie drży, jak to było przez ubiegłe 6 albo 8 tygodni. Wiedziałem, że umrę, ale nie czułem żalu ani strachu. Nie powstała mi w głowie nawet myśl, co robić, żeby temu przeszkodzić. Byłem gotów. W czwartek po południu, w przeddzień operacji, byłem w swoim pokoju szpitalnym i bardzo się martwiłem. Moja żona i ja zaadoptowaliśmy chłopca, siostrzeńca i mieliśmy z nim trudności. Postanowiłem więc napisać list do żony i do jednego z moich krewnych, mówiąc o tych zmartwieniach, i schować oba listy tak, żeby zostały dopiero znalezione po operacji. Gdy zacząłem pisać do żony, nagle jakby się otworzyły upusty. Wybuchnąłem okropnym płaczem i po chwili poczułem czyjąś obecność. Z początku pomyślałem, że może płakałem tak głośno, iż zaniepokoiła się któraś z pielęgniarek i przyszła zobaczyć, co się ze mną dzieje. Ale nie słyszałem, żeby drzwi się otwierały. I znowu poczułem czyjąś obecność. Tym razem nie zobaczyłem światła. I znowu dotarły do mnie niewypowiadane słowa, ale myśli. I usłyszałem: Jack, dlaczego płaczesz? Myślałem, że będziesz chciał być ze mną. A ja pomyślałem: tak, i bardzo chcę odejść. A ten głos powiedział: dlaczego więc płaczesz? Odparłem: mamy zmartwienie z naszym siostrzeńcem. Boję się, że moja żona nie potrafi go wychować. Staram się teraz napisać jej, co ma robić. Martwię się, bo wydaje mi się, że gdybym żył, może poradziłbym sobie z nim. I wtedy od tej obecności przyszła do mnie myśl: ponieważ troszczysz się o innych i prosisz nie o siebie, zrobię to, co chcesz. Będziesz żyć tak długo, aż zobaczysz swego siostrzeńca jako dorosłego człowieka. I natychmiast ta obecność zniknęła. Przestałem płakać i zniszczyłem list, żeby moja żona przypadkiem go nie znalazła. Tego wieczora przyszedł do mnie doktor Coleman i powiedział, że spodziewa się kłopotów z narkozą i żebym się po przebudzeniu nie zdziwił, jak zobaczę przy sobie mnóstwo różnych drutów, przewodów i aparatów. Nie powiedziałem mu, co przeżyłem, tylko skinąłem głową i obiecałem współpracę z lekarzami. Następnego ranka operacja trwała długo, ale udała się. Kiedy odzyskałem przytomność, doktor Coleman był przy mnie, a ja powiedziałem: wiem dokładnie, gdzie jestem. A on spytał: w jakim łóżku? W pierwszym łóżku po prawej stronie, jak się wchodzi z korytarza. On się tylko na to roześmiał i oczywiście myślał, że jestem jeszcze pod wpływem narkozy. Chciałem mu powiedzieć, co mi się przydarzyło, ale w tej chwili wszedł doktor Wyatt, mówiąc: a więc nasz pacjent już się obudził. Co pan kolega chce teraz zrobić? A Coleman odparł: nie mam nic do roboty. Jeszcze nigdy w życiu nie byłem tak zdumiony. Oto jestem gotów z całą aparaturą, a pacjentowi nic nie potrzeba. Cuda jeszcze się zdarzają, powiedział doktor Wyatt. Kiedy już mogłem usiąść na łóżku i obejrzeć salę, przekonałem się, że leżę na tym samym łóżku, które mi wskazało światło kilka dni przedtem. Działo się to 3 lata temu, ale wspomnienie tego jest tak żywe, jakby wszystko zdarzyło się wczoraj. Nigdy jeszcze nie przytrafiło mi się nic równie fantastycznego. Zmieniło się wiele w moim życiu, ale o tym doświadczeniu nie mówię. Opowiedziałem tylko żonie, bratu, mojemu pastorowi i teraz panu, doktorze. Nie wiem, jak to wyrazić, ale to takie trudne do wytłumaczenia. Nie chcę zrobić na panu wielkiego wrażenia, ani nie staram się przechwalać. Ale po tym wszystkim nie mam więcej żadnych wątpliwości. Wiem z całą pewnością, że po śmierci jest życie. Rozdział 3. Zbieżności. To, co się dzieje podczas faz umierania, jest, mówiąc oględnie, niezwykłe. I dlatego moje zdumienie rosło, kiedy w ciągu wielu lat napotykałem szereg zaskakujących zbieżności. Występują one również w dawnych, często ezoterycznych pismach, poza tym w literaturze różnych cywilizacji, kultur i epok. Biblia. W naszym społeczeństwie Biblia jest najpowszechniej czytaną i komentowaną książką, która porusza sprawy dotyczące duchowego aspektu człowieka i życia po śmierci. Jednak w całości Biblia stosunkowo mało ma do powiedzenia o wydarzeniach związanych ze śmiercią albo o tym, jaki jest ten przyszły świat. Zwłaszcza odnosi się to do Starego Testamentu. Wedle niektórych biblistów tylko 2 ustępy ze Starego Testamentu mówią jednoznacznie o życiu po śmierci. Izajasz: ożyją twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu, bo ziemia wyda cienie zmarłych. Daniel: a wielu się obudzi z tych, którzy śpią w krainie prochu, ci do wiecznego życia, a owi ku pohańbieniu, na wieczne zawstydzenie. Proszę zwrócić uwagę, że w obu tych fragmentach powiedziane jest wyraźnie, że nastąpi zmartwychwstanie fizycznych ciał, a stan śmierci fizycznej został tu znowu porównany do snu. A jednak, jak to widzieliśmy w poprzednim rozdziale, niewiele osób odwoływało się do obrazów biblijnych, kiedy starały się omówić czy wyjaśnić swoje przeżycia. Przypomnijmy sobie, że pewien mężczyzna porównał ciemne, zamknięte miejsce, przez jakie przechodził w momencie śmierci, do biblijnej Doliny Cieni Śmierci. 2 osoby wspomniały oświadczenie Jezusa:
Jam jest światłość świata. Zapewne na podstawie tego zdania określimy spotkane światło jako Chrystusa. Odcinek siódmy. Jedna z nich powiedziała mi, nie widziałam żadnej postaci w tym świetle, ale dla mnie było ono Chrystusem, świadomą jednością ze wszystkimi rzeczami, doskonałą miłością. Sądzę, że Jezus rozumiał to dosłownie, kiedy powiedział, że jest światłością świata. Poza tym, podczas mojej własnej lektury, napotkałem w Biblii zbieżności, o jakich żaden z moich rozmówców nie wspomniał. Najciekawsze w pismach apostoła Pawła. Prześladował on Chrystusa, dopóki nie miał słynnej wizji na drodze do Damaszku, kiedy to się nawrócił. Powiada on, Dzieje apostolskie. W południe podczas drogi ujrzałem o królu światło z nieba, jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy podróży. Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci bierzgać przeciwko ościeniowi. Kto jesteś, panie? Zapytałem. A pan powiedział, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem ci się po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś i tego, co ci objawię. Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, królu Agryppo. Tracisz rozum, Pawle, zawołał głośno Festus. Wielka nauka doprowadza cię do utraty rozsądku. Nie tracę rozumu, dostojny Festusie, lecz słowa, które mówię, są prawdziwe i przemyślane. To wydarzenie przypomina spotkanie ze świetlistą istotą w czasie przeżyć ludzi bliskich śmierci. Po pierwsze, ta istota posiadała osobowość, chociaż nie miała wiadomego kształtu fizycznego, a głos, który stawiał pytania i wydawał polecenia, był jej emanacją. Kiedy Paweł starał się o tym opowiedzieć, został wyśmiany i twierdzono, że stracił rozum. Mimo to wizja ta zmieniła cały tok jego życia. Odtąd stał się orędownikiem chrześcijaństwa jako sposobu życia, którego treścią jest miłość bliźniego. Istnieją oczywiście pewne różnice. Paweł podczas swej wizji nie był bliski śmierci. Jeszcze jedna rzecz interesująca. Paweł notuje, że był oślepiony tym światłem i później przez 3 dni nic nie widział. Jest to niezgodne z relacjami tych, którzy opowiadają, że choć światło było niezwykle jasne, nie oślepiało ich, ani też nie przeszkadzało widzieć innych rzeczy w pobliżu. W rozważaniach na temat istoty życia pozagrobowego Paweł powiada, że są tacy, którzy podają w wątpliwość chrześcijańską koncepcję życia po śmierci, pytając, jakiego rodzaju ciało będą mieć zmarli. Pierwszy list do Koryntian. Lecz oto powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukażą się ciele? O niemądry, to co zasiewasz nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem. Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał, każdemu z nasion właściwe. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się to, co zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się, co niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się, co słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebieskie. A oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w oka mgnieniu, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni. Ciekawe, że Pawłowy opis ciała duchowego zgodny jest z relacjami tych, którzy opuścili swe ciała. We wszystkich przypadkach podkreślano niematerialność ciała duchowego, brak substancji fizycznej, jak również brak wszelkich ograniczeń. Paweł powiada na przykład, że o ile ciało fizyczne jest słabe i brzydkie, duchowe będzie mocne i piękne. To mi przypomina pewną relację, w której ciało duchowe było całe, nieuszkodzone, choć to fizyczne zostało poważnie okaleczone, a także i inną, w której duchowe ciało nie miało żadnego określonego wieku, to znaczy nie podlegało ograniczeniom czasu. Platon. Platon, jeden z największych myślicieli wszechczasów, żył w Atenach w latach 427-347 przed Chrystusem. Swoją filozofię zawarł w licznych dialogach, w których rozmówcą jest na ogół jego nauczyciel Sokrates i niewielkiej ilości listów. Platon był zdania, że rozumowanie, logika i dyskusja są najlepszą drogą, by osiągnąć prawdę i mądrość, ale tylko do pewnej granicy. Był bowiem także wielkim wizjonerem i uważał, że do ostatecznej prawdy można dojść jedynie dzięki intuicji, dzięki mistycznemu przeżyciu olśnienia. Uważał, że istnieją płaszczyzny i wymiary rzeczywistości odmienne od fizycznego, zmysłowego świata i wierzył, że ta fizyczna dziedzina może być zrozumiana tylko w powiązaniu z innymi, wyższymi płaszczyznami rzeczywistości. I dlatego zajmował się głównie niematerialnym, świadomym składnikiem człowieka, duszą i traktował fizyczne ciało jako tymczasowy jej wehikuł. Nic więc dziwnego, że pasjonował go los duszy po śmierci fizycznej i że kilka jego dialogów, zwłaszcza Gorgiasz i Państwo, poruszają m.in. ten właśnie temat. W pismach Platona
Napotkać można często opisy śmierci dokładnie takie, jak te przytoczone w poprzednim rozdziale. Platon na przykład przedstawia śmierć jako oddzielenie się niematerialnej części żyjącej osoby, duszy, od fizycznej części ciała. A co więcej, ta niematerialna część człowieka podlega mniejszym ograniczeniom niż fizyczna. Tak więc Platon kładzie szczególny nacisk na to, że czas nie jest elementem sfer znajdujących się poza fizycznym, zmysłowym światem. Te inne sfery są wieczne i Platon w zaskakującym zdaniu powiada, że to, co nazywamy czasem, to poruszające się, nierzeczywiste odbicie wieczności. Platon wielokrotnie opisuje, jak dusza, która oddzieliła się od ciała, spotyka dusze innych zmarłych i rozmawia z nimi. A w trakcie przejścia od życia fizycznego do następnego świata prowadzą ją duchy opiekuńcze. Mówi też, że niektórzy mogą liczyć na to, że w momencie śmierci spotkają łódź, która przewiezie ich przez wodę na drugi brzeg pośmiertnej egzystencji. W Fedonie zarówno dramatyczne tło, jak i użycie słów i argumentów świadczą o tym, że według Platona ciało to więzienie duszy, a więc śmierć jest jakby ucieczką i uwolnieniem. Jak pamiętamy, w pierwszym rozdziale Platon wypowiada ustami Sokratesa pogląd, że śmierć jest zapomnieniem, ale robi to tylko po to, by następnie temu całkowicie zaprzeczyć. Wedle Platona dusza przychodzi do ciała z wyższych i bardziej boskich sfer istnienia. Dla niego to narodziny są snem i zapomnieniem, ponieważ dusza przez połączenie z ciałem przechodzi ze stanu wielkiej świadomości do stanu świadomości ograniczonej i na pewien czas zapomina prawdy, jakie znała w poprzedniej, pozacielesnej egzystencji. Stąd wniosek, że śmierć jest przebudzeniem i przypomnieniem. Zdaniem Platona dusza oddzielona od ciała na skutek śmierci może myśleć i rozumieć znacznie jaśniej niż przedtem i o wiele łatwiej może rozpoznawać prawdziwą naturę rzeczy. Wkrótce po śmierci staje ona wobec sądu, podczas którego boski byt ukazuje duszy wszystkie spełnione w życiu uczynki, zarówno dobre, jak i złe. W Księdze X Państwa występuje może najbardziej uderzające podobieństwo. Tutaj Platon przytacza mit o greckim żołnierzu imieniem Er. Brał on udział w bitwie, w której zginęło wielu Greków, a kiedy jego współrodacy przyszli zabrać poległych, znaleźli również i jego ciało. Wraz z innymi złożono je na stosie i miało być spalone. Po pewnym czasie jednak Er ożył i opisuje, co widział podczas swej podróży w zaświaty. Najpierw, powiada, dusza jego opuściła ciało i dołączyła do grupy innych duchów, która znalazła się następnie w miejscu, gdzie były rozpadliny prowadzące z ziemi do królestwa przyszłego życia. Tutaj dusze zostały zatrzymane i były sądzone przez istoty boskie, które jednym spojrzeniem ogarniały wszystkie czyny, jakich każda dusza dokonała podczas ziemskiego życia. Jednak Er nie był sądzony. Zamiast tego owi sędziowie powiedzieli mu, że musi wrócić, by opowiedzieć ludziom żyjącym w fizycznym świecie, jaki jest ten przyszły. Po wielu jeszcze innych przeżyciach Er został odesłany na ziemię, ale nie wiedział, jak wrócił do swego fizycznego ciała. Po prostu obudził się na stosie pogrzebowym. O jednym musimy pamiętać. Sam Platon ostrzega nas, że jego szczegółowe opisy świata, w który wkracza dusza po śmierci, są tylko przypuszczeniami. Chociaż nie wątpi w przeżycie cielesnej śmierci, podkreśla z naciskiem, że próbując wytłumaczyć przyszłe życie w trakcie cielesnego, napotykamy dwie przeszkody. Po pierwsze, nasze dusze są uwięzione w ciałach fizycznych, i przez to ich doświadczenia, jak też doznania zmysłowe, są ograniczone. Wzrok, słuch, dotyk, smak i powonienie, każdy z tych zmysłów na swój sposób może nas oszukać. Nasze oczy mogą pomniejszyć przedmiot wielki, jeśli patrzymy nań z daleka. Możemy nie dosłyszeć tego, co ktoś mówi do nas i tak dalej. To wszystko może spowodować w rezultacie, że będziemy mieć fałszywe zdanie albo wrażenie co do istoty rzeczy. Tak więc dusza nasza nie może widzieć rzeczywistości samej w sobie, dopóki nie zostanie uwolniona od niedokładności i fałszerstw fizycznych zmysłów. Po drugie, język ludzki nie wystarcza, żeby bezpośrednio wyrazić ostateczną rzeczywistość. Słowa raczej ukrywają niż ujawniają wewnętrzną naturę rzeczy. W wyniku tego mowa ludzka najwyżej może posługiwać się analogią, mitem lub dzięki innym pośrednim sposobom ukazać prawdziwy charakter tego, co leży poza światem fizycznym. Tybetańska Księga Zmarłych. To niezwykłe dzieło zawiera nauki mędrców tybetańskich, zbierane i ustnie przekazywane przez wiele wieków, począwszy od czasów prehistorycznych. Nauki te ostatecznie spisane zostały około wieku VIII po Chrystusie, ale nawet i wtedy były skrzętnie ukrywane przed niepowołanymi. Forma, jaką przybrała ta księga, jest wynikiem różnorakich, powiązanych ze sobą celów, jakim miała służyć. Przede wszystkim mędrcy, którzy ją pisali, w rzeczywistości traktowali umieranie jako umiejętność, jako coś, co można zrobić dobrze albo w sposób nieodpowiedni, w zależności od tego, czy ma się należytą wiedzę. Tak więc księgę czytano osobie umierającej podczas ostatnich chwil jej życia albo podczas ceremonii pogrzebowej. W ten sposób spełniać miała dwa zadania.
Po pierwsze, dopomóc umierającemu, żeby rozumiał każdy nowy etap zjawisk, jaki będzie przeżywać. Po drugie, miała dopomóc tym, co pozostali, aby wspierali zmarłego myślami, a nie zatrzymywali swoją miłością i rozpaczą, tak by mógł wejść do krainy śmierci w odpowiednim stanie ducha, uwolniony od wszelkich cielesnych trosk. Mając na względzie te dwa zadania, księga zawiera długi opis różnych etapów, poprzez które dusza przechodzi po śmierci fizycznej. Współzależność między wczesnymi etapami śmierci, które przedstawia, a tymi opisywanymi przez moich rozmówców, jest wprost niezwykła. Przede wszystkim, wedle opisu tybetańskiego, dusza osoby umierającej opuszcza ciało. Po pewnym czasie omdlewa i znajduje się w próżni, nie w fizycznej próżni, ale podległej pewnym ograniczeniom, w której świadomość umierającego nadal istnieje. Może słyszeć przykre odgłosy, opisane jako huk, grzmot lub podobny do wiatru gwizd i zwykle widzi siebie i swe otoczenie otulone szarą, mglistą poświatą. Zmarły jest zdumiony tym, że znajduje się poza swym fizycznym ciałem. Widzi i słyszy oplakujących go najbliższych i przyjaciół. Widzi przygotowania do pogrzebu, a jednak, kiedy stara się do nich przemówić, nie słyszą go ani nie widzą. Jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że nie żyje, jest oszołomiony, nie wie, czy już umarł, czy nie. A kiedy wreszcie to sobie uświadomi, nie ma pojęcia, gdzie powinien pójść albo co robić. Ogarnia go wielki żal i przygnębienie. Przez krótki czas pozostaje w pobliżu miejsc, gdzie przebywał podczas ziemskiego życia. W pewnym momencie spostrzega, że nadal ma ciało, zwane jaśniejącym ciałem, które jednak nie jest substancją materialną. Tak więc może przenikać przez skały i mury, nie napotykając żadnych trudności. Gdziekolwiek chce być, znajduje się tam w jednej chwili. Jego myśli i postrzeganie są mniej ograniczone. Umysł nabiera jasności, a zmysły stają się bardziej wrażliwe i doskonałe, bliższe naturze tego, co boskie. Jeśli w życiu fizycznym był ślepy, albo głuchy, albo kulawy, ku swemu zdumieniu przekonuje się, że w tym jaśniejącym ciele wszystkie jego zmysły, jak też możliwości ciała fizycznego, zostały w pełni przywrócone, nawet wzmocnione. Może spotkać inne istoty w tej samej postaci. Może też ujrzeć to, co w tybetańskiej księdze nazwane jest czystym albo jasnym światłem. Tybetańczycy radzą umierającemu, by zbliżył się do tego światła, źródła wielkiej miłości i zrozumienia. Księga opisuje również uczucie ogromnego spokoju i zadowolenia, jakiego doświadcza umierający. Mówi także o swego rodzaju lustrze, w którym całe życie zmarłego, wszystkie uczynki, dobre i złe, zostają wyraźnie ukazane zarówno jemu, jak też istotom sądzącym go. W tej sytuacji nie ma mowy o żadnych wykrętach i kłamstwach. Krótko mówiąc, nawet jeśli tybetańska księga zmarłych przytacza wiele późniejszych stanów, jakich żaden z moich rozmówców nie przeżył, jest całkiem oczywiste, że występuje tu uderzające podobieństwo pomiędzy treścią tego pradawnego manuskryptu, a zdarzeniami, o jakich mi mówili współcześni Amerykanie z końca XX wieku. Emanuel Swedenborg. Swedenborg, który żył w latach 1688-1772, urodził się w Sztokholmie. Był znany w swoich czasach i miał znaczne osiągnięcia w naukach przyrodniczych. Najpierw interesował się anatomią, fizjologią i psychologią, a jego prace z tych dziedzin zyskały duże uznanie. Jako starzec przeżył przełom religijny i zaczął opowiadać o swych doznaniach, kiedy to, jak twierdził stanowczo, był w kontakcie z duchowymi istotami spoza naszego świata. Jego późniejsze prace pełne są dokładnych opisów, jak wygląda życie po śmierci. I w tym wypadku zbieżność pomiędzy tym, co pisze na temat swoich przeżyć duchowych, a tym, co opowiadali mi ludzie bliscy śmierci, jest zdumiewające. Na przykład Swedenborg opisuje etap, kiedy funkcje oddychania i krążenia krwi zostają przerwane. Człowiek jeszcze nie umarł, ale oddzielony jest tylko od swej cielesnej powłoki, która służyła mu na tym świecie. Człowiek, kiedy umiera, przechodzi tylko z jednego świata do drugiego. Swedenborg twierdzi, że sam przeżywał wczesne fazy śmierci i doświadczył oderwania się od swego ciała. Znalazłem się w stanie oderwania od zmysłów cielesnych. Byłem prawie umierający. Jednak moje wewnętrzne życie wraz z myśleniem pozostało niezakłócone. Także odbierałem wrażenia i zachowałem pamięć tych rzeczy, które się wydarzyły i które są udziałem ludzi ożywionych z martwych. Zwłaszcza doznałem wrażenia, że mój umysł, mój duch został wyciągnięty, wyrwany z ciała. W czasie tego przeżycia spotyka istoty, które określa jako anioły. Pytają go, czy gotów jest umrzeć. Te anioły spytały mnie najpierw, jakie są moje myśli. Czy są to myśli człowieka umierającego, który przygotowuje się do życia w wieczności i chciałbym zachował te myśli. Jednak kontakt, jaki nawiązał się pomiędzy Swedenborgiem a duchami, nie miał charakteru ziemskiego, ludzkiego. Jest prawie bezpośrednim przekazywaniem myśli. Stąd niemożliwe jest wzajemne niezrozumienie. Kiedy duchy rozmawiają ze sobą uniwersalnym językiem, każdy człowiek natychmiast po śmierci poznaje ten uniwersalny język, który jest właściwy jego duchowi. To, co mówi anioł albo duch do człowieka, jest tak słyszalne jak mowa ludzka,
A mimo to nie słyszą jej inni, którzy stoją blisko, a tylko on sam, dlatego że mowa anioła albo ducha przenika do myśli ludzkiej. Człowiek niedawno zmarły nie zdaje sobie sprawy, że umarł, ponieważ nadal jest w ciele, które przypomina jego ciało fizyczne pod wieloma względami. Pierwszy stan człowieka po śmierci przypomina jego postać na ziemi, ponieważ ma podobne cechy zewnętrzne. Stąd wydaje mu się, że jest jeszcze na ziemi. I dlatego, kiedy się dziwili, że są w ciele i że mają zmysły, wszystkie takie, jakie mieli na ziemi, zapragnęli dowiedzieć się, jakie jest niebo i jakie jest piekło. Jednak stan duchowy jest mniej ograniczony. Postrzeganie, myśl i pamięć są doskonalsze. Czas i przestrzeń nie są przeszkodami jak w życiu fizycznym. Wszystkie właściwości ducha są znacznie doskonalsze, zarówno jak odbierane przez nie wrażenia, myśli i postrzeżenia. Umierający człowiek spotyka się z duchami tych, którzy odeszli przed nim, a których znał za życia. Są oni po to, by mu pomóc w przejściu do drugiego świata. Duch człowieka, który niedawno opuścił świat, rozpoznany zostaje przez jego przyjaciół i tych, których znał żyjąc na ziemi. Pouczają oni, jakie jest wieczne życie. Może też mieć wizję swego minionego życia. Przypomina sobie wtedy każdy szczegół, nie może skłamać ani nic ukryć. Wewnętrzna pamięć to taka, w której zapisane jest dokładnie wszystko to, o czym człowiek w każdej chwili myślał, mówił i co czynił, od najwcześniejszego dzieciństwa po wiek sędziwy. Człowiekowi towarzyszy pamięć o tych rzeczach, kiedy przechodzi w to drugie życie i kolejno zostają mu one przypomniane. Wszystko, co powiedział i zrobił, ukazuje się przed aniołami w świetle jasnym jak za dnia i nie ma nic tak ukrytego na ziemi, co by nie zostało ujawnione po śmierci. Swedenborg opisuje także światło Boga, które przenika tamten świat. Światło niezwykłej jasności, które sam widział. Światło prawdy i zrozumienia. I znowu w pismach Swedenborga, jak przedtem w Biblii, w dziełach Platona i tybetańskiej Księdze Zmarłych, znajdujemy zdumiewające zbieżności z tym, co opisują ludzie współcześni, którzy znaleźli się na progu śmierci. Oczywiście rodzi się pytanie, czy to podobieństwo istotnie jest zdumiewające. Niektórzy będą twierdzić na przykład, że autorzy tych różnych dzieł mogli na siebie nawzajem wpływać. Takie twierdzenia można podtrzymać w pewnych wypadkach, ale w innych nie. Platon przyznaje, że swoje poglądy i inspiracje czerpał z religijnego mistycyzmu Wschodu. Tak więc mógł być pod wpływem tej samej tradycji, pod której wpływem powstała tybetańska Księga Zmarłych. Z kolei idee filozofii greckiej wpłynęły na niektórych autorów Nowego Testamentu i dlatego można twierdzić, że poglądy świętego Pawła na ciało duchowe wywodzą się z Platona. Z drugiej strony, w większości przypadków niełatwo jest ustalić, jak było w istocie. Każdy pisarz zdaje się wnosić jakieś nowe, interesujące szczegóły, również występujące w relacjach moich rozmówców, których jednak nie mógł zaczerpnąć z wcześniejszych autorów. Swedenborg czytał Biblię i znał Platona. Jednak kilkakrotnie wspomina o fakcie, że ktoś, kto właśnie umarł, przez pewien czas nie zdaje sobie z tego sprawy. Ten szczegół, który ustawicznie się powtarza w opowiadaniach ludzi bardzo bliskich śmierci, nie występuje z całą pewnością ani w Biblii, ani u Platona. Został natomiast podkreślony w tybetańskiej Księdze Zmarłych, dziele, którego Swedenborg nie mógł zapewne czytać, gdyż przetłumaczone zostało w roku 1927. Czy istnieje możliwość, że zebrane przeze mnie relacje przeżyć ludzi bliskich śmierci były inspirowane przez dzieła wyżej cytowane? Spośród wszystkich osób, z którymi rozmawiałem, kilka przedtem znało w jakimś stopniu Biblię, dwie lub trzy wiedziały coś niecoś o poglądach Platona. Jednak żadna z nich nie miała pojęcia o istnieniu tak ezoterycznych dzieł jak pisma Swedenborga czy tybetańska Księga Zmarłych. Mimo to wiele szczegółów, które nie występują w Biblii, ani nawet u Platona, stale powtarza się w zebranych przeze mnie relacjach, a te z kolei odpowiadają dokładnie zjawiskom i wydarzeniom wzmiankowanym w tych rzadko spotykanych źródłach. Trzeba więc twierdzić, że podobieństwa i zbieżności pomiędzy pismami dawnych myślicieli a relacjami współczesnych Amerykanów, którzy byli o krok od śmierci, są faktem zdumiewającym i do tej pory niewytłumaczalnym. Możemy więc zadać sobie pytanie, jak wyjaśnić, że wiedza tybetańskich mędrców, teologia i wizje świętego Pawła, przedziwna intuicja i mity Platona oraz duchowe odkrycia Swedenborga, wszystko to tak zgodne jest nie tylko ze sobą, ale również z opowiadaniami ludzi współczesnych, którzy otarli się o śmierć. Pytania. Zapewne czytelnicy mają teraz wiele pytań i wątpliwości. W latach, kiedy wygłaszałem odczyty i odbyłem wiele prywatnych rozmów, zadawano mi mnóstwo pytań, na ogół dotyczących tych samych zagadnień. Dlatego mogłem sporządzić listę tych powtarzających się najczęściej. W niniejszym rozdziale, a także i w następnym, postaram się do nich ustosunkować. Czy pan to wszystko wymyślił? Nie, nie wymyśliłem. Pragnę w dalszym ciągu wykładać psychiatrię i filozofię medycyny, tak więc próba oszustwa z pewnością nie pozwoliłaby mi zrealizować tego celu.
Przekonałem się zresztą, że każdy, kto wnikliwie i z życzliwością wypytuje swych znajomych, przyjaciół i krewnych o takie przeżycia, wkrótce pozbywa się swych wątpliwości. Czy podchodzi pan do sprawy dostatecznie realistycznie? Do jakiego stopnia takie zjawiska są powszechne? Ja sam doskonale zdaję sobie sprawę, że na skutek ograniczonej z konieczności liczby zbadanych przeze mnie przypadków, nie jestem w stanie ocenić ściśle częstotliwości i zasięgu tego rodzaju zjawisk. Jednak całkiem śmiało mogę powiedzieć, że zdarzają się one znacznie częściej, niż mógłby przypuszczać ktoś, kto tego nie badał. Miałem wiele publicznych odczytów na ten temat dla różnych pod względem składu i liczebności audytoriów. I nigdy nie zdarzyło się, aby ktoś potem do mnie nie przyszedł ze swoją własną historią, a nawet w kilku przypadkach ludzie opowiadali swe przeżycia publicznie. Oczywiście zawsze można powiedzieć, i słusznie, że ktoś, kto sam czegoś podobnego doświadczył, zechce posłuchać odczytu o takiej tematyce. Mimo to, wielokroć ludzie ci nie z powodu tematu przychodzili na mój wykład. Na przykład ostatnio mówiłem do 30-osobowej grupy, z której dwie osoby doświadczyły przeżyć z pogranicza śmierci, ale obie znalazły się na prelekcji dlatego, że należały do tego właśnie zespołu. Żadna z nich nie wiedziała, o czym będę mówić. Odcinek 8. Nie tak powszechne. Dlaczego nie są ogólnie znane? Składa się na to chyba kilka powodów. Po pierwsze i nade wszystko sądzę, że nasze czasy ogólnie biorąc zdecydowanie nie sprzyjają dyskusji na temat możliwości życia po śmierci ciała. Żyjemy w wieku, w którym nauka i technika uczyniły olbrzymie postępy w dziedzinie poznania i opanowania przyrody. Rozważania o życiu po śmierci są dla wielu anachronizmem, gdyż ich zdaniem temat ten należy raczej do naszej zabobonnej przeszłości niż do naukowej teraźniejszości. I dlatego osoby, które doświadczyły zjawisk znajdujących się poza zasięgiem nauki, w naszym jej rozumieniu, spotykają się z drwiną. Ludzie, którzy mają za sobą transcendentne przeżycia, zdają sobie sprawę z tego rodzaju postaw i na ogół, co zrozumiałe, niechętnie opowiadają o nich publicznie. Jestem głęboko przekonany, że bardzo wiele można by się dowiedzieć od osób, które doznały takich przeżyć. Boją się one jednak, że inni ludzie nazwą je szalonymi albo podejrzewać będą o wybujałą wyobraźnię. Poprzestały więc tylko na opowiedzeniu ich najwyżej paru osobom z rodziny czy z grona przyjaciół. Poza tym powszechna niewiedza dotycząca tego tematu wywodzi się częściowo ze znanego psychologii zjawiska zwrócenia uwagi. Mnóstwa rzeczy, które każdego dnia słyszymy i widzimy, nasza świadomość po prostu nie rejestruje. Jeśli jednak uwaga nasza zostanie na coś zwrócona, zwłaszcza w sposób dramatyczny, skłonni jesteśmy trwale to zapamiętać. Wiele osób doświadczyło następującego zjawiska. Nauczyły się znaczenia nowego słowa i od tej chwili spotykały je w każdym piśmie, jakie brały do ręki w ciągu następnych paru dni. Wyjaśnienie jest proste. Słowo to nie zajęło nagle przodującego miejsca w języku. Wręcz przeciwnie, stale było używane. Pojawiało się ono w tekstach czytanych przez tego człowieka cały czas, ale on, nie znając jego znaczenia, prześlizgiwał się nad nim wzrokiem. Niedawno, po wygłoszonym odczycie, rozpocząłem dyskusję i pewien lekarz jako pierwszy spytał mnie: pracuję w szpitalu od wielu lat. Jeśli tego rodzaju przeżycia są, jak pan twierdzi, tak powszechne, dlaczego o nich nie słyszałem? Wiedząc, że z pewnością na sali znajdzie się ktoś, kto spotkał się z takimi przypadkami, od razu skierowałem pytanie do audytorium. Czy ktoś z państwa tu obecnych słyszał o podobnych zjawiskach? Wtedy żona tegoż właśnie lekarza podniosła rękę i opowiedziała o przeżyciach ich bardzo bliskiej przyjaciółki. Inny przykład. Pewien znajomy lekarz po raz pierwszy dowiedział się o tego rodzaju przeżyciach z artykułu w starym numerze gazety, gdzie zrelacjonowano odczyt, jaki wygłosiłem. Następnego dnia jeden z pacjentów całkiem samorzutnie opowiedział mu o własnym podobnym doświadczeniu. Ów lekarz upewnił się, że pacjent nie mógł słyszeć ani czytać o moich badaniach, a zwrócił się do niego dlatego, że był zdumiony i zaniepokojony tym, co mu się przydarzyło, i szukał wyjaśnienia medycznego. Bardzo możliwe, że obaj ci lekarze słyszeli przedtem o faktach tego rodzaju, ale potraktowali je raczej jako sporadyczne urojenia niż zjawisko często występujące i nie zwrócili na nie uwagi. Wreszcie istnieje dodatkowy czynnik w wypadku lekarzy, który może wyjaśnić, dlaczego tak wielu z nich wydaje się nie zdawać sobie sprawy ze zjawisk towarzyszących stanom bliskim śmierci, choć można by przypuszczać, że to właśnie oni powinni się z nimi stykać najczęściej. Otóż podczas studiów przyszłym lekarzom wpaja się, by z wielką rezerwą odnosili się do tego, co mówi pacjent o swoim samopoczuciu. Uczy się ich zwracać przede wszystkim uwagę na obiektywne symptomy procesu chorobowego, a do subiektywnych relacji podchodzić z wielką rezerwą. Jest to postępowanie rozsądne, gdyż łatwiej można sobie poradzić z tym, co obiektywne. Jednak taka postawa wpływa na nieujawnianie przeżyć związanych ze stanami bliskimi śmierci, ponieważ bardzo niewielu lekarzy ma zwyczaj pytać o uczucia i spostrzeżenia pacjentów, których reanimowali. Dlatego też lekarze, którzy teoretycznie powinni być najbardziej predestynowani do obcowania z tego rodzaju zjawiskiem, w rzeczywistości nie słyszą o nich częściej niż inni ludzie. Czy w sferze przeżywania tego rodzaju zjawisk zauważył pan różnicę między kobietami i mężczyznami?
Moimi rozmówcami byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I nie widzę różnicy pomiędzy ich relacjami, ani co do treści, ani co do typu przeżyć. Jednak istnieją różnice w ujęciu tematu. Ogólnie biorąc, mężczyźni są bardziej powściągliwi. O wiele więcej mężczyzn niż kobiet ograniczyło się do krótkiej odpowiedzi, kiedy listownie lub telefonicznie prosiłem o możliwie wyczerpującą relację. Więcej mężczyzn niż kobiet robiło uwagi w stylu: starałem się o tym zapomnieć, próbowałem usunąć z pamięci, często czyniąc aluzję do tego, że bali się śmieszności, albo zwierzając się, że uczucia, jakich doznali, były zbyt silne, żeby o nich mówić. Chociaż nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak jest, najwidoczniej nie jestem tu wyjątkiem. Russell Moores, znany badacz-psycholog, powiedział mi, że on i jego koledzy zaobserwowali to samo. Z ogólnej liczby osób zgłaszających się, żeby mu opisać swoje doznania psychiczne, zaledwie 1/3 to mężczyźni. Jeszcze inny fakt jest interesujący, mianowicie większa niż można by się spodziewać liczba tego rodzaju przeżyć przypada na okres ciąży. I znowu nie potrafię tego wyjaśnić. Może dlatego, że sama ciąża jest stanem fizjologicznego ryzyka. Przyczyną większej częstotliwości występowania tych przeżyć podczas ciąży jest może fakt, że właśnie tylko kobiety zachodzą w ciąży i że są bardziej skłonne do zwierzeń. Skąd pan wie, że wszyscy ci ludzie po prostu nie kłamią? Kto nigdy nie słuchał zwierzeń osób, które były bliskie śmierci, łatwo może postawić zarzut, że opowiadania te są kłamstwami. Jednak ja znajduję się w sytuacji raczej wyjątkowej. Widziałem ludzi dojrzałych, emocjonalnie zrównoważonych, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, załamujących się i płaczących w trakcie opowiadania mi tego, co przeżyli 30 lat temu. W głosie ich wyczuwałem wielką szczerość i przejęcie. Niestety uczuć tych nie można przelać na papier. I dlatego oskarżenie, że relacje owe są zmyślone, uważam za bezpodstawne. Niestety moim odczuciem nie mogę podzielić się z innymi. Są jeszcze inne argumenty, które przemawiają za tym, że należy całkowicie wykluczyć zarzut fałszerstwa. Najbardziej oczywista będzie tu trudność, jak wyjaśnić podobieństwo tych relacji. Jak to możliwe, by w przeciągu 8 lat przyszło do mnie tyle osób z takim samym kłamstwem? Oczywiście można założyć, że miła starsza pani z północnej Karoliny i studentka medycyny z New Jersey i weterynarz z Georgii i wiele, wiele innych kilka lat temu porozumiało się, żeby sfabrykować wielkie oszustwo, którego padłem ofiarą. Jednak nie uważam tego za możliwe. Jeśli nie kłamią może wprost, to podają bardziej subtelną, fałszywą interpretację. Czy nie jest możliwe, że z biegiem lat rozbudowali swoje historie? Pytanie to nawiązuje do dobrze znanego zjawiska psychologicznego, kiedy ktoś zaczyna od prostego opowiadania o jakimś przeżyciu albo zdarzeniu i w miarę upływu czasu rozwija je w niezwykle skomplikowaną historię. Za każdym razem, kiedy się nią popisuje, dodaje jakiś subtelny szczegół. Aż sam zaczyna w to wierzyć i wreszcie cała relacja jest tak upiększona, że nie przypomina pierwowzoru. Nie sądzę jednak, by ten mechanizm działał w jakimś znaczącym stopniu w przypadkach, które badałem. Po pierwsze, opowiadania osób, z którymi przeprowadziłem wywiad wkrótce po ich przeżyciu, w niektórych przypadkach, kiedy jeszcze były w szpitalu i dochodziły do zdrowia, nie różniły się od opowiadań ludzi, którzy relacjonowali zdarzenia sprzed wielu lat. Dalej, w kilku przypadkach osoby, z którymi rozmawiałem, spisały swoje doświadczenia wkrótce po swych doznaniach i odczytały notatki podczas naszego spotkania. I znowu, opisy te są podobne do przeżyć przytaczanych z pamięci po upływie pewnego okresu. Również jest faktem, że często mnie pierwszemu to przeżycie zostało opowiedziane i to z wielkim ociąganiem, mimo iż minęło sporo czasu. Chociaż było mało okazji albo wcale, żeby upiększyć te relacje, znowu nie różnią się one jako grupa od tych, które często były opowiadane na przestrzeni wielu lat. Wreszcie jest całkiem możliwe, że w kilku przypadkach miało miejsce zjawisko wręcz odwrotne. Psychiatrzy nazywają stłumieniem pewien mechanizm obronny, który polega na tym, że ktoś robi świadomy wysiłek, by kontrolować niechciane wspomnienia, uczucia albo myśli, lub też spycha je w podświadomość. Niejednokrotnie wielu moich rozmówców robiło uwagi, które wyraźnie wskazywały na owo stłumienie. Na przykład pewna kobieta, która mi dała bardzo szczegółowy opis przeżyć podczas swej śmierci, powiedziała: wydaje mi się, że było ich jeszcze więcej, ale nie mogę sobie przypomnieć wszystkiego. Starałam się to stłumić, bo wiem, że ludzie w żadnym razie by mi nie uwierzyli. Pewien żołnierz, któremu przestało bić serce, kiedy poddany został operacji z powodu ran odniesionych w Wietnamie, opowiedział mi, jakich przeżyć doznaje, kiedy wspomina moment oderwania się od ciała. Tchu mi brak jeszcze teraz, kiedy o tym mówię. Wiem, że wielu rzeczy z tego nie pamiętam. Starałem się o tym zapomnieć. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że śmiało można twierdzić, iż upiększanie nie odgrywa większej roli w tego rodzaju opowiadaniu. Czy ci wszyscy ludzie wyznawali przedtem jakąś religię? Jeśli tak, czy tych przeżyć nie ukształtowały ich wierzenia religijne, obecne i dawne? Do pewnego stopnia chyba tak. Jak już wspomniałem wcześniej, choć opis świetlistej istoty jest niezmienny, identyfikacja jej najwidoczniej bywa wypadkową religijnych wierzeń danej osoby. W czasie całych moich badań
Jednak nie słyszałem żadnej wzmianki o niebie albo piekle, nic związanego ze zwyczajowym obrazem, jaki powszechnie tkwi w wyobraźni naszego społeczeństwa. Przeciwnie, wiele osób podkreślało, jak niepodobne były ich przeżycia do tego, czego spodziewały się na podstawie swych wierzeń religijnych. Pewna kobieta, która umarła, tak powiedziała: zawsze słyszałam, że jak się umrze, widzi się zarówno niebo, jak i piekło, ale nic takiego nie widziałam. Inna, ciężko ranna w wypadku kobieta, która oderwała się od ciała, mówiła: na lekcjach religii uczono mnie, że w chwili śmierci przejdę przez cudowną perłową bramę, a ja tylko unosiłam się nad moim fizycznym ciałem. To było zdumiewające. Dalej, w kilku przypadkach relacje pochodzące od osób, które są niewierzące albo nie mają w ogóle żadnego przygotowania religijnego, nie różnią się treścią od relacji osób głęboko wierzących. W kilku przypadkach ludzie wierzący, którzy potem wiarę odrzucili, po tym przeżyciu znowu wrócili do niej. Inni mówili mi, że choć czytali Biblię, nigdy naprawdę nie rozumieli pewnych sformułowań, na które tam natrafili, dopóki nie otarli się o śmierć. Jaki związek, jeśli w ogóle on istnieje, mają przeżycia, które Pan badał, z możliwością reinkarnacji? Żaden z badanych przeze mnie przypadków nie wskazuje na to, że reinkarnacja istnieje. Jednak trzeba pamiętać, iż żaden z nich jej nie wyklucza. Jeśli więc reinkarnacja istnieje, wydaje mi się, że musi być jakiś przejściowy okres w innym wymiarze pomiędzy momentem oddzielenia się od starego ciała, a wejściem w nowe. Zresztą technika prowadzenia wywiadu z człowiekiem, który otarł się o śmierć, nie będzie przydatna dla badań nad reinkarnacją. Powinny i mogą tu być stosowane inne metody. Na przykład niektórzy stosowali technikę cofania się w odległe czasy. Wybraną osobę hipnotyzuje się i poleca się jej cofnąć stopniowo pamięcią w coraz odleglejszą przeszłość jej życia. Kiedy osiąga czas najwcześniejszych wspomnień, jakie może przywołać, każe się jej cofnąć jeszcze dalej. W tym momencie wiele osób zaczyna opowiadać szczegółowo o swoim poprzednim życiu w dawnych czasach i odległych miejscach. W niektórych przypadkach opowiadania te odznaczają się niezwykłą wprost precyzją. Zdarzało się to nawet wtedy, gdy z całą pewnością udało się ustalić, że zahipnotyzowany w żaden sposób nie mógł wiedzieć o wydarzeniach, osobach i miejscach, które tak szczegółowo opisywał. Słynny jest przypadek Brady Murphy, ale są inne, nawet może bardziej znamienne i dobrze udokumentowane, jednak nie tak powszechnie znane. Czytelników, którzy interesują się tym zagadnieniem, odsyłam do znakomitej pracy doktora medycyny Iana Stephensona 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Warto też zauważyć, że tybetańska Księga Zmarłych, która tak dokładnie opisuje stany z pogranicza śmierci, powiada, że reinkarnacja ma miejsce później, po tym, co relacjonowali mi moi rozmówcy. Czy rozmawiał Pan kiedyś z kimś, kto miał przeżycia z pogranicza śmierci z powodu nieudanej próby samobójstwa? Jeśli tak, czy te przeżycia były inne? Znam kilka przypadków, kiedy próba samobójstwa była przyczyną widomej śmierci. Wszystkie te doświadczenia zostały określone jako bardzo przykre. Jak to powiedziała pewna kobieta, jeśli ktoś był tu udręczoną duszą, będzie nią również i tam. Krótko mówiąc, niedoszli samobójcy twierdzili, że te problemy, od których próbowali uciec, targnąwszy się na życie, nie opuściły ich, kiedy umarli, a nawet pogłębiły się. Oderwani od ciała, nie byli w stanie swych kłopotów rozwiązać i musieli patrzeć na opłakane skutki, jakie ich czyn spowodował. Mężczyzna, który w rozpaczy po śmierci żony strzelił do siebie, umarł i był reanimowany. Powiedział: nie poszedłem tam, gdzie była moja żona. Znalazłem się w okropnym miejscu. Natychmiast zrozumiałem, jaki błąd popełniłem. Pomyślałem sobie: żałuję, że to zrobiłem. Inni, którzy przebywali w okropnej otchłani, mieli uczucie, iż zostaną tam przez dłuższy czas. Miała to być kara za to, że złamali prawo, próbując uwolnić się przedwcześnie od tego, co było ich zadaniem, osiągnięcia pewnego celu w życiu. Takie uwagi zgodne są z relacjami kilku osób, które umarły z powodu innych przyczyn, ale którym przekazano, że samobójstwo jest okropnym, zagrożonym surową karą czynem. Pewien mężczyzna, który omal nie umarł po wypadku, powiedział: kiedy tam byłem, czułem, że nie wolno mi uczynić dwóch rzeczy, a mianowicie zabić siebie albo innego człowieka. Gdybym popełnił samobójstwo, odrzuciłbym dar Boga. Zabicie kogoś byłoby pogwałceniem zamysłów bożych wobec tego człowieka. Tego rodzaju wrażenia, o jakich mówili mi wielokrotnie poszczególni rozmówcy, nie różnią się niczym od zakazów zabraniających samobójstwa, zawartych w odwiecznych teologicznych i moralnych dziełach, występujących w odmiennych formach w pismach autorów tak różniących się, jak święty Tomasz z Akwinu, Locke i Kant. Samobójstwo, zdaniem Kanta, jest działaniem krzyżującym plany Boga, buntem przeciwko swemu Stwórcy. Święty Tomasz dowodzi, że Bóg obdarzył nas życiem, a więc tylko On ma prawo je odebrać. Odpowiadając na to pytanie, wstrzymuję się od potępienia samobójstwa. Przytaczam jedynie słowa tych, którzy przez to przeszli. Obecnie przygotowuję drugą książkę na temat przeżyć ludzi, którzy otarli się o śmierć, i w niej obszerniej omówię ten problem. Czy wśród swych rozmówców miał Pan przedstawicieli odmiennych kultur? Nie, nie miałem.
Między innymi dlatego, jak sądzę, moja praca jest nienaukowa, że grupa ludzi, których wysłuchałem, nie była reprezentatywna. Bardzo chciałbym wysłuchać relacji z pogranicza śmierci Eskimosów, Indian, z plemion Kwakiute, Nawajów, Watusi itd. Niestety z powodu trudności geograficznych i innych nie byłem w stanie tego zrobić. Czy są jakieś historyczne przykłady zjawisk towarzyszących zetknięciu się ze śmiercią? O ile mi wiadomo, nie ma. Ponieważ zajęty byłem współczesnymi przypadkami, po prostu nie miałem czasu zbadać należycie tego zagadnienia. Jednak nie byłbym wcale zdziwiony, gdybym znalazł takie relacje z przeszłości. Z drugiej strony podejrzewam, że przeżycia z pogranicza śmierci zdarzały się znacznie częściej w ubiegłych kilkudziesięcioleciach niż przedtem. Powód jest prosty. Dopiero niedawno zaczęto powszechnie stosować reanimację. Wiele osób, które obecnie zostały przywrócone do życia, kilka lat temu nie żyłyby. Zastrzyki adrenaliny wprost do serca, aparatura pobudzająca pracę serca, sztuczne serce i płuca są przykładami wielkiego postępu w medycynie. Czy badał pan karty chorobowe swoich rozmówców? Jeśli tylko było to możliwe, tak. W wypadkach, kiedy udało mi się do nich dotrzeć, potwierdzały złożone mi relacje. W niektórych przypadkach z powodu upływu czasu albo śmierci osób, które przeprowadzały reanimację, karty te nie były dostępne. Zapisy niepotwierdzone dostępnymi materiałami nie różnią się od tych, w których są one dostępne. W wielu wypadkach, kiedy nie mogłem dostać kart chorobowych, postarałem się o świadectwa przyjaciół, lekarzy czy krewnych, osoby, z którą przeprowadzałem wywiad, żeby potwierdzić, czy pacjent był bliski śmierci. Słyszałem, że po 5 minutach reanimacja jest niemożliwa. Jednak pan powiada, że niektórzy z pańskich rozmówców nie żyli nawet przez 20 minut. Jak to jest możliwe? Większość liczb i danych cytowanych w praktyce lekarskiej to przeciętne i nie należy ich traktować jako wartości absolutnych. Owe 5 minut, o jakich się często słyszy, to przeciętna. Stosowana w praktyce kliniczna reguła powiada, że nie należy podejmować reanimacji po 5 minutach, ponieważ w większości przypadków po tym czasie występują nieodwracalne uszkodzenia mózgu spowodowane brakiem dopływu tlenu. Jest to jednak przeciętna. Zdarzają się więc odchylenia w obie strony. Znam przypadki, kiedy skuteczna reanimacja miała miejsce po upływie 20 minut i mózg nie był uszkodzony. Czy ktoś z pańskich rozmówców był naprawdę nieżywy? Jedna z głównych przyczyn, dla których to pytanie jest takie peszące i trudno na nie odpowiedzieć, polega częściowo na tym, że istnieje semantyczna trudność co do znaczenia słowa nieżywy. Jak tego dowodzi zaciekła dyskusja wokół transplantacji narządów, definicja śmierci nie została ustalona nawet przez specjalistów w dziedzinie medycyny. Kryteria śmierci są różne nie tylko w ocenie lekarzy i laików, ale i odmienne w samym środowisku lekarskim. Dlatego więc odpowiedź na to pytanie będzie zależeć od tego, co się rozumie pod słowem nieżywy. Należy więc zapoznać się z 3 kolejnymi definicjami i omówić je. Pierwsza. Śmierć jako brak klinicznie wykrywalnych oznak życia. Niektórzy skłonni są twierdzić, że człowiek nie żyje, jeśli nie oddycha przez dłuższy czas. Jego serce przestało bić i ciśnienie krwi tak spadło, że nie można go zmierzyć. Źrenice są rozszerzone, a temperatura ciała obniża się. Jest to definicja kliniczna, którą przez całe wieki posługiwali się i posługują zarówno lekarze, jak i laicy. I właśnie wedle tych kryteriów orzeka się śmierć większości ludzi. Oczywiście wielokrotnie spotykałem się z takim klinicznym miernikiem, kiedy to lekarze, jak i zapisy medyczne, zgodnie stwierdzały, że pacjent zmarł. Druga definicja. Śmierć jako brak występowania fal mózgowych. Postęp techniki spowodował pojawienie się bardzo czułych aparatów do badania procesów biologicznych, nawet takich, których objawów zewnętrznych nie można obserwować. Elektroencefalograf, EEG, jest aparaturą, która wzmacnia i zapisuje subtelną czynność bioelektryczną mózgu. Ostatnio istnieje tendencja, by orzec śmierć, kiedy nie występuje już elektryczna działalność mózgu, co się określa jako płaski zapis EEG. We wszystkich przypadkach reanimacji, z którymi miałem do czynienia, sytuacja była niezwykle krytyczna. Nie było czasu na zrobienie EEG. Lekarze byli przede wszystkim zajęci tym, by przywrócić pacjenta do życia. I na takiej podstawie można by twierdzić, że żadna z tych osób nie została uznana za zmarłą. Załóżmy jednak przez chwilę, że wiele osób uznanych za zmarłe miało płaski zapis EEG, ale zostały skutecznie reanimowane. Czy ten fakt wiele by zmienił? Myślę, że nie. A to dla 3 przyczyn. Po pierwsze, próby reanimacji podejmowane są zawsze bardzo szybko i trwają najwyżej około 30 minut. Uruchomienie aparatury EEG jest skomplikowanym zadaniem technicznym i nawet w optymalnych warunkach wykwalifikowanemu laborantowi sporo czasu zajmuje odczytanie zapisu. W nagłym wypadku, któremu zawsze towarzyszy zamęt i pośpiech, istnieje większa możliwość popełnienia omyłki. I gdyby nawet można przedstawić płaski zapis EEG osoby, która opowiedziała o swoich przeżyciach z pogranicza śmierci, ktoś krytycznie nastawiony mógłby i słusznie powiedzieć, że zapis nie był dokładny. Po drugie,
Nawet znakomite odpowiednio ustawione elektryczne aparaty rejestrujące pracę mózgu nie mogą nam kategorycznie powiedzieć, czy reanimacja w danym przypadku jest możliwa. Zdarzało się już, że osoby skutecznie reanimowane miały płaski zapis EEG. Przyczyną tego zjawiska były nadmierna dawka leków, która ogranicza funkcję centralnego systemu nerwowego, oraz hipotermia, niska temperatura ciała. Po trzecie, nawet gdyby udało mi się znaleźć przypadek, w którym stwierdzono by z całą pewnością, że aparatura odpowiednio działała, nadal istniałby pewien problem. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie ma dowodu, iż przytoczone przeżycia z pogranicza śmierci miały miejsce właśnie wtedy, kiedy zapis EEG był płaski, ale że raczej przedtem albo potem. Moim zdaniem więc EEG nie ma większej wartości na obecnym etapie badań. Trzecia definicja. Śmierć jako nieodwracalna utrata funkcji życiowych. Inni obstają przy jeszcze bardziej wąskiej definicji. Ich zdaniem nie można powiedzieć, że ktoś był nieżywy, jeśli został skutecznie reanimowany, niezależnie od tego, jak długo kliniczne oznaki życia były niewykrywalne i jak długo jego EEG było płaskie. Innymi słowy, śmierć należy określić jako stan ciała, z którego nie da się już go ożywić. Oczywiście nie podlega tej definicji żaden z moich przypadków, ponieważ wszyscy ci ludzie zostali przywróceni do życia. Przekonaliśmy się więc, że odpowiedź na to pytanie zależy od tego, co się rozumie przez określenie nieżywy. Pamiętajmy, że choć to częściowo dyskusja semantyczna, niemniej jest istotna, ponieważ wszystkie trzy definicje zawierają ważne aspekty. Ja skłaniałbym się do trzeciej, tej najostrożniejszej. Nawet w tych przypadkach, kiedy serce nie biło przez dłuższy czas, tkanki ciała, zwłaszcza mózgu, musiały być jakoś zasilane. Dostarczany im był tlen i pożywienie. I nie trzeba z góry zakładać, że w którymś z tych przypadków zostało pogwałcone jakieś prawo biologii czy fizjologii. Po to, by miała miejsce skuteczna reanimacja, w komórkach ciała musiały zachodzić pewne procesy biologiczne, chociaż nawet zewnętrzne oznaki tych procesów klinicznie były nie do wykrycia. Odcinek 9. Wydaje mi się, że w obecnym stanie wiedzy nie można określić dokładnie punktu, od którego nie ma już powrotu. Zapewne zależy on od danego człowieka i nie będzie punktem stałym, ale raczej zmieniającym swoje położenie na hipotetycznej krzywej. Przecież kilka dziesiątków lat temu większość ludzi, z którymi rozmawiałem, nie zostałaby przywrócona życiu. W przyszłości zdobycze techniczne medycyny mogą być tak duże, iż będziemy potrafili przywracać do życia ludzi, których obecnie nie można uratować. Wysuńmy więc hipotezę, że śmierć jest oddzieleniem się ducha od ciała i że w tym momencie duch przechodzi do innych wymiarów egzystencji. Wynikałoby z tego, że istnieje pewien mechanizm, dzięki któremu dusza albo duch zostaje uwolniona poprzez śmierć. Nie mamy jednak podstaw twierdzić, że ten mechanizm zaczyna działać dokładnie w tym punkcie, który my w naszej epoce dość arbitralnie przyjęliśmy za punkt, z którego nie ma powrotu. Nie możemy też zakładać, że działa on w każdym przypadku doskonale, tak jak nie możemy zakładać, że każdy system cielesny zawsze działa doskonale. Może ten mechanizm dochodzi do głosu przed ostatecznym kryzysem fizjologicznym, pozwalając nielicznym ludziom spojrzeć w inny wymiar. Takie założenie pomogłoby wyjaśnić relacje tych osób, które widziały całe swe życie, doświadczyły oderwania się od ciała i tak dalej, kiedy były pewne, że zginą, nawet nim nastąpiło uszkodzenie ciała. Jedno twierdzę z całym przekonaniem. Cokolwiek by się uważało za ten nieodwracalny próg śmierci, zarówno w przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości, ci, z którymi rozmawiałem, znaleźli się znacznie bliżej owego punktu niż większość ich bliźnich. I choćby tylko dla tej przyczyny chętnie słucham tego, co mają do powiedzenia. W ostatecznej analizie zbyteczne jest deliberować nad ścisłą definicją śmierci, odwracalnej czy nieodwracalnej, w kontekście tej dyskusji. Ci, którzy podnoszą takie obiekcje wobec przeżyć z pogranicza śmierci, mają na myśli coś bardziej istotnego. Twierdzą oni, że dopóki w ciele tli się choćby nikła iskra czynności fizjologicznych, może ona spowodować, a więc tłumaczyć te doznania. Już wcześniej twierdziłem, że musiała występować jakaś szczątkowa, biologiczna aktywność we wszystkich tych przypadkach. I tak kwestia, czy prawdziwa śmierć miała rzeczywiście miejsce, ogranicza się do bardziej zasadniczego problemu. Czy szczątkowe funkcje biologiczne mogą być przyczyną występowania tego rodzaju przeżyć? Innymi słowami, czy zatem są możliwe inne wyjaśnienia, to znaczy inne niż przeżycie cielesnej śmierci? A to pytanie z kolei nawiązuje do treści następnego rozdziału. Rozdział 5. Wyjaśnienia. Oczywiście możliwe są inne wyjaśnienia przeżyć z pogranicza śmierci. Choćby z fizjologicznego punktu widzenia można postawić tu nieskończoną ilość hipotez, żeby wytłumaczyć każde doświadczenie, obserwacje czy fakt. Słuchacze, do których się zwracałem, z wielu możliwych najczęściej wybierali kilka. Przedstawię je teraz, jak również te, z którymi mógłbym się spotkać. Dość arbitralnie podzieliłem je na trzy typy: nadnaturalne, naturalne, naukowe i psychologiczne.
Wyjaśnienia nadnaturalne. Raczej rzadko próbowano wyjaśnić omawiane przeze mnie zjawiska działaniem nieczystych, wrogich człowiekowi sił. Mam na to jedną odpowiedź. Wydaje mi się, że najlepszym sprawdzianem tego, czy było to działanie Boga czy szatana, będą słowa i czyny danej osoby po przeżytym doświadczeniu. Sądzę, że Bóg pragnąłby, aby ci, którym się ukazał, byli dobrzy i przebaczający. Szatan, zapewne, powiedziałby swoim sługom, żeby kroczyli drogą nienawiści i zniszczenia. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy ci, których słuchałem, wrócili do życia, żeby iść drogą miłości, wyrzekając się tej drugiej. Owemu hipotetycznemu diabłu, który musiałby zadać sobie tyle trudu, żeby omamić swoje nieszczęsne ofiary, i to w jakim celu, nie udało się, o ile mi wiadomo, zrobić żadnego z moich rozmówców swoim emisariuszem. Wyjaśnienia naturalne, naukowe. Pierwsze, farmakologiczne. Niektórzy twierdzą, że przeżycia z pogranicza śmierci spowodowane są lekarstwami podawanymi pacjentowi w krytycznym momencie. Pozorna słuszność takiego założenia opiera się na kilku faktach. Na przykład powszechnie wiadomo, zarówno lekarzom, jak i laikom, że pewne lekarstwa powodują stany umysłowych halucynacji i omamów. Poza tym żyjemy teraz w epoce dużego zainteresowania nadużywaniem pewnych leków i narkotyków, a publiczna uwaga skupiona jest na potajemnym zażywaniu takich środków jak LSD, marihuana itd., które są halucynogenne. Wreszcie faktem jest, że wiele stosowanych przez medycynę leków powoduje skutki uboczne, które mogą przypominać przeżycia towarzyszące umieraniu. Na przykład cykloheksanon, dożylnie wstrzykiwany środek usypiający, powoduje uboczne skutki, podobne niekiedy do przeżyć związanych z oderwaniem się od ciała. Został on określony jako dysocjacyjny środek znieczulający, ponieważ w czasie jego działania pacjent przestaje reagować nie tylko na ból, ale również na otoczenie. Czuje się oderwany od rzeczywistości, od poszczególnych części swojego ciała, rąk, nóg itd. Przez pewien czas po przyjściu do zdrowia może odczuwać zakłócenia psychiczne łącznie z halucynacjami i bardzo wyraźnymi snami. Pragnę zwrócić uwagę, że zaledwie parę osób użyło tego właśnie słowa rozkojarzenie na określenie swych wrażeń, kiedy oderwały się od ciała. Zebrałem kilka relacji ludzi, którzy będąc uśpieni, jak to sami określili, mieli bardzo wyraźne halucynacyjne wizje śmierci. Przytoczę tu jedną z nich. Było to dość dawno temu, kiedy miałam przeszło 10 lat. Byłam w gabinecie dentysty, żeby zaplombować ząb. Użył on gazu rozweselającego, tlenku azotu. Z początku bałam się, że po tym się nie obudzę. Kiedy gaz zaczął działać, poczułam, że się spiralnie obracam, nie dookoła osi, ale jak gdyby fotel dentystyczny unosił się wraz ze mną spiralnym ruchem w górę, coraz wyżej. Wszystko było bardzo jasne i białe, a kiedy znalazłam się na szczycie spirali, wyszli mi naprzeciw aniołowie, żeby mnie zabrać do nieba. Używam liczby mnogiej aniołowie, bo choć to wrażenie było dość mgliste, pewna jestem, że było ich więcej niż jeden. Nie mogę powiedzieć jednak ilu. W pewnym momencie dentysta i pielęgniarka rozmawiali ze sobą o jakimś innym pacjencie i słyszałam ich wyraźnie. Ale kiedy skończyli, nie mogłam przypomnieć sobie pierwszego zdania. Wiedziałam jednak, że rozmawiali, a słowa odbijały się jak echo. To echo oddalało się stopniowo, zupełnie jak w górach. Pamiętam, że wydawało mi się, iż słyszę ich z góry, bo miałam uczucie, że ja sama jestem wysoko, że idę do nieba. Tyle tylko pamiętam. Pamiętam też, że wcale się nie bałam śmierci. W tym okresie mego życia czułam lęk przed piekłem, ale kiedy mi się to przytrafiło, wcale nawet o tym nie pomyślałam. Powiedziałam, że idę do nieba. Byłam potem zdziwiona, że nie martwiłam się myślą o śmierci. Ale wreszcie doszłam do wniosku, że to wskutek znieczulenia niczym się nie przejmowałam. Było to bardzo przyjemne uczucie, ale bardzo niewyraźne. Nigdy więcej o tym nie myślałam. Należy zwrócić uwagę, że występują zbieżności pomiędzy tym przeżyciem, a innymi uważanymi za realne przez ludzi, którzy ich doświadczyli. Ta kobieta opisuje bardzo jasne, białe światło, spotkanie z istotami, które miały ją zaprowadzić na drugą stronę i całkowity brak lęku przed śmiercią. Są jeszcze dwa inne aspekty, które nasuwają przypuszczenie, że oderwała się ona od ciała. Wrażenie, że głos lekarza i jego pielęgniarki słyszała z góry i uczucie unoszenia się. Z drugiej strony, inne szczegóły tego opowiadania są bardzo nietypowe dla przeżyć z pogranicza śmierci znanych mi z relacji. Jasne światło nie zostało personifikowane. Nie występowało uczucie spokoju i szczęścia. Opis tamtego świata jest raczej niewyraźny, ale zgodny z wierzeniami religijnymi tej kobiety. Istoty, które spotkała, określa jako anioły i mówi o tym, że szła do nieba, które mieściło się w górze. Nie widziała swego ciała, nie była w żadnym innym ciele i czuła, że fotel dentystyczny, a nie jej własny wysiłek, był źródłem spiralnego ruchu. Kilkakrotnie wspomina o mglistości swego przeżycia, które widomie nie wpłynęło na jej późniejsze przekonania. Obecnie ma wątpliwości co do przeżycia śmierci cielesnej. Porównując relacje, w których przeżycia tego rodzaju są wyraźnie skutkiem jakiegoś leku czy narkotyku z doświadczeniami z pogranicza śmierci, trzeba wspomnieć o paru rzeczach. Po pierwsze,
Osoby, które opisały mi takie narkotyczne stany, nie są wcale ani mniej, ani więcej romantyczne, obdarzone fantazją, inteligentne lub zrównoważone niż osoby, które opowiedziały o prawdziwych doznaniach z pogranicza śmierci. Po drugie, przeżycia wywołane narkotykami są bardzo mgliste. Po trzecie, opowiadania o nich bardzo się różnią między sobą, jak też zdecydowanie od prawdziwych wizji z pogranicza śmierci. Muszę przyznać, że wybierając do swoich celów określone przypadki typu narkozowego, świadomie wybrałem takie, które najbardziej są zbliżone do grupy prawdziwych doświadczeń. Dlatego twierdzę, że ogólnie biorąc istnieją bardzo poważne różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami przeżyć. Poza tym istnieje wiele dodatkowych czynników, które wykluczają farmakologiczne wytłumaczenie zjawisk z pogranicza śmierci. Najbardziej istotne jest to, że w wielu przypadkach lekarstwo nie zostało podane przed tymi doznaniami, ani w niektórych przypadkach nawet po reanimacji. Przeciwnie, wiele osób z całą stanowczością twierdziło, że ich przeżycie miało miejsce zanim jakiekolwiek lekarstwo zostało podane. W niektórych przypadkach na długo przedtem, nim udzielono im pomocy lekarskiej. Nawet w tych przypadkach, kiedy lekarstwa zostały zastosowane w okresie poprzedzającym śmierć, różnorodność ich jest olbrzymia, poczynając od aspiryny, poprzez antybiotyki i adrenalinę, aż do znieczulenia miejscowego i ogólnego. Większość tych lekarstw nie wpływa na centralny układ nerwowy, ani nie ma działania psychotropowego. Trzeba również zwrócić uwagę, że nie ma wyraźnych różnic dzielących na dwie grupy relacje tych osób, którym nie dano żadnych lekarstw i tych, którym dawano środki różnego rodzaju. Wreszcie muszę zanotować bez komentarzy fakt, że pewna kobieta, która zmarła dwukrotnie na przestrzeni kilku lat w zupełnie odmiennych okolicznościach, za pierwszym razem brak jakichkolwiek przeżyć przypisywała narkozie. Za drugim razem, kiedy nie była pod działaniem żadnych leków, miała bardzo bogate doznania. Współczesna farmakologia zakłada m.in., co nasze społeczeństwo wierzy na ogół bezkrytycznie, że pewne psychoaktywne lekarstwa powodują przeżycia psychiczne, które dlatego właśnie określa się mianem halucynacji, nierealnych, złudnych albo wyłącznie mózgowych. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszyscy są tego zdania. Istnieje inny pogląd na zależność pomiędzy lekarstwem a doznaniami, jakie powoduje jego stosowanie. Mam tu na myśli zastosowanie lekarstw zwanych halucynogennymi. Na przestrzeni wieków ludzie szukali takich psychoaktywnych składników, by osiągnąć odmienne od normalnych stany świadomości oraz inne płaszczyzny rzeczywistości. Współczesną interpretację zastosowania tego rodzaju środków możemy znaleźć w niezwykle ciekawej książce Andrew Weil'a The Natural Mind. Historycznie rzecz ujmując, leki te związane były nie tylko z medycyną i leczeniem chorób, ale także z obrzędami religijnymi i dążeniem do osiągnięcia olśnienia. I tak Indianie amerykańscy na zachodzie Stanów Zjednoczonych podczas obrzędów religijnych jedzą peyotl, kaktus zawierający meskalinę, aby mieć wizje religijne. Na całym świecie znane są podobne kulty, a ich wyznawcy wierzą, że środek, który biorą, ułatwia im przejście do innego wymiaru. Założywszy, że taki pogląd jest słuszny, można by przypuszczać, że stosowanie leków lub narkotyków jest tylko jedną z dróg wśród wielu prowadzących do osiągnięcia olśnienia i poznania innych sfer egzystencji. A więc przeżycia podczas umierania mogłyby być jedną z tych dróg, co wyjaśniłoby podobieństwo między doznaniami wywołanymi przez leki, jak te przytoczone powyżej, a doznaniami z pogranicza śmierci. Drugie, fizjologiczne. Fizjologia jest tą dziedziną biologii, która zajmuje się czynnościami komórek i narządów, słowem ciałem istot żyjących i zależnością pomiędzy jego funkcjami. Fizjologiczne wyjaśnienie zjawisk z pogranicza śmierci, z jakim się często spotykałem, jest następujące. Ponieważ w czasie śmierci klinicznej tlen nie dopływa do mózgu i występują inne poważne stresy fizyczne, postrzegane zjawiska muszą być pewnego rodzaju ostatnim kompensacyjnym odruchem zamierającego mózgu. Zasadniczy błąd tej hipotezy polega na tym, że jak łatwo można przekonać się z relacji przytoczonych uprzednio, wiele przeżyć z pogranicza śmierci miało miejsce zanim wystąpił jakikolwiek stres typu fizjologicznego. W kilku nawet przypadkach nie było żadnych obrażeń cielesnych. A jednak każdy element, jaki występuje w przypadkach poważnych obrażeń cielesnych, występuje również w innych, gdzie uszkodzeń ciała nie było. Trzecie, neurologiczne. Neurologia jest gałęzią medycyny zajmującą się przyczynami, diagnostyką i leczeniem chorób systemu nerwowego, to znaczy mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów. Zjawiska podobne do tych, które mi zrelacjonowali moi rozmówcy, występują także w niektórych przypadkach neurologicznych. Tak więc można by uważać doświadczenia z pogranicza śmierci za przypuszczalne zaburzenia w funkcjonowaniu systemu nerwowego osoby umierającej. Przyjrzyjmy się neurologicznym przykładom, gdzie występują dwa najbardziej uderzające zjawiska, towarzyszące zwykle spotkaniu ze śmiercią. Przeglądowi zdarzeń z życia umierającego
i zjawisku oderwania się od ciała. Na oddziale neurologicznym pewnego szpitala spotkałem pacjenta, który mi opisał dziwne ataki, w trakcie których widział obrazy ze swego minionego życia. Po raz pierwszy, gdy mi się to przytrafiło, patrzyłem na mego przyjaciela znajdującego się naprzeciw mnie w pokoju. Nieoczekiwanie prawa strona jego twarzy jakby się wykrzywiła. Nagle w moją świadomość wtargnęły sceny, które wydarzyły się w przeszłości. Były one takie same jak wtedy, kiedy się działy. Żywe, w kolorach i trójwymiarowe. Poczułem mdłości i byłem tak przerażony, że starałem się nie widzieć tych obrazów. Od tej pory miałem wiele podobnych ataków i nauczyłem się im przeciwdziałać. Najlepsze porównanie, jakie mogę wymyślić, to filmy puszczane w telewizji na Nowy Rok. Wydarzenia z minionego roku tak szybko migają jedno za drugim, że nie można zebrać myśli. Takie też były te moje ataki. Ledwie coś zobaczyłem, zdążyłem pomyśleć, tak, pamiętam to i chciałem to zachować w pamięci, już się pojawiał następny obraz. Widziałem wtedy prawdziwe zdarzenia, nic niezmienione, ale kiedy się skończyły, trudno mi było przypomnieć sobie, co widziałem. Czasem te obrazy się powtarzały, czasem nie. Kiedy się pokazywały, przypominałem sobie, o tak, te już widziałem przedtem, ale kiedy zniknęły, nie mogłem wprost przypomnieć sobie, co to było. Nie były to żadne specjalnie ważne fakty w moim życiu. Żaden z nich, wszystkie bardzo zwyczajne, nie szły w jakimś ustalonym porządku, ani nawet w porządku, w jakim się wydarzyły w moim życiu. Po prostu pojawiały się na chybił, trafił. Kiedy te obrazy się pokazują, nadal widzę, co się dzieje wokół mnie, ale moja świadomość jest ograniczona, nie jest tak bystra jak normalnie. Zupełnie jakby połowa mojej uwagi była zajęta tymi obrazami, a druga połowa tym, co się dzieje. Ci, którzy mnie widzieli w czasie takiego ataku, twierdzą, że trwa około minuty, ale mnie się wydaje, że wieki całe. Oczywiście występują podobieństwa pomiędzy tymi atakami, spowodowanymi bez wątpienia podrażnieniem jakiegoś ośrodka w mózgu i panoramiczną pamięcią, o jakiej opowiadali mi rozmówcy, którzy byli bliscy śmierci. Na przykład ataki tego mężczyzny przybierały formę wizualną. Widział obrazy niezwykle żywe i trójwymiarowe, które pojawiały się całkiem niezależnie od jego chęci i następowały bardzo szybko. Pacjent ten podkreślał utratę poczucia czasu, jaka występuje w trakcie takiego ataku. Z drugiej strony występują również znaczne różnice. W przeciwieństwie do przeżyć z pogranicza śmierci, obrazy te nie szły w porządku, w jakim się wydarzyły. Ów pacjent nie oglądał ich też wszystkich naraz w jednoczesnej wizji. Nie były to wydarzenia znaczące ani przełomowe. Podkreślał ich przeciętność. Nie zostały mu więc przedstawione po to, by go osądzić czy nauczyć czegoś. Wielu moich rozmówców, którzy otarli się o śmierć, podkreśla, że po tym przeglądzie mogli zapamiętać wydarzenia ze swego życia z większą wyrazistością i bardziej dokładnie niż przedtem. Natomiast ten człowiek oświadczył, że nie mógł zapamiętać poszczególnych obrazów migających w czasie ataku. Neurologia zna przeżycia podobne do oderwania się od ciała. Jest to tak zwana autoskopiczna halucynacja, widzenie samego siebie, która była tematem doskonałego artykułu doktora N. Lukianowicza, zamieszczonego w czasopiśmie medycznym Archives of Neurology and Psychiatry. W tych dziwnych wizjach podmiot może oglądać swe odbicie we własnym polu widzenia. Ta zdumiewająca kopia oddaje wiernie wyraz twarzy i inne ruchy ciała oryginału, który jest zupełnie zaskoczony, kiedy nagle w pewnej odległości ujrzy swój obraz, zwykle na wprost. Chociaż tego rodzaju doświadczenie przypomina nieco opisane uprzednio przeżycia związane z oderwaniem się od ciała, różnice jednak górują nad podobieństwami. Autoskopiczny fantom zawsze jest żywy, czasem nawet zdaniem podmiotu bardziej żywy i świadomy niż on sam, podczas gdy dla tych, którzy oderwali się od ciała, było ono czymś równie pozbawionym życia jak skorupa. Autoskopiczny podmiot może słyszeć swojego sobowtóra, jego rozkazy, napomnienia itd. W czasie przebywania umierającego poza ciałem jest ono widoczne w całości, chyba że częściowo przykryte albo schowane. Natomiast autoskopiczny sobowtór często widziany jest tylko od pasa czy szyi w górę. W rzeczywistości autoskopiczne sobowtóry mają o wiele więcej cech wspólnych z tym, co nazwałem ciałem duchowym, niż z ciałem fizycznym, oglądanym przez osobę umierającą. Autoskopiczne sobowtóry, chociaż nieraz występują w kolorach, częściej opisywane są jako twory mgliste i bezbarwne. Podmiot może widzieć, jak jego obraz przechodzi przez zamknięte drzwi czy inne fizyczne przeszkody bez najmniejszych trudności. Przytoczę tu opis oczywistej autoskopicznej halucynacji, jaki mi przekazano. Była ona o tyle wyjątkowa, że chodziło o dwie osoby, a nie o jedną. Na 2 lata przed naszym ślubem, latem około godziny 11 wieczorem, odwoziłem moją narzeczoną do domu otwartym wozem sportowym. Zaparkowałem go na słabo oświetlonej ulicy przed jej domem i oboje byliśmy zdumieni, kiedy równocześnie podnieśliśmy wzrok i zobaczyliśmy wielkie obrazy nas samych, od pasa w górę, siedzących obok siebie na dużych, rozłożystych drzewach, które rosły na tej ulicy o jakieś 130 stóp na wprost nas. Obraz ten był ciemny, były to prawie sylwetki i nic przez nie nie widzieliśmy, ale były to nasze dokładne kopie.
Żadne z nas nie miało trudności z rozpoznaniem siebie. Te sylwetki poruszały się, ale nie naśladowały naszych ruchów, bo myśmy siedzieli sztywno, obserwując je. Robiły rzeczy następujące. Mój obraz wziął książkę i pokazywał ją obrazowi mojej obecnej żony, a ona pochyliła się i przeglądała uważnie książkę. Kiedy tak siedzieliśmy, najpierw ja opowiadałem przez chwilę narzeczonej, co robią te nasze sylwetki i to zawsze się zgadzało z tym, co ona widziała. A potem zmienialiśmy się. Ona mówiła, co widzi i znowu ja widziałem to samo. Siedzieliśmy tak przez dłuższy czas, co najmniej przez pół godziny, obserwując to zjawisko i rozmawiając o nim. Sądzę, że moglibyśmy tak przesiedzieć całą noc. Jednak moja narzeczona musiała wracać do domu, więc wreszcie poszliśmy razem po schodach prowadzących na wzgórze, na którym stał jej dom. Kiedy wróciłem, znowu zobaczyłem obrazy. Były tam nadal, kiedy odjeżdżałem. Nie było to nasze odbicie od przedniej szyby. Dach samochodu był opuszczony i przez cały czas patrzyliśmy ponad przednią szybą. Żadne z nas nie było też pijane. Nadal zresztą nie pijemy, a było to na 3 lata, zanim usłyszeliśmy o LSD czy innych narkotykach. Mimo późnej pory nie byliśmy też zmęczeni, a więc nie zasnęliśmy i to nie był sen. Byliśmy trzeźwi, czujni, zdumieni i podnieceni, kiedy wspólnie obserwowaliśmy te obrazy i rozmawialiśmy o nich. Oczywiście halucynacje autoskopiczne, podobnie jak zjawisko oderwania się od ciała, związane są pod pewnymi względami z przeżyciami z pogranicza śmierci. Nawet jeśli jednak skupilibyśmy się na wszystkich punktach podobieństwa i całkowicie wykluczyli różnice, fakt, że te halucynacje istnieją, nie wytłumaczyłby nam występowania zjawiska oderwania się od ciała. Powód jest prosty. Nie ma również wyjaśnienia halucynacji autoskopicznych. Różni neurologowie i psychiatrzy podawali wiele sprzecznych wyjaśnień, ale sprawa nadal jest dyskutowana i jak dotąd żadna teoria nie zwyciężyła. Dlatego też uważanie zjawiska oderwania się od ciała za halucynację autoskopiczną byłoby zastąpieniem jednej zagadki inną. Wreszcie jeszcze bardzo istotny punkt w dyskusji co do neurologicznego wyjaśnienia zjawisk z pogranicza śmierci. Kiedyś natrafiłem na przypadek, w którym pozostały szczątkowe zaburzenia neurologiczne spowodowane śmiercią. Dolegliwość ta była drobna, polegała na częściowym porażeniu niewielkiej grupy mięśni z jednej strony ciała. Chociaż często zapytywałem moich rozmówców, czy nie mieli tego rodzaju pozostałości, znam tylko ten jeden przypadek neurologicznej dolegliwości w wyniku zetknięcia się ze śmiercią. Wyjaśnienia psychologiczne. Współczesna psychologia nie osiągnęła jeszcze tej dokładności i precyzji, jakie są udziałem innych nauk. Psychologowie nadal podzieleni są na zwalczające się szkoły i różnią się poglądami, metodami badawczymi oraz zasadniczą interpretacją istoty umysłu. I dlatego psychologiczne tłumaczenia doznań z pogranicza śmierci są odmienne w zależności od szkoły myślenia, do której należy osoba interpretująca. Zamiast rozważać wszelkie możliwe, przedstawię kilka, z którymi spotykałem się najczęściej podczas moich odczytów i to, które moim zdaniem jest najbardziej interesujące. Odcinek 10. Poprzednio wspomniałem o dwóch najczęściej występujących typach wyjaśnień psychologicznych. O tych, które zakładają, że albo występuje świadome kłamstwo, albo podświadome upiększanie. Poniżej pragnę omówić dwa inne. Pierwsze, badania nad izolacją. We wszystkich dyskusjach, jakie prowadziłem na temat moich badań, nikt nie tłumaczył zjawisk przeżywanych w stanach bliskich śmierci wnioskami wysnutymi z badań nad izolacją. Jednak w ramach tej właśnie stosunkowo młodej i szybko rozwijającej się gawęzi nauki o zachowaniu zostały zbadane i osiągnięte w warunkach laboratoryjnych zjawiska najbliższe doświadczeniom osób umierających. Badania nad izolacją polegają na tym, że poddaje się obserwacji naukowej umysł i ciało osoby, która zostaje odosobniona w taki czy inny sposób. Na przykład nie ma żadnych kontaktów z innymi ludźmi albo wykonuje monotonną, ustawicznie powtarzającą się czynność przez dłuższy czas. Dane zostały zebrane w różnoraki sposób. Wiele informacji dostarczają zapiski doznań samotnych badaczy, podbiegunowych albo rozbitków. W ostatnich 10 leciach uczeni próbowali badać podobne zjawiska w warunkach laboratoryjnych. Znane jest dobrze doświadczenie, kiedy pewnego mężczyznę, który zgłosił się ochotniczo, zawieszono w zbiorniku z wodą o temperaturze ciała. Oczy mu zawiązano, uszy zatkano, by miał wrażenie całkowitej ciemności i ciszy. Ramiona umieszczono w rurach, wskutek czego został pozbawiony normalnych odczuć ruchowych i zmiany pozycji. W tych czy innych warunkach całkowitego odcięcia od świata zewnętrznego niektórzy ludzie doświadczali niezwykłych psychicznych przeżyć, z których wiele przypominało te, o jakich pisałem w rozdziale drugim. Pewna kobieta, która samotnie spędziła dłuższy czas w pobliżu bieguna północnego, miała panoramiczną wizję wydarzeń ze swego życia. Rozbitkowie przez wiele tygodni dryfujący w małych łódeczkach po morzu opisują swoje halucynacje, jak zostają uratowani, czasem przez nieziemskie istoty, podobne do duchów albo zjaw. To nieco przypomina świetliste istoty albo duchy zmarłych, które spotkało wielu moich rozmówców.
Inne zjawiska, podobne do tych z pogranicza śmierci, które występują w relacjach osób odizolowanych, są następujące. Zaburzenia poczucia czasu, uczucie częściowego oderwania się od ciała, brak chęci powrotu do cywilizacji, poczucie jedności z wszechświatem. Poza tym wiele osób, które były zupełnie same z powodu rozbicia statku albo innego podobnego wydarzenia, powiada, że gdy po paru tygodniach absolutnego odizolowania wróciły do cywilizacji, skala ich wartości uległa głębokiej przemianie. Twierdziły one, że miały potem świadomość większego wewnętrznego bezpieczeństwa. Ta reintegracja osobowości wyraźnie przypomina uczucia, których doświadczyło wielu przywróconych w życiu. Pewne aspekty procesu umierania są podobne do niektórych doznań podczas izolacji. Bliscy śmierci pacjenci często przez pewien czas są odizolowani, unieruchomieni w szpitalnych salach reanimacyjnych, nieraz w warunkach, gdzie dźwięki i światło są przytłumione i nie ma odwiedzin z zewnątrz. Można się nawet zastanawiać, czy fizjologiczne zmiany związane ze śmiercią ciała mogą spowodować pełną izolację wynikającą z prawie całkowitego odcięcia wrażeń zmysłowych od mózgu. Dalej, o czym bardziej wyczerpująco mówiłem poprzednio, wielu pacjentów, którzy będąc na progu śmierci przebywali poza ciałem, mówiło mi o rozpaczliwym uczuciu osamotnienia, świadomości odcięcia od innych ludzi. Bez wątpienia można by znaleźć przykłady pograniczne, których nie dałoby się sklasyfikować ani jako doświadczenia związane z nadchodzącą śmiercią, ani jako doświadczenia wynikające z izolacji. Na przykład pewien pacjent opowiedział mi następującą historię. Leżałem obłożnie chory w szpitalu i wtedy często widziałem przed sobą obrazy, które się przesuwały jakby na ekranie telewizora. Widziałem ludzi, na przykład jakąś osobę daleko w przestrzeni, która się do mnie zbliżała, a potem mijała mnie i zaraz pojawiała się następna. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że znajduję się w pokoju szpitalnym i jestem chory, ale zacząłem się niepokoić tym, co się dzieje. Niektóre z tych osób znałem osobiście, byli to moi przyjaciele i krewni, innych jednak nie znałem. Pewnego dnia nagle uświadomiłem sobie, że wszystko to byli ludzie, którzy zmarli. Można by zadać pytanie, jak sklasyfikować to doświadczenie, gdyż ma ono punkty zbieżne zarówno z przeżyciami z pogranicza śmierci, jak i związanymi z pobytem w izolacji. Jest nieco podobne do przeżyć osób umierających, które spotykały się z duchami zmarłych, a jednak różni się od nich, ponieważ nie towarzyszyły temu inne zjawiska. Ciekawa jest na przykład relacja pewnego mężczyzny, który przebywał jakiś czas izolowany w niewielkim pomieszczeniu. Opisuje on halucynacje, w czasie których widział przepływające koło siebie obrazy sławnych ludzi. A więc, czy doznanie przed chwilą przedstawione należy klasyfikować jako przeżycie z pogranicza śmierci, spowodowane bardzo ciężką chorobą pacjenta, czy jako przeżycie spowodowane izolacją, która była konieczna ze względu na stan jego zdrowia? Może też zdarzyć się przypadek, że nie uda się znaleźć absolutnych kryteriów, które umożliwiłyby nam zaliczenie każdego takiego przeżycia do jednej z tych dwóch wyraźnych kategorii. Zapewne zawsze będą istnieć przypadki pograniczne. Jednak pomimo tych zbieżności, wyniki badań nad izolacją nie tłumaczą przeżyć z pogranicza śmierci w sposób zadowalający. Przede wszystkim żadna z istniejących teorii nie wyjaśnia różnych zjawisk psychicznych występujących w warunkach izolacji. I dlatego odwoływanie się do nich przypominałoby utożsamianie zjawisk oderwania się od ciała z halucynacjami autoskopicznymi, czyli zastępowanie jednej zagadki inną. Istnieją bowiem dwa przeciwstawne poglądy na istotę wizji, które występują w warunkach izolacji. Niektórzy uważają je za złudzenia i halucynacje, a przecież zawsze w dziejach ludzkości mistycy, święci i szamani objawień i olśnień szukali w samotności pustyń czy leśnych ostępów. Głęboka wiara w to, że odrodzić się duchowo można tylko przez izolację, jest integralną częścią tradycji różnych epok, cywilizacji i kultur i swoje odbicie znajduje w wielkich dziełach religijnych, łącznie z Biblią. Chociaż ta idea jest raczej obca naszym współczesnym zachodnim strukturom wierzeniowym, ma ona wielu wyznawców, nawet w naszym własnym społeczeństwie. Jednym z pierwszych badaczy zjawisk towarzyszących izolacji, mającym duże osiągnięcia w tej dziedzinie, jest doktor medycyny John Lilly, który ostatnio wydał swoją duchową autobiografię pod tytułem The Center of Cyclone. W książce swej twierdzi stanowczo, że to, co przeżył w warunkach absolutnej izolacji, uważa za całkowicie realne. Doznał bowiem olśnienia duchowego, kiedy do głosu doszła intuicja. I nie uważa tego za złudzenie. Warto też zanotować, że przytacza tam swoje własne doświadczenia z pogranicza śmierci, niezwykle podobne do tych, z którymi ja się zetknąłem. I zalicza je do tej samej kategorii, co swoje przeżycia podczas izolacji. Tak więc izolacja wraz ze środkami farmakologicznymi, powodującymi halucynacje i bliski kontakt ze śmiercią, może być jedną z wielu dróg wiodących w nową dziedzinę świadomości. Drugie. Sny, halucynacje i przywidzenia. A może przeżycia, jakie są udziałem człowieka znajdującego się na progu śmierci, powiadają niektórzy, są tylko spełnieniem marzeń,
urojeniami czy halucynacjami, które zostały sprowokowane różnymi czynnikami, lekami czy narkotykami, niedotlenieniem mózgu, izolacją itd. Wobec tego są one przywidzeniami. Sądzę, że można tu wysunąć wiele kontrargumentów. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na wielkie podobieństwo treści cytowanych tu opisów, mimo iż to, co się zwykle mówi w naszym środowisku kulturowym o zjawisku śmierci, nie jest oczywiście tym, co się naprawdę sądzi. W dodatku przekonaliśmy się, że obraz faz umierania, jaki wynika z tych relacji, odpowiada w sposób uderzający temu, który został opisany w bardzo starych i ezoterycznych pismach, całkowicie nieznanych moim rozmówcom. Po drugie, faktem jest, że moi rozmówcy nie cierpieli na żadne psychozy. Ludzie ci sprawiali wrażenie emocjonalnie zrównoważonych, normalnych, pożytecznych członków społeczeństwa. Zajmowali odpowiedzialne stanowiska, pracowali i dobrze się wywiązywali ze swoich obowiązków. Byli szczęśliwi w małżeństwie, prowadzili normalne życie rodzinne, mieli przyjaciół. Niemal każda osoba, z którą rozmawiałem, miała na swoim koncie kilka niezwykłych, wykraczających poza ramy rzeczywistości przeżyć. I co ważne, ludzie ci doskonale potrafili odróżnić sen od jawy. A jednak moi interlokutorzy, kobiety i mężczyźni, określają to, czego doznali nie jako sen, ale wydarzenie. Wszyscy bez wyjątku zapewniali mnie w trakcie naszych rozmów, że ich przeżycia nie były snem, ale zdecydowanie czymś realnym. Wreszcie faktem jest, że można znaleźć dowody potwierdzające niektóre wypadki oderwania się od ciała. Chociaż zobowiązania wobec moich rozmówców powstrzymują mnie od przytoczenia nazwisk i szczegółów identyfikujących, widziałem i słyszałem tyle, że ciągle jestem zdumiony i oszołomiony. Twierdzę z głębokim przekonaniem, że każdy, kto tak jak ja wejrzy w przeżycia z pogranicza śmierci w sposób zorganizowany, z pewnością napotka zdumiewające i oczywiste ich potwierdzenie, a przynajmniej, jak sądzę, znajdzie dość faktów, żeby się zastanowić, czy te zjawiska, tak dalekie od majaków sennych, nie należą do zupełnie innej kategorii. Na koniec pragnę tu podkreślić, że przytoczone wyjaśnienia nie są po prostu intelektualną abstrakcją. Są także pod pewnymi względami wypadkową osobowości tych, którzy je głoszą. Ludzie jak gdyby uczuciowo identyfikują się z kanonami wyjaśnień naukowych, które sobie przyswoili czy wypracowali. W trakcie moich licznych odczytów na temat zebranych przeze mnie relacji osób, które zetknęły się ze śmiercią, proponowano mi różnego rodzaju interpretacje. Jedni za słuszne uważali wyłącznie założenia fizjologii, farmakologii i neurologii, nawet wtedy, kiedy wszystko przemawiało przeciw takiemu właśnie wyjaśnieniu. Ci, którzy wyznają teorię Freuda, świetlistą istotę uważają za projekcję ojca podmiotu, podczas gdy rzecznicy Junga w zbiorowej podświadomości dopatrują się archetypów i tak ad infinitum. Raz jeszcze chciałbym wspomnieć, że nie proponuję własnych nowatorskich wyjaśnień. Starałem się tylko przytoczyć kilka argumentów, dlaczego te sugerowane wydają mi się co najmniej wątpliwe. Natomiast pragnę zaproponować jedno. Stwórzmy choćby takie możliwości, by przeżycia z pogranicza śmierci były traktowane jako nowe zjawiska, dla których będziemy mogli znaleźć nowe formuły wyjaśnień i interpretacji. Rozdział 6. Uwagi końcowe. Pisząc tę książkę, wiedziałem, że mój zamysł oraz intencje łatwo mogą być źle zrozumiane. Zwłaszcza czytelnikom o nastawieniu naukowym pragnąłbym powiedzieć, że w pełni sobie zdaję sprawę, iż to, co tu przedstawiłem, nie jest pracą naukową. Moim kolegom filozofom z naciskiem mówię, nie mam złudzeń, że dowiodłem istnienia życia po śmierci. Żeby ten problem omówić wyczerpująco, należałoby dyskusję wzbogacić o szczegóły techniczne, które nie mieszczą się w ramach niniejszej książki, także ograniczę się do kilku krótkich uwag. W tak wyspecjalizowanych dziedzinach jak logika, prawo i nauki ścisłe, słowa konkluzja, dowód i świadectwo są konkretnymi terminami i mają więcej finezyjnych znaczeń niż w powszechnym użyciu. W języku codziennym zasięg tych samych słów jest bardzo ograniczony. Jeden rzut oka na popularne, sensacyjne magazyny wystarczy, żeby się przekonać, iż każda wyssana z palca historyjka może być dowodem jakiegoś nieprawdopodobnego twierdzenia. W logice to, co można powiedzieć i czego nie można powiedzieć, wynika z danych przesłanek i nie jest sprawą przypadku, lecz określane jest na podstawie jasno i precyzyjnie zdefiniowanych reguł, konwencji i praw. Kiedy ktoś powiada, że wyciągnął pewien wniosek, od razu daje do zrozumienia, że każdy, kto zacznie od tych samych przesłanek, musi dojść do tego samego wniosku, chyba że popełni błąd w rozumowaniu. Z tych uwag widać jasno, dlaczego nie chcę wyciągać jakichkolwiek wniosków z moich badań i dlaczego nie próbuję potraktować ich jako dowodu odwiecznego przekonania, że istnieje życie po śmierci ciała. Jednak uważam, że relacje o przeżyciach z pogranicza śmierci są niezwykle ważne. Pragnąłbym tylko znaleźć jakąś pośrednią metodę ich interpretacji. Metodę, która z jednej strony nie odrzuci ich, dlatego że nie stanowią one naukowego czy logicznego dowodu, z drugiej nie potraktuje jako sensacji, zaliczając je do mętnych twierdzeń, że są dowodem na istnienie życia po śmierci.
To, że obecnie nie możemy dostarczyć dowodu, nie jest skutkiem ograniczeń wynikających z istoty tych przeżyć. Może te ograniczenia istnieją po prostu w powszechnie przyjętych kanonach myśli naukowej i logicznej. Może w przyszłości perspektywy naukowców i logików będą inne. Pamiętajmy, że historycznie rzecz biorąc, metodologia logiki i nauki nie była systemem ustalonym i statycznym, lecz dynamicznym, rozwijającym się. Cóż mi więc pozostało? Wnioski? Świadectwa? Dowody? Nie. Coś znacznie mniej konkretnego. Uczucia, pytania, analogie, zdumiewające fakty, które trzeba wyjaśnić. W rzeczywistości należałoby pytać, jak moje badania wpłynęły na mnie osobiście, a nie jakie wnioski z nich wyciągnąłem. Odpowiedź mam jedną. Kiedy patrzę na kogoś, kto relacjonuje swoje doświadczenia, których nie można właściwie przelać na papier, po prostu wierzę mu. Dla tych ludzi ich przeżycia, kiedy byli bliscy śmierci, są czymś rzeczywistym, a ja, obcując z nimi, utwierdziłem się również w tym mniemaniu. Zdaję jednak sobie sprawę, że jest to wzgląd psychologiczny, a nie logiczny. Logika jest czymś jednoznacznym, a rozważania psychologiczne nie są w ten sam sposób jednoznaczne. Pod wpływem danego zespołu okoliczności jedna osoba może się zmienić tak, a druga zupełnie inaczej. To kwestia predyspozycji i temperamentu. I nie chciałbym, by moje własne reakcje na te zagadnienia były regułą normującą czyjś tok rozumowania. W świetle tego ktoś mógłby spytać, jeśli interpretacja tych doznań jest sprawą tak krańcowo subiektywną, po co je badać? Sądzę, że jedyną tu odpowiedzią będzie podkreślenie raz jeszcze, jak bardzo powszechnie ludzie interesują się istotą śmierci. Uważam, że w tym wypadku wszelkie próby rozjaśnienia niewiedzy muszą dać dobre wyniki. Trzeba rzucić światło na ten problem, gdyż jest to konieczne dla przedstawicieli różnych zawodów i dziedzin nauki. Potrzebuje tego i lekarz, który zna obawy i nadzieje umierającego pacjenta, jak też duchowny, pomagający swym wiernym wyjść na spotkanie śmierci. Potrzebują tego również psychologowie i psychiatrzy, ponieważ dla wypracowania skutecznej w zastosowaniu i godnej zaufania metody terapii zaburzeń uczuciowych muszą wiedzieć, co to jest duch i czy może istnieć poza ciałem. Jeśli nie może, wtedy terapia psychologiczna musi położyć nacisk wyłącznie na metody fizyczne, a więc lekarstwa, terapię szokami, chirurgię mózgu itd. Z drugiej strony, jeśli są dowody, że duch może istnieć poza ciałem i to całkiem niezależnie, wtedy terapia zaburzeń umysłowych musi stać się wreszcie czymś zupełnie odmiennym. Bardziej niż o problemy naukowe i zawodowe, chodzi tu o coś innego, o problemy osobiste, bowiem to, czego dowiemy się o śmierci, może zmienić całkowicie nasz styl życia. Jeśli doznania, jakie opisywałem, okażą się prawdziwe, będzie to miało bardzo wielki wpływ na to, co każdy z nas robi ze swym życiem. Gdyż wtedy w całej rozciągłości potwierdzi się przekonanie, że nie potrafimy w pełni zrozumieć doczesnego życia, jeśli nie spojrzymy na to, co znajduje się poza nim.